Cześć, Strefa Anasa się kłania. Zapraszamy dzisiaj na kolejny odcinek. Moim gościem będzie Kacper Kaspalachowicz, trener koszykówki, trener indywidualny. No, wszyscy w Polsce go znają. Śmieje się Kacpa sam, że wszystkie dzieci go znają w Polsce. No ale rzeczywiście ma świetny kontakt z młodzieżą i z dzieciakami. Współpracuje też z Fundacją Marcina Gortata, prowadzi różne eventy, ale o tym w bardzo długiej rozmowie z Kacpą będziemy rozmawiać. Przed tym odcinkiem z Kacpą typer pierwszego meczu finałów Energa Basket Ligi, Zastaw Zielona Góra, Ostrów Wielkopolski z Radosławem Chyżym i Adrianem Rożkiem Truskowskim dyskutujemy, jak ten mecz będzie wyglądał. Wcześniej też wspomnimy o Śląsku Wrocław, który zdobył brązowy medal. Gratulujemy tego sukcesu, bo to na pewno jest taki sukces. Wspomnimy też o Ostrowie Wielkopolskim, jak walczył w finale, oraz o półfinałach pierwszej ligi. No wszystko to dzięki, odbywa się dzięki zakładom bukmacherskim Ewiner. Fajnie, że jesteście z nami. Dzisiaj jest z nami szef LOK 7 i kapela The Bullseyes. Teraz pan Adam ładnie wklei teledysk, który poleci. Też dziękujemy, że jesteście z nami. Takie koszulki możecie sobie kupić. Praise the Wear, Strefa Anasa albo ja Jordan. Ty pizda. Takie krzesła Diablo Chairs można sobie też kupować. Na ich stronie spaldingsports.pl kosze. Sports Medic, tak, panie Adamie? Centrum medyczne. Medyczno-sportowe, można sobie naprawić kolano, łokieć, kostkę, co potrzebujecie, przygotować się albo zbadać. Holtera. Pan Adam też, co ostatnio naprawiałeś sobie? Bark naprawiał. Wszystko chyba, nie, panie Adamie? Dziękujemy wszystkim, że jesteście z nami, a i w przyszłym tygodniu no, na 99% robimy live'a, także będzie znowu ciekawie, będą nagrody i pełna interakcja. Także zapraszamy najpierw na typera, a potem na odcinek z Kacpą. Witamy w kolejnym typerze dla zakładów bukmacherskich Ewiner. Dzisiaj sobie porozmawiamy o półfinałach pierwszej ligi, a typować będziemy pierwszy mecz finałowy Energa Basket Ligi. Zastal Zielona Góra kontra Ostrów Wielkopolski, ale to na sam koniec. Ze mną w studiu jest Radosław Chyży. Witam serdecznie. I Adrian Mroczek. Dziękuję. Panowie, no trzeba z aktualności pogratulować Śląskowi brązowego medalu. Wygrali 2-1. Ja trafiłem. Właśnie rozpocząłbym tobie gratulacje. Dziękuję, 2-1. Ci szczerze powinieneś znawca. Nie grać w kosza, tylko obstawiać. Obstawiać, 2-1. Ale nerwy trzymałeś do końca. Powiem ci szczerze, że nerwy to Stewart wytrzymał, bo trafił szalony rzut, ale no tak... Sami się doprowadzili do tego stanu. Na szybko, bo tam było już przed końcem czwartej kwarty wesoło, ale ja naprawdę szczere gratulacje dla tej ekipy, no bo trener Widin tak naprawdę miał senatora Gabiego, Olka Dziewę plus młodzież, którą gdzieś tam wprowadzą. Dyskutowaliśmy wcześniej o tym. Plus dobrych obcokrajowców, więc no myślę, że to wielki sukces dla tego klubu. No na pewno, dla dwóch drużyn generalnie ten mecz, cała rywalizacja o trzecie miejsce, to myślę, że takie zwieńczenie sezonu, no niestety ktoś musi być zwycięski, ktoś jest przegrany. Trener Kamiński ładnie powiedział, że i tak ten sezon to świetny sukces Legii i walka o medale. No dla Śląska myślę, że coś ponad stan niż wszyscy zakładali. Wiadomo, ten klub zawsze mówi głośno, że się bije o medale, natomiast no, realnie patrząc na zestaw, który był, no to jest naprawdę wielki sukces. Wielki. Radziu, coś dodasz? Tak, dodam, bo muszę się znowu wytłumaczyć, dlaczego jestem takim delikatnym krytykiem zachowania trenera Widina, nie jego osoby. Nie, bo wiesz co mnie denerwuje? Radziu. Nie, ale dobrze, wiesz co mnie denerwuje? Trener Widin to ogląda. Ale dobrze, to niech ogląda, może dobrze mu to zrobi. Jak ogląda. O, wiesz co mnie denerwuje, Kamil? To jest tak samo, jakbym ja przyszedł do jakiegoś klubu i powiedział tak, wiesz co, zrobię sukces i wyjeżdżam z tego klubu. Nie lubię, jak tak traktują Śląsk Wrocław. Że powinien zostać teraz. Nie powinien zostać, tylko powinno być to jego celem, zdobycie mistrzostwa z 17-krotnym. A wszyscy trenerzy, jak przyjeżdżają, obcokrajowcy, to traktują to jako trampolinę. Do czego?
Nie lubię czegoś takiego. No, i takie wspomnienia. Tak, ja znam kilku trenerów w Śląsku Wrocław, co przychodzili, ale już tylko marzyli o tym, kto tam ma większe pieniądze i się pytali moich kolegów czy innych, gdzie można iść, gdzie ktoś go podbierze. No, ja cię kręcę. W koszykówce chodzi o coś więcej niż o zarabianie pieniędzy. Chodzi o to, że jak coś przekazujesz zespołowi, coś przekazujesz kibicom, przekazujesz, że lubisz ten klub, lubisz to miejsce, to chcesz w nim zostać. Nie będę mówił o trenerze Kaszowskim, który 18 lat, ale ja nie rozumiem polityki, że mamy jednoroczny kontrakt. Myślisz, że on już, albo on już nie ma kontraktu, tak? Teraz nie, muszą się... Nie. No to daj szansę, może się klub z nim dogada. Poczekamo. Może ja też trenera chciałbym zaprosić, pogadamo, może przyjdziesz na rozmowę. nie sądzę, żeby trener Widin akurat chciał. Skąd wiesz, może akurat obejmie go kontrakt 5 plus 5. Nie, bo zobacz, Astoria podpisała z trenerem Gronkiem 3-letnią umowę. Ja się pytam, dlaczego na przykład u nas w Śląsku albo w innych klubach nie ma dłuższych kontraktów. No co? No, przecież Olek ma chyba taki długi, coś, nie? Jeżeli chodzi o zawodników, tak, 5 plus 1 to jest tak. Ale szansę, trenerski przykład mógłby być fajny. Z Pastorii to inne kluby mogłyby też w ten sposób kobiet, pomyśleć. Rozmawiałem z trenerem Lusinem wczoraj. U kobiet to jest normalne. Na przykład jest ten Szewczyk, ma na przykład, przychodzi do Lubina, podpisuje... Dobry temat. A dlaczego na przykład... Przecież trener Widim robi dobrą robotę, tak? Uważa prezes, albo uważa, że słabą robi robotę, to mu nie daje... Słuchaj, myślę, że tu chodzi o podejście finansowe. No, nikt nie chce jakby się angażować z drugą stroną na aż tak długo. Nie wiem, czy nie wierząc w niego, czy po prostu... Ja tego nie mogę zrozumieć. Bo w zawodników dziewę się ktoś angażuje. Może łatwiej jest zwolnić trenera niż zawodnika, ogólnie rzecz biorąc. A ja uważam, że za dużo się góra wpiernicza do trenera. Dajcie mu pracować w jakiś czas. I ta umowa na przykład dłuższa powoduje, że musisz trochę wypłacić. We Francji na przykład trener nie podpisze rocznego kontraktu, bo jest związek zawodowy trenerów. Nie, mi chodzi o to, że ja lubię, jak trener przychodzi i mówi tak, żeby jeszcze popracował. Żeby popracował, tak. Ale nie, chcę zdobyć mistrzostwo ze Śląskiem. No, powiesz, Podwaliny ma ciekawe, bo tam ten Szlachetka jest i Dziewa jest pod kontraktem, bo Tomczak, chłopaki, on ma wiem, jakąś bazę, to, ma. Nie wiem, czy jakoś się zgodzi, ale moim zdaniem wygranym to jest Szlachetka. Ja nie sądziłem, że on potrafi tak dobrze przyznać, grać. Nie? Że, no, że dla mnie ten chłopak jest absolutnym objawieniem tego sezonu, bo no, muszę się przyznać, że nie stawiałem na niego w ogóle. Do gry za trenerowi z Gliwic, ale zrezygnował z niego od razu. Nie znałem tak tego chłopaka, jak może grać i co może dać, i sądziłem, że para rozgrywających młodych w Śląsku to nie jest dobry zestaw na bicie się o medale. Natomiast jak pokazał w starciu z Stelmetą, jak pokazał w meczach o trzecie miejsce z Legią, no naprawdę no chłopak daje radę i tutaj wracając do naszego tematu jedynek polskich, no warto w niego inwestować. Zrobił się taki gumowy, bo jeszcze w Gliwicach go pamiętam, taki był taki troszeczkę... No tak, jak chicken biegał, wiesz, tak trochę to, a tutaj już się taki zrobił, wiesz, taki dojrzały i tutaj trzeba pochwalić trenera Widima, bo mi się podobało, bo ja też nie byłem fanem, ja widziałem go, jak był w juniorach, bo to jest ten sam rocznik chyba, bo prezes Lizak uwielbiał Szlachetkę, chciał go wziąć z Krakowa go chciał wziąć, ja patrzyłem na niego, tak, ale mówię, czy on się przebije na przykład do Ekstraklasy i pokazał, bo też nie byłem fanem tego kontraktu i zobaczyłem, że trener Widim znalazł dla niego miejsce i fajnie, czasami na przykład Jovanovicza próbował utemperować właśnie wpuszczając Szlachetkę. I tak. To, co zagrał w playoffach, to ja powiem ci, ja bym chciał zobaczyć młodego zawodnika na przestrzeni ostatnich kilku lat, który na przykład o trzecie miejsce, dokładnie, czy w półfinale zagrał. Bo był Szymkiewicz, dobrze myślę? Tak, że Szymkiewicz był chyba 4-5 lat temu i on mi jego przypomina. Ja bardzo lubiłem Szymkiewicza, tylko nie umiał rzucać. Czy to taki może być Satorański trochę, taki nasz? Strasznie, mi się strasznie podoba. Prawda? Naprawdę bardzo fajny materiał, jeżeli chodzi o Śląsk na przyszłość i tutaj no mają potencjał budować wokół tych chłopaków ekipę, nie? I dlatego wspomniałem o tym kontrakcie, że to jest niemożliwe, że trener Widim nie ma kontraktu dalej, jak klub uważa, że pracuje dobrze, bo tak jak mówię, i będzie nowy trener musiał przychodzić i będzie na przykład mówił tak, Szlachetka jednak nim się nie podoba. Szkoda by było tracić. Może tak być, może mieć pecha. Przykładowo albo Szymon Tomczak na przykład się nadaje i powie, słuchajcie, że... Szkoda by było stracić to, co zostało zbudowane i zawsze na jakimś sukcesie się lepiej buduje. A tutaj młodzi już są zbudowani, trzeba fajnych obcokrajowców dobrać. Dla bezpieczeństwa chłopaków powinien trener Widin zostać. Nie, jak dostanie kontrakt trener Widin, to powinien część na przykład do strefy Hanasa, rozumiesz? Bo my tutaj PR robimy.
zrobimy dobry, nie? Że pomylił szat. Zwłaszcza ty. Oj tam. Ej, trener Widim, no, niech się chłop rozluźni, naprawdę. No, rozluźni się dystansu troszkę do siebie i będziesz, chłopie, dobrym trenerem. Bo... A nie, się przejmujesz, co trener KKS Siechnice mówi. Ja cię kręcę, że to jest patafian z trzeciej ligi. No. Jezus, Radził, tak nie, wiesz, musisz, skromny jesteś, ale wiesz, trochę biegałeś po orbicie, no słuchaj. Ej, bieganie, a prowadzenie to są dwie różne rzeczy, naprawdę. Przekonałem się, że to nie... No dobra, to co, to gratulujemy, wielki sukces i zobaczymy, co to będzie się działo. Ale jeszcze wspomnienie dla całego klubu, całej organizacji, prezesa, dyrektora sportowego, trenera Piwkowskiego. PR-owiec, aktor. Trenera Grigowicza. Zobaczy, jak trener Grigowicz ciężko tam pracuje. Nie byłem nigdy fanem trenera Grigowicza, ale zobaczy, jak często podpowiada często tak, żyje. Tak. I trener Maciejka. Muli, co robił, słyszałem, naprawdę oni się tak fajnie zgrali. I oczywiście i kierowca Grzegorz. Piwkowski. I, tak, Piwkowski oczywiście. I kierowca Grzegorz Kruszewnicki. Dobra. Ej, ważne, wszystko jest ważne. Po amerykańsku, podoba mi się to. Nie będę tam pracował, na pewno. To bardzo ciekawe, jak zbudują zespół. Z kolejnej aktualności, finał FIBA Europe Cup, Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski i drużyna Zajona. To się czyta tak śmieszno. Piękny mecz, widok kibiców, bezcenne emocje takie, że aż zapomniałem, jak to jest. Coś dodamy na ten mecz, oprócz tej szkody, tej czwartej kwarty. No tak, rozmawialiśmy już przed programem, czy tutaj nie zabrakło sił, czy nie zabrakło jakiegoś pomysłu, ale też pokazał nam ten mecz, tak naprawdę, jak wygląda koszykówka w Europie. Jak ciężko się grało drużynie Stali z drużyną, która potrafi fizycznie grać. I to też może być efekt tej czwartej kwarty. Sprawdzałeś, kiedy punkty zostały zdobyte w czwartej kwarcie, to naprawdę... W szóstej minucie pierwsze. I to chyba są te samobójcze. No, także... A ja bym chciał, mi też ten mecz pokazał trenerka na wyższym poziomie. My tak się podniecamy trenerem Miliciczem, że w Polsce ogarnia sobie, ale czasami ci trenerzy w Polsce nie mają doświadczenia, albo no, nie mają doświadczenia, a tam był trener, który po prostu no, zjadł troszkę. No, ja obserwuję te trenera, on... prowadzi izraelskie zespoły i prowadził na najwyższym poziomie te izraelskie. To nie było tak, że on nie prowadził Maccabi. On prowadził Maccabi. Jaki spokój bił od niego, nie? Dokładnie do tego. A trener Miliciç pierwszy raz, koledzy mi... Co się stało z trenerem Miliciç? Tak zrypać, ale piękne słowo zrypać. Jakbym ja używał w szatni takiego gorszego używam. No z garbaczem pojechał po prostu, no w tym momencie... Nie widziałem nigdy trenera Miliciča, żeby w taki sposób pojechał z gościem. W takiej części. Zawsze spokój trzyma, na krzesełku sobie usiądzie, wytłumaczy, nie? Gdzie mu chłopak ciągnął, to gdzie mu A po drugiej stronie był trener, który tak, wygrał pierwszą połowę, w drugiej został zmiażdżony, a on nadal, no nie, może starszy człowiek jeszcze do niego to nie ale dochodziło. Ale też może nie było tych emocji aż tak widać, natomiast starał się reagować szybko, żeby zrobić coś, żeby Kubę Garbacza zatrzymać. I mi się to podobało właśnie, że to jest ta wyższa trenerka, co rozmawiamy, że my czasami zapominamy, że w Europie są dobrzy trenerzy, są dobrzy zawodnicy i jak grasz na swoim poletku, to tak mówisz, o, jestem dobry, ale jak jedziesz na puchary i zobaczysz zawodników silniejszych, zawodników trenera, którego nie przestraszy, na przykład strefa 1-3-1, albo jakieś meczapy 2-3-3-2 i patrzysz, mówisz, ja cię kręcę, to nie jest takie trudne, tylko trzeba mieć dobrych zawodników i też trenera, bo fajnie reagował ze zmianami, reagował, jeżeli chodzi o amerykańskich zawodników, ten Izrael. Naprawdę, to co on wprowadzał, to było poezja. Patrzyłem na tych rozgrywających, to mówię, nie wyszlibyśmy nawet do trójki. Inny poziom, inny naprawdę, po fizyczności. Także tak jak rozmawiamy w PLK o fizyczności Stelmetu Stali, tak tutaj pokazali właśnie, jak to wygląda w Europie. Ci więcej trenują. I też odpowiednich zawodników. No, bo zobacz, szlachetka jest ok, ale jakby na przykład, wiesz co, musiałby z 5 kilogramów dobrać tej masy mięśniowej, żeby gość nie zabił na tych pozycjach 1, 2, 3, nie? Bo tam goście byli naprawdę, ja cię dlatego kręcę. Słuchaj, Kamil, fajnie, że Polacy wyjeżdżają za granicę. Tak. Bo to nie chodzi o ligę, o to, ile tam punktów zdobędą, tylko o doświadczenia. Z kim się spotkają. Dlatego te puchary są fajne. Dla takiego Kuby Garbacza w kontekście kadry, to jest świetne, że on zagrał
tak naprawdę ileś tam spotkań. Jakby to dociągnął do końca meczu, to myślę, że mógłby... No myślę, że moglibyśmy... 15-20, nie widzieć już ten kontrakt mógłby być wykupiony ze Stali. 100%. No. Ale nie, mi się to podoba i też Marcel Ponitka idzie do rosyjskiego zespołu. Dobrze, że chłopaki próbują. No, ja pojechałem w wieku 23 lat i zobaczyłem coś we Francji, co mnie zdziwiło, że fizyczność była niewiarygodna i każdy mówi, no jak tam we Francji? Ja mówię, panowie, tam zwierzęta grają. Ja mówię, ja jestem jeden ze słabszych. Ja na treningu, żeby zdobyć punkty, to musiałem się narypać, no, żeby zdobyć punkty. Bieganie było w to mi sporo. Inna intensywność. Często się o piłce nożnej to mówi, jak zawodnik mówi. Dokładnie. Mówi, na treningu wszystko się dzieje szybciej. Tak. Ale tam jest tak szybko, tam, żebym zdobył punkty, ten nie gwizdże mi faulu. No, nie, tak. Nie, no ale to już tak gadamy. A u nas jest za delikatnie. Gadamy o tym, to już trzeba by wprowadzać od takich chłopaków. Tak, tak, rywalizacja ta z innymi. To na pewno. Nie, że i decyzyjność, tak. Bo chodzi o decyzyjność. Mamy fajnych zawodników, jak Kuba Garbacz pokazuje, że wyjdzie po zasłonie, ale decyzyjne, żeby tam jest szybko, wszystko szybciej. Tak samo, jeżeli chodzi o puchary. Ja namawiam kluby, żeby grały w pucharach. Nieważne, nawet niech to będzie czwarty puchar. Każdy mówi czwarty, bo a trzeba dokładać i tak dalej. Ale to powoduje, że my obserwujemy, zawodnicy inni obserwują i mówią, aha, w którym kierunku mam iść, a co mam poprawiać? A ja gram we własnym sosie, a jestem najlepszy, bo pokonałem na przykład zespół z dupy, za przeproszeniem. Znowu no tak, tylko że budowałeś, tak powiedziałeś, zachęcasz do gry w pucharach, ale pamiętasz nasz sezon, co ostatni raz w Śląsku byłem, że odbiło się to na lidze z kolei, bo ten zespół nie był tak przygotowany na dwa fronty, nie? Jakby jakościowo i to był problem. I tu wspominamy start, nie? Bo start był nieprzygotowany, tak, a grał w pięknym pucharze, nie? Ale dobry skład miał, no ale jako coś nie odbiło, znaczy puchary odbiły się na lidze, tak mi się wydaje. A to potrzebne trenerowi Detkowi zawodników doświadczenia. Jaki zawodnik miał doświadczenie w granie w pucharach, to musisz wiedzieć, kiedy odpuścić. Tener musi wiedzieć, kiedy na przykład trening zrobić i tak dalej. No to zawodnicy wie, muszą nauczyć. A zawodnicy, na przykład Polacy, nie grali w pucharach. No dobrze. No i jeszcze jedna ważna rzecz w tych pucharach, to klub musi to wytrzymać, że może tam, wiesz, być problem jakiś w lidze przez chwilę, ale puchary się skończą i trzeba się wtedy na lidze skupić. Zero nerwowości, to nie może być. Ciśnienie. Do stycznia trzeba wytrzymać. Pamiętasz, ale jak coś wygrać, byłeś w Stelmecie i też graliście w pucharach, była Euroliga. W ciągu tygodnia można przerąbać 3-4 mecze. To jest nerwoza dla tego. To ciśnienie trzeba trzymać. Jak jesteś na stanowisku, to trzymaj ciśnienie. No, ale to już trzeba, ale to już trzeba mieć skład taki, że pozwala ci chociaż wygrać co drugi mecz. Wracasz, wiesz, to trzeba wygrywać. No to musisz mieć 12 do grania. Trzeba mieć, to już jest naprawdę budowa na zespół. I to od 9 do 12 gościa musisz rozmawiać, że słuchaj, nie zawsze będziesz grał, ale czasami będziesz potrzebny. 10 musi 20 koła dostać, żeby był zadowolony. Tak. Dolarów? Nie, no złotych. Zobacz, ale i mamy nadzieję właśnie, że BEMS... Arget BM, Slamstal. W przyszłym roku może będzie grał w tym lepszym pucharze. No. I wtedy trener mieli Liga Mistrzów. Liga Mistrzów. Oby, Lidze Mistrzów, tak. I bo wtedy na przykład, w Eurocupie nie możemy grać. Tak, nie możemy, ale jeżeli chodzi o budżet, to może ten budżet będzie ok i trener mądrze sprowadzi zawodników i wtedy właśnie będziemy mogli oglądać, po takie mecze, tak jak wspomnieliście, z kibicami. Ej, to było... Nawet Rumański mi nie przeszkadzał, nawet ten... Jucia to uwielbiam, słuchaj. Czy pana redaktora Romańskiego, przepraszam. Nie. Jest. Przepraszam. Nie, bo już się mądrzy. Już myśli, że jest najmądrzejszy, jak zaczyna prowadzić te analizy. Daj ekspertowi Juciowi pogadać czasami. Panie. To tylko tak na koniec. 30 do 17, trzecia kwarta dla Ostrowa. To mecz na widelcu, można powiedzieć. No i ta ostatnia 9 do 23, przegrana czwarta kwarta zaważyła. Czyli fizyczność, podsumowując. I też indywidualności, bo tam miał zespół miał zawodnika, który po prostu w najważniejszych momentach trafił. Ivy, tak? Ivy, tak? I penetracja. Penetracja w najważniejszych momentach, coś spod kosza i tak dalej. Tutaj i siła. Można by było jeszcze dorzucić, ale to będziemy rozmawiać właśnie przy okazji finału. Jedziemy dalej. Tal Dune, klasyk, opaska, tu gips, klasyk taki, wiesz, chłopcy, widać wielkie emocje. Wiesz, nawet ja łzę uroniłem, bo coś takiego, jak to jest prawda, co mówili, że był w drugiej lidze. Zespół był po prostu, i on cały czas w tym klubie autobusem na te treningi. Ej, piękna historia, naprawdę. Gość się popłakał. To by był, tutaj na przykład Samolak, na przykład, jakby zagrał, wiesz, FIBA Europe Cup. W Rydzynie, z Rydzyny by. I by się popłakał, w 30 parę lat miał, nie? Ale słuchajcie, to jest fajne, bo przechodzisz przez różne etapy, widzisz, jak ten klub wzrasta i dochodzisz do finału. Dziewa na przykład też wygrywasz to. Zagra w pucharze na przykład. Słuchaj, historia Olka dokładnie. W finale zdobędzie. Dajmy na to, w przyszłym roku Śląsk zagra w pucharach, będzie grało medale. Tak.
Słuchaj, dla Dziewa na przykład na hali ludowej będzie płakał na przykład, że z opaską taką, wiesz, to pokoju, że wiesz, będzie płakał. Nie, a jeszcze musi czekać 10 lat. Jechał, się wywrócił. Nie, właśnie, a będzie musiał poczekać 10 lat, nie? Bo ten gość miał ile? 36 kurde, lat. Kurde, właśnie. My to byśmy gadali i gadali. Jedziemy dalej. Półfinały, tak czy siak gratulacje dla Ostrowa, no bo to sukces wielki, chociaż niedosyt jest, bo można, kurczę, było. Widziałem ten Ramilicza, ale... Wiedział, że można było to zrobić, no. I to... Strasznie go to bolało. Dobra, półfinały pierwszej ligi, Słupsk, Łańcut, Słupsk 2-0 prowadzi, Górnik WKK 1-1. Na razie dobrze typuje, zobaczymy jak to się skończy, spotkamy się na live w przyszłym tygodniu. Co w parze Słupsk-Łańcut? No póki co mamy bardzo podobny przebieg dwóch spotkań, czyli pierwsza połowa tak zwane powalczyli. No. Dobre. Trener Kaszowskich próbował zaskoczyć trenera Mantasa grą pod kosz, o dziwo, a nie grą wodowych, tak jak zwykle to ma. Natomiast no co tu zagrało? Intensywność, wymiana... Wojsko. Wymiana piłką, tak, dużo wojska. Wchodzi dziewiąty i też daje taką ważną zmianę w Słupsku. Także no to 2-0 to nie jest przypadek. Tam jest naprawdę w tej chwili duża różnica po tych dwóch meczach i w drugich połowach no Słupsk odjeżdżał strasznie. Radziu, co w tej parze tak... Brakuje dla mnie Pełki. Jakby Pełka był, to mi się wydaje, że troszkę można było pokombinować. A czasami trenerzy chcą coś pokombinować, ale nie masz wojska po prostu, nie masz. A trener Mantas ma tego wojska, jak jeden mu nie gra, to... No i chciałbym pochwalić, no Kubę Musiała, bo troszkę mi brakuje, żeby to trzecie miejsce było właśnie z Kubą Musiałem, Śląska Wrocław, ale się tam nie przebił albo nie dostał szansy, a pokazuje w Słupsku, że po to został sprowadzony. Tak. I to robi. Ja uwielbiam takich zawodników, bo zawsze wierzyłem w tego biednego Kubę, ale traciłem jakby wiarę. Wierzyłem, no powiedzmy ale, sobie, że jest tam kluczowym, na zdrowie mu to wyszło, kluczowym zawodnikiem, robi dobrą robotę. Chciałbym, żeby awansowali i chciałbym, żeby zagrał, bo ja uważam, że pomysł Musiała trener Mantas ma. Czy nawet jak awansują, to z ławeczki może wychodzić taki zawodnik, który ci strzeli, zagra agresywnie. W tej chwili Śmigła nie było w drugim meczu i naprawdę on ciągnął zespół. Ja nadal uważam, że przyszłość Kuby to jest taka dwójko-jedynka, mhm. która nie kreuje tak jak na przykład Szlachetka bardziej, tylko gra pod rzut, gra pod siebie, ale na pozycjach na przykład bardziej jedynka. Podoba mi się. Tak jak mówię, chwaliliśmy ten Ramantasa, czy to rok temu. No kombinuje z tą taktyką, fajnie, bawi się. Ja ci powiem, że... Ale muszę bronić troszkę trenera Kaszowskiego, że tu chodzi o to, żeby mieć tych zawodników. On ma tych zawodników, ma Kordalskiego, może kombinować, ma zawodników rzucających, no. ma Pabiana, który jest bardzo mądry. No ma zawodników. No ja cię kręcę. Ej, no jakbyś tak powiedział, popatrzył na zawodników, kogo ma, no, Kulikowskiego i Klima z Wysokich. No, ciężko jest senatorom, naprawdę. Piłka. Obrażają. I oni już tą ekipę ciągną ile lat. Dokładnie. To, co zrobili, to i tak jest, ale nie mają, za przeproszeniem, Majka nie jest jakimś rozgrywającym, który mógłby zmienić oblicze tego zespołu. No i też Jankowski zatrzymany, można powiedzieć, na tych swoich rzutach. No, a Małgorzaciak mimo tam coś rzucił, to ograniczony. Wszystko na niego. Wszystko jest na niego i skupiona obrona. Także jak innych się okazało wyłączył Słupsk, to wystarczyło. W pierwszym... Czekajcie. Tak, 17 strat w drugim meczu miał Łańcuch. To też jest sporo, nie? To już drugi mecz, wiesz? To myślę, że tam pewne rzeczy już ze zmęczenia mogły wynikać. I co ciekawe, WKK... W drugim meczu też tyle strat miał, 17. To mnie z kolei zdziwiło, że... I możemy przejść do tej pary już od razu. Górnik WKK, proszę. Adrian. No, dwa jakby odrębne spotkania, które miały przebieg zupełnie odwrotny, czyli pierwszy mecz, tak jakby, nie wiem, lekkie nerwy, czy za bardzo wzięli do siebie chłopaki z Górnika, że trzeba mocno i agresywnie wyjść i to się nie kleiło. Już nie wspomnę o jednym celnym rzucie za trzy przez cały mecz. Na 20 prób, ale za bardzo indywidualnie, za mało tej obrony takiej agresywnej Górnika chyba była na obwodzie. No i skończyło się jak się skończyło, a z kolei WKK świetnie grała w ataku, bardzo skutecznie. Tomek Prosta, Kuba Kellner, też trzeba pochwalić Kubę, bardzo duży taki zaszyk energii dla tej drużyny. Widać, że on ich nakręca, on ich ciągnie i to też mogło być przyczyną z kolei porażki w niedzielę, bo zabrakło Kuby.
i widać, że drużyna WKK była jakaś taka, no nie swoja, nie była już taka agresywna, albo po prostu Górnik był bardziej agresywny w tej swojej obronie. Kleiły się już akcje indywidualne w Górniku w tym drugim meczu. Więcej osób grało jeden na jeden, także to zupełnie dwa różne mecze. W ciągu były. 24 tak, godzin w ogóle zmiana totalna. Inne ekipy, nie? Inne ekipy, jedna i druga. A mam do was pytanie, bo bardzo mnie interesuje ten skuteczność Górnika za 3 punkty. Czy to wynika z tego, że trener Niedbalski jakoś chciał to ograniczyć? No bo jak sobie popatrzyłem, Mały, który ciągnął cały zespół, miał w tej serii, tych dwóch meczach, 6 celnych rzutów na 21 z gry. I czy to jest tak, że tak się na niego zasadził? Musiał się zasadzić, nie? Musiał, no bo to jest... To najlepszy zawodnik. Tak jest, no dwóch, powiedzieliśmy, że dwa ogniwa, czyli Bojan i Mały, i na nich się trzeba skupić i widać, że się WKK mocno... Z czego? Z tych 6, jeden piękny ten rzut. Piękny tyłem, tak, tak. Puścimy w przyszłym tygodniu. A ja jeszcze bym chciał, że ty delikatnie ruszyłeś te rzuty trzypunktowe, bo ja raz uczestniczyłem w playoffach pierwszej ligi i jednego się nauczyłem, że tu chodzi o nerwy. Tu nie chodzi to, co potrafisz, tylko kto pierwszy opanuje nerwy. Tak. I najbardziej widać to po rzutach trzypunktowych. Bo tak by to, było. Co było w pierwszym meczu z Górnika, to jest niewiarygodne. To jest, 1 na 23 za to 3 punkty. No szczerze się nie da meczu wygrać w tych czasach, jak trafiasz jedną A WKK 11 na 20. Dokładnie. No to jest kurde 30 punktów. Zapomnieliście więcej. Jeszcze wspomnieć o Grzelińskim, bo on dał w drugim meczu 0, dobrze myślę, tak, zerówkę, a w pierwszym 8. Też... Tak. I teraz tak, te trójki w pierwszym meczu wpadły i zobaczcie, w drugim meczu z kolei WKK miało problem. Czy, nie wiem, czy się rozluźniło, czy na przykład ta obrona była już lepsza. Wydaje mi się, że była lepsza obrona na obwodzie, bardziej taka do ciała, już nie dawali... Nie, no, chcieli po prostu tak, z wątroby to tak, wyciągnąć. Tak, tak, dokładnie. I dokładnie. Drugi mecz, na przykład brakło punktów Niedźwieckiego i tak patrzysz na przykład, że jest przewidywalna i teraz jest pytanie, co będzie w piątek, nie? Znaczy, co będzie w sobotę, nie? Który zespół zobaczymy, bo dziwne mecze. Bo dziwne mecze, że w 24 godziny można nagle puścimy tak sobie inaczej. Great Team Defense. Tak. Jak to mroko na kanale Move the Ball. Przygotowałem to, co charakteryzuje tą parę. Jedni na drugich po prostu grają agresywnie, nie odpuszczają, nie ma cienia pozycji, nie ma chwili wytchnienia, dużo trzymania, dużo brudnej gry, jakichś takich prób, przechwytów. No to jest fajne, to się fajnie ogląda, bo to myślę, że jakby byli kibice, byliby przeszczęśliwi, że tak wygląda zaangażowanie obu zespołów. Ale Sitnik po prostu... Ale Małego tak doprowadzić, żeby ten... Zobaczcie. Ale gość powrót, praktycznie Durskiego. Z kornera. Proszę, o właśnie, cofnę. Patrzymy, gdzie jest Durski. Nie? Tutaj. Durski tutaj po tej stronie. Czekał na piłkę i tak naprawdę zobaczył, co się dzieje. Mały traci piłkę i on w tym momencie rusza. Trzeba pochwalić Michała Sitnika. Świetna obrona na Krzyśku. Wiadomo, jest dużo wyższym zawodnikiem. Jest silny. Ale też no, nie jest łatwo tak niskiego w porównaniu do Michała zawodnika napierać i spowodować, że on straci piłkę. Nie przegrał jeden na jeden na nogach. Także tak, tu nie przegrał, tu go presuje, spowodował, że Mały tą piłkę sam. Ale zobaczcie Durskiego. No naprawdę to jest warte pokazywania i myślę, że każdy trener chciałby mieć takiego chłopaka, który kurczę poleci w ciemno i jeszcze złapie gościa na desce. To jest niewiarygodne, bo to też nie spodziewałbym się, że on tak się dźwignie tam. Nie, jeżeli chodzi o biegnięcie, to myślę, Kamil, że magia trenera Grudniewskiego nakręca tych chłopaków tak, że bijemy się o każdą piłkę i to jest super. Tak powinno się grać i tak powinna wyglądać koszykówka. Ale tu też czuć tak ambicjonalnie wszyscy. Tak. To już nie ma odpuszczania. Także ja liczę, że ta para będzie naprawdę grała do piątego meczu, bo to się chce oglądać. Ja też bym chciał zobaczyć piąte spotkanie. A czy spotkanie to trzecie to będzie decydujące? Kto wygra trzecie spotkanie, wygra serię? Jak myślicie, czy to tak nie do końca? Bo to już ten czwarty mecz to już jest, wiesz, na stresie. Ja po pierwszym meczu powiedziałem, że już Górnik A się podniósł. Dlatego mi się wydaje, że nie. No pokazał charakter naprawdę. Tak. Też uważam, że to nie będzie takie tak. Ale z punktu ważne. Psychologicznego bardzo ważne. Nie, tylko chodzi o trójki. Zobacz, tak. No, ale trzeci mecz, kto wygra trzeci mecz, ale wiesz, po pierwszym meczu... Musi to skończyć już. Ale WKK po tym weekendzie to stwierdzam, że na pewno, ja też że ten trzeci mecz wcale nie musi przesądzać. No taką rzuciłem temat, ale nie podłapaliście. Czyli jednak...
Ja powiedziałem 3-2 dla Górnika. Czy chciałbyś, żeby się skończyło szybko? Nie, ja powiedziałem 3-2 dla Górnik, dla WKK, a wy mówiliście, że Górnik to zrobił. Ja mówiłem, że Górnik, a Radosław, że WKK. Wiem, że się znasz, wiesz, na Ekstraklasie, ale daj nam też coś powiedzieć, wiesz co, o pierwszej lidze. No. Zobaczymy. No i dobrze, ty trafisz, nie? Co? Wiadomo, że ty trafisz. A, no tak. A właśnie, bo tu nie rozdałem tych rzeczy. O, kurde, trafisz. Fix catering dietetyczny, Radziu. Zobaczymy, co tu dzisiaj ci, mamy. Ten wpis tego pana, to ja bym nagrodził, to naprawdę, wiesz co? Tutaj kolega napisał w poprzednim odcinku, że życzy każdej dziewczynie, żeby patrzyła na jogurt tak jak Radek. Nie. Tak dobrze? Nie żeby nie wróć. Ale pomieszałeś. Ale powiedziałeś. Nie, było tak. Dziewczyno, życzę ci, żebyś... Żeby chłopak na ciebie patrzył. Tak jak Radek na jogurt. Naprawdę, rozumiesz? I powiem ci szczerze, że bardzo dobry był. Też sobie w domu robię i mnie to ciekawiło, dlaczego takich dobrych nie robię. Patrzyłem na skład, nie? Ale próbuję miksować pewne warzywa i owoce. Słuchajcie, z tych nerwów to aż zakosiłem Mrokowi chyba jogurt też, nie? Czy tobie? Nie mi, ja swój wypiłem. To Mroko nie pił. Jemy? Panie Adamie, proszę. Fix catering dietetyczny kod Hanas 13, zniżka 13%. Nie tak jak Diablo Charles 3. Ale krzesła idą, sprzedają się, wygodne są. Banan, jabłko, ogórek, ważne, że jest ten procent. Woda. No ważne, że jest. Panie Adamie, proszę. Ogórek nie powiedziałeś. Rzuć pan. Kogo witam, kogo goszczę. No dobra, finały na Rega Basket Liga, do 4 zwycięstw, a my sobie mówimy pierwszy zdejmiemy mecz. Ci, bo pomyślałem, że my tylko nie będziemy jeść, nie? Bo, kurde. Nie, bo to by za dużo czasu by zajął, bo ja bym musiał Ale sprawdzimy, czy to dobre. Niam. Dobra, 28 kwiecień, godzina 20. Ja mam nadzieję, że ta seria potrwa dłużej, bo chciałbym się z wami na live'ie spotkać w przyszłym tygodniu, w czwartek. Może pan, panie Adamie? Prawie tak długo będzie jak dzisiejszy odcinek. Ile już gadamy? Pół godziny plus kacpa, będzie 3 godziny. To będzie długi odcinek, no ale co zrobić? No, fajna jest koszykówka, fajnie się gada. Eneal Zastal BC Zielona Góra, Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Powiedziałem do 4 zwycięstw, kto nie wie, jak to wie, to nieistotna informacja. A przepraszam, a terminarz jest taki jak dla Śląska, że 20 godzina drugi mecz, a 14 trzeci wiesz mecz? To aż tak chyba nie, aż tak nie ma, ale no szybko chcą to zrobić, bo zresztą... Do tego zmierzam, że to będzie ważne. To jest Zastal przecież jeszcze ma playoffy VTB, więc... Czyli szybka bańka. Szybka bańka i na koniec jeszcze VTB. I zastanawiam się z punktu takiego zmęczenia, bo powrót z Kazachstanu, tak? Zielona Góra. Tak. Tutaj po takich wielkich emocjach, wiesz, no, naładowany byłeś, przegrywasz Ostrów Wielkopolski. Jaka to będzie seria? Jak myślicie, Radku? Dla mnie to zmęczenie będzie kluczem. To jest pierwsze, jak sobie poradzą, jak będzie ten rozkład tych spotkań. Kontuzje, czyli na przykład jeden zawodnik wypada z rotacji Zielonej Góry i jest duży problem. Jeżeli chodzi o Stal, nie ma tego problemu. I ostatnie, dla mnie najważniejsze, jak trenerzy właśnie podejdą, żeby zmobilizować się po takim sukcesie albo braku sukcesu, jak to patrzył. Emocje, tam kibice, przyjechać do cichej hali i nadal się zmobilizować do grania finałowego. Kibice to fajnie podgrzewają, bo to tak bańka, Zastalowi się należy. Mi się wydaje, że ten Tabak pójdzie w tym kierunku. Dla mnie po prostu ten Tabak, jestem ciekawy, czy użyje rezerwowych, bo to będzie moim zdaniem kluczem. Nie jesteś w stanie serii do 4 pociągnąć sobie. Myślę, tak. Tak. Sulime musi trochę więcej, będzie musiał. Czy albo Puta. Putę. Musi po prostu, bo mi się wydaje, że Grossel tego nie da. On jeszcze zawsze coś tam go poboli albo dostanie. Mówi, ale ludzie dają radę, to wiesz. Wiem, ale tego wojska odrobinę ma więcej. Ja jeszcze nadal uważam, coś że... Coś z wątroby wyciągnie. Tak, i odrobinę Stal ma więcej. I dla mnie na przykład ta ambicja trenerska jest po stronie trenera Milicza, że on bardziej chce, prezes bardziej chce. I tak z małym dla mnie, poczytałem wywiad z Łączyńskim, on daje, że mały dla Zielonej Góry. A ja bym dał taki właśnie dla Stali, dlatego że mocno trener chce, mocno chcą prezesi. Zawodnicy na przykład moim zdaniem odrobinę ma moim zdaniem Stal lepszych, jak całościowo zawodników, bo po zmianie, jakby był Ponitka i by był Ljungberg,
to za przeproszeniem już bym rozdał medale. A tak, to moim zdaniem... Zanim cię wypuszczę, jeszcze policzyłem sobie, 61 meczów zagrał Zastal Zielona Góra w tym sezonie, przed finałami. To tyle, jak patrzyłem sobie wczoraj na tabelę NBA, Utah Jazz tyle nie rozegrało jeszcze. Tak. Więc kurczę, i oni rębią naprawdę szacun za to, że mają tyle mocy i cały czas, wiesz, w miarę wygrywają. No dobra, Mroko, to co? To, co powiedziałeś, pokazuje to, że są na pewno świetnie przygotowani, bo wytrzymać taki sezon to naprawdę, to jest niesamowity wysiłek i do tego trzeba mieć po pierwsze ludzi, ale tych ludzi musisz przygotować, żeby oni w ten sposób grali, a jak wiemy, ten Tabak nie oszczędza swoich chłopaków. Jest tam intensywność, jest dużo grania i kiedy trzeba, to przyspieszają. Ja sobie nawet wypisałem w polskiej lidze statystycznie. Zastal ma tych posiadań i tych rzutów więcej niż Stal. Mimo że widać, że Stal gra dosyć szybko, często są krótkie akcje, to tak czy siak ten właśnie Zastal trenera Tabaka to jest zespół, który gra intensywnie i tych akcji ma sporo. To jest jedna sprawa. Druga, chciałem nawiązać do tego, co mówi Radek. Ja sobie policzyłem, że obaj trenerzy mają tak naprawdę w rotacji 9 ludzi, ale fakt, że Stal wykorzystuje ich więcej. Bo tu niestety Krzysiu Sulima ma mniej minut i jeszcze... Puszcz chyba w ogóle, nie? Wcale. Także do grania to raczej takich, co biorą na siebie, to jest około 7 zawodników. Stali raczej więcej, 8. Natomiast zupełnie dwa różne style, no to też trzeba powiedzieć. Trener Mielicic, dużo kombinowania, dużo koszykówki ze strefą w obronie. Bardzo dużo zależy jest na głowie Kela. To jest widać jego taki centralny punkt, od niego się wszystko zaczyna. Szuka tych pick and rolli. Jeżeli nie Kuba Garbacz, to właśnie on rozrzuca, wykorzystuje czy to dwóch różnych wysokich, czy to na przykład Mokrego, który gdzieś tam się po rogach kryje, żeby rzucić trójkę. A trener Tabak szuka piłki pod basket. Tam się, powiedzieliście o Grosselu, od niego się wszystko zaczyna często, ale nie na nim kończy, bo świetnie rozrzuca piłkę i sam w którymś wywiadzie nawet trener Grossel zapytany, co z tym low-postem, że dzisiaj bardziej pod kosz grać, to powiedział, no i nie powiedziałbym, bo gram pod kosz, ale piłka trafia na obwód. To jest taki myk. Tak, taki myk. Piłka trafia na obwód i sprawdziłem i faktycznie więcej trójek oddaje Zielona Góra niż Stal, która mając takich strzelców jak Kel czy Garbacz, można by było powiedzieć, że nastawieni są na trójki, prawda? Garbi to już w ogóle czasami przesadza. Dobrze mówisz o low poście, bo jest Bierzyns. To każdy był przyzwyczajony, że gra na obwodzie, a on na przykład na low poście i oni szukają tego low poście, potrafią znaleźć bardzo skuteczni, dokładnie. To jest fajna i rzecz. I Frymanis, no. I Bierzyns. To, co mówisz, to wychodzi na to, że większy potencjał Zielona Góra ma pod koszykiem, mimo że ci potrafią grać i na obwodzie, Frymanis, to, a tam większy potencjał jest na obwodzie zawodników w ataku? Jeżeli chodzi o atak... Może nastawienie większe, o tak bym powiedział. Czy potencjał, no i tu jest ogromny, prawda? Richard, nie, pamiętaj, wszystko. Że jeszcze masz Florensa, który wchodzi pamiętaj, z ławki. Pamiętaj, że masz Kosiego i Kosi, kurde, załatwi temat. Zobacz, jeżeli chodzi o atak... I to może być Kosi, może być X-faktorem. MVP. Zobacz, nie, Zastal ma trzeci atak VTB. Jeżeli chodzi o atak, oni są naprawdę Tabak, ale ja bym jednak nadal brakuje mi w Zielonej Górze kogoś, kto będzie, i właśnie Kosi będzie musiał grać na koźle, że do tej strefy albo do tego grania na przykład, które preferuje Stal, jest ktoś potrzebny, kto będzie na koźle na niskich pozycjach, a jednak jest tak, że Kosz jest dla mnie, masz rację, że to będzie osoba, która... Kosz uwielbia takie mecze, on wiesz, i trener Tabak fajnie te minuty mu tak daje, nie? On już tak nie jest tak męczony, ale fajnie sobie tutaj cały Słuchajcie, czas... Słuchajcie, no jeżeli ktoś im nie wypadnie z powodu kontuzji, czy Richards, czy przepraszam, rozgrywający biały Amerykanin. Skyler Bowl. Nie, Skyler, tak. Właśnie. Oni sobie poradzą. Oni sobie poradzą z tą strefą. No to co? Ale jeżeli ktoś wypadnie trenerowi Tabakowi, to myślę, że będzie duży co problem. Co ciekawe, Zastal, nie wiem, kurczę, wczoraj o północy sprawdzałem, ale jest przedostatnią drużyną, jeśli chodzi o oddawanie rzutów wolnych. Ja wiem, że wszystko trafiają, mają najlepszy atak, to nie muszą wolnych rzucać, a z kolei Ostrów po drugiej stronie bieguna, nie?
Tak. Czy to może być tak, że no właśnie tutaj, tutaj się może rozegrać? No wynika to z tego stylu. Ale też agresywna obrona za stalą może prowokować też tak. te rzuty wolne. I to, czy to może być takie kluczowe też tej serii? I wysoki rozgrywający, bo ten Miedzieć lubi, no, bo widzieliśmy Wordei, nie? Burcharda. I strasznie, ja lubię tego gracza i teraz jest Kel, który tak samo. On będzie starał się na low poście zagrać z niskimi zawodnikami za stalu. I masz rację, przewinienia tak, czy to będzie Garbacz, czy Florence będzie wymuszał przewinienia, a najważniejsze, będzie znowu, Smith. Dla mnie to są właśnie zawodnicy, no to... którzy po prostu mogą ukuć Zieloną Górę. Mogą ukuć naprawdę Smith, jeżeli chodzi o to i Florence, bo to są dla nich, to są stworzone mecze dla nich. To podsumujmy, bo już pan Adam mówi, że długo my się spotkamy na live'ie. Miejmy nadzieję, że jeszcze będą chłopaki grać. Na co zwrócić uwagę w tej serii dla kibiców? Taka ciekawostka. No, Mork. Myślę, że na Grossela, który i jego skuteczność, bo tak jak powiedział Radek ostatnio, gość potrafi wszystko. Pytanie, czy będzie trafiał i będzie skuteczny, czyli jak bardzo go ograniczy Stal. No bo Ogden będzie miał problem. Już wychodzi na obwód, już widzę, że już lubi sobie porzucać. Je. Sobina, trener Milicic bardziej pod dziurę, Ogdena bardziej na zewnątrz. Ale czy Ogden gdzieś tam będzie się zmasował z Grosselem? Na pewno będzie, no, natomiast no, czy, myślę, że tutaj możemy postawić plusik dla Grossela, prawda? Z kolei obwodowi, dobrze Radek tutaj zaznaczył o wysokim rozgrywającym. No to ma znaczenie. Oni lubią grać low post i to trzeba na to zwrócić uwagę dla kibiców. Fajne takie pojedynki jeden na jeden i izolacje. I Kel, i Smith, który... Twój ulubiony low post niskiego. Mało kto to gra w ogóle w Polsce, a trener Milicic daje mu to grać, bo jest bardzo skuteczny. No. Także to taka ciekawostka. Co dla kibiców? No myślę, że trener Milicic da nam pokaz jakiejś strefy. Legię zaskoczyli w trzecim meczu bodajże tą strefą, która prawie pod połowę podchodziła. Ale to ze względu na to, że był niski rozgrywający. To jest naprawdę trudne. Trzech gości na ciebie, on nie widzi, trzeba przerzucić gdzieś piłkę. Także to takie klucze może do gry Stali. A Stelmet to jest wyrachowana koszykówka. Tyle meczów, co powiedziałeś, to uważam, że tam jak puzzle do siebie będą pasowały i skuteczność jeszcze, o której trener Tabak mówił, że na razie ta skuteczność nie jest taka, jakby sobie życzył, to jeżeli te rzuty zaczną im wpadać, no to będzie ciekawie. Także tutaj bym zwrócił uwagę na to, że patrzymy na Grossela, bo od niego się zaczyna Ifrey Manisa, ale często piłka z powrotem trafia na obwód. Radziu? A ja na przykład, wiesz, trenerze, ja bym chciał, żeby kibice troszkę popatrzyli na ten obwód. To są byli zawodnicy z wielkimi ambicjami i oni będą chcieli sobie takie małe szachy grać między sobą. Jeżeli chodzi o czasy, jak faulują, jak naciskają na sędziów, i kogo wpuszczają na kogo? Meczapy. Oni będą sobie rozgrywać swoje gierki i uwielbiam to, co było właśnie w tym pucharze, było widać. I teraz jak trener Tabak, bo oni się nie darzą jakimś sympatią, jeżeli chodzi o kluby i trenerów, dlatego że chodziło o ten mecz przełożony, tak, nieprzełożony. Tak. Tam sobie coś powiedzieli. I to, ja będę obserwował to. Chciałbym, żeby kamera cały czas była po prostu z góry pokazać, jak są zmiany. Oni na siebie cały czas patrzą, obserwują, co on wymyśli i będziemy widzieć z meczu na mecz, czy na przykład jeden drugiego zaskoczy. Szkoda, że nie ma Marcela, bo myślę, żeby tak. Chętnie wypuścił ten Tabak Marcela na całym. Custom bety byśmy zachęcali, który pierwszy trener dostanie Daszka na przykład. Ale wiesz co, no to jak uważasz? No. Moim zdaniem trener Tabak. Ja też tak myślę. Moim zdaniem trener Tabak i to... Ruszy od razu. Pierwsza połowa. Nie, w drugim meczu może. Nie, już sędziowie go zdenerwują na początku, wiesz? Wszyscy będą go denerwować. Nie, bo ja uważam, że właśnie tutaj jest pierwszy mecz ważny, że pierwszy mecz pokaże... No to dobra, słuchajcie, panie Adamie, do brzegu. Ja tylko dodam pięć najszybszych osób, które dobrze wytypują zwycięzcę pierwszego meczu finału EBL. I która drużyna zdobędzie pierwsze punkty, otrzymuje bonus od eWinera 20 zł na grę na eWinner.pl, kod Hanas. To jest gra. A pan Adam się cierpliwy do nas. Gra bez ryzyka. Pierwszy raz, jak się zalogujecie. Moje pytanie do was na koniec. Kto wygra pierwszy mecz i kto zdobędzie pierwsze punkty? Ta zabawa. Tu już nie ma filozofii, czysta zabawa. Mroko? Pierwszy mecz Stelmet. Pierwsze punkty Frejmanis. Pierwszy mecz Stal.
A pierwsze punkty będzie, bo wygra Grossel, moim zdaniem, zdrowienie. Ale bez, no. Inter i będzie Zielona Góra. Ja powiem, że Zielona Góra wygra meczyk i zdobędzie pierwsze punkty. Co mogłeś powiedzieć innego? Naprawdę. Poczekaj, grał tu i tu. Ale nie. Byłem na hali tej treningowej. Tak sobie z KKS Siechnicy graliśmy mecz. Tak sobie idę tym korytarzem. Tak patrzę, znajoma twarz, nie? Patrzę, a ty jesteś tam naprawdę znany. Ale przecież jeżdżaliście na mecze, kurde, wiesz, jakie imprezy. Słuchaj, tam. Ale nie, twoje są podobizna. Słuchaj, ale taka ciekawostka. Jedna, jest druga, jeszcze jakiś... rękawica. Słyszysz? Twoja, rozumiesz? Jest jeszcze jakiś zawodnik, który i tu grał? W ostatnich latach? Mokros. Racja. Mokros. I medale też, tu i tu, tak? Mhm. Ale ty masz serce zielone. Ja tak. Ja mam serce wielkie, ale już na starość. Ale nie wiedziałem, że jesteś tak znany tam. Naprawdę. Legenda. Gdzie? W Zielonej Górze. Astrocilla, jaka jest legenda, słuchaj. To... jak James Harden. Tak, czy jak pojedziesz tam na jakiś mecz, to zawsze będzie kamień. No fajnie, zawsze miło było. To ty ze mną byłeś na Viperi, na playoffki? Nie, ja nie Boczek tam nie wpuszczają. Boczek ze mną był. Nie, no piękna celebracja. Oby tylko kibice wrócili, no ale tutaj piękna seria się szykuje, a my się widzimy w czwartek, tak, na live'ie? Za tydzień, tak, panie Adamie. Zapraszam na odcinek z Kacprem Lachowiczem. A dziś moim gościem jest człowiek basketowa orkiestra, trener koszykówki, trener motywator, trener personalny, prowadzący różne koszykarskie eventy oraz wiele, wiele innych rzeczy. Między innymi współpracujesz z Marcinem Gortatem przy jego kampach, Kacper Lachowicz, a w środowisku koszykarskim znany jako Kacpa. Witam cię. Dzień dobry. Nie wiem, czy jeszcze jest wiele jeszcze innych rzeczy, które robisz, ale bardzo mi miło, że się pojawiłeś. Ogromna przyjemność, nie mogłem się tego doczekać. Otwierasz tym 76. odcinkiem też mój trzeci zeszyt, który tutaj już jest. Te liczby dzisiaj się pojawiły, też trójkę podałeś, ale najpierw powiedz, dlaczego 76 jest dla ciebie ważnym numerem? Najśmieszniejsze jest to, że ze względu na trójkę, bo oczywiście ze względu na Allena Iversona, który był moją inspiracją, jak byłem młodym chłopakiem, bo grał w Philadelphia 76ers i wiadomo... Brawo! Wiadomo, że Philadelphia 76ers jest Philadelphia 76ers ze względu na to, że w Philadelphia w 1776 roku podpisano deklarację niepodległości 4 lipca i właśnie ze względu na tę okoliczność 4th of July jest takim największym świętem narodowym Amerykanów. No a jak jest, wiesz, 76, którą ja wszędzie widzę, jeszcze jak ona się pojawia z trójką Iversona, to już jest totalna kumulacja mojego szczęścia. Widzisz, Ale to w ogóle, wiesz, mnie to nie dziwi, bo może będzie sposobność tutaj energia o tym pogadać. Się szuka. Tak. No jasne, że jeśli chcesz na coś zwracać uwagę, to będziesz to widział. Natomiast wiesz dobrze o tym, że... o tyle, o ile jakby można powiedzieć, że sobie zaplanowaliśmy ten 76 odcinek, żeby to był 76, no to na to, że to będzie trzeci zeszyt, nie miałem żadnego wpływu. Ty nie. Dokładnie. Dlatego to tylko potwierdza to, że czasami jest to tak, że kompletnie nie mam na to wpływu. Ale przyznam się szczerze, że była jeszcze, były dwie strony zostały i mówię, a może go w duszę na koniec, że zamknie ten drugi, a tu trzeci. Słuchaj, koszulka dla ciebie, strefa Hanasa. Bardzo miło, dziękuję. I praise, panie Adamie, pan ładnie logawki wkleja. Jedzonko od naszego partnera Fix Catering. Ciasto pomarańczowe z czekoladą. Wow, oraz wołowina po burgundzku z kaszą gryczaną. Także słuchaj, zjesz sobie to. Dziękuję. I teraz puścimy teledysk kapeli The Bullseye. Prezencik dla ciebie, panie Adamie. Puść pan. A ja też mam prezenty. Tutaj mam dla ciebie prezent. Proszę bardzo. Dziękuję ci bardzo. Lubimy gości, co prezenty dają. Nie chciałbym, żebyś się poczuł w żaden sposób zdegradowany, ale ja chciałbym bardzo wyróżnić pana Adama, bo mi się wydaje, że ja bym chciał mieć takiego pana Adama. Naprawdę. No ja on jest moją... Panie Adamie, tutaj ty dostajesz koszulkę, a tutaj pan Adam bluzę. Nie ma żartu. Wow. Super. Bardzo proszę. No i pan Adam zadowolony. Takie koszulki. Mam nadzieję, że nie będzie za mała, bo to jest taka... Nie, takich bluz jest bardzo, bardzo mało. Właściwie nie ma takich bluz. Dziękujemy ci bardzo. To hasło, ty masz wiele takich haseł. Właśnie chciałem, już wyprzedzę moje hasło pytanie. Masło. Pomimo. Mm-hmm. Dlaczego? Skąd się wzięło? Można powiedzieć, że
no każdy ma swoje pomimo i to w jakiś sposób definiuje mnie, ale też myślę, że definiuje człowieczeństwo, bo wiesz, każdy człowiek ma no, mnóstwo wad, ja przede wszystkim. I myślę, że w życiu chodzi o to, jakkolwiek patetycznie to będzie brzmiało, żeby działać pomimo tego, co nam nie wychodzi, pomimo tego, jakie mamy ułomności, i żeby koncentrować się na tych zaletach, na tym, co nam wychodzi. Tak, w dużym skrócie to jest pomimo. Uwielbiam takie historie, które koncentrują się na tym, co udało się osiągnąć pomimo tego, że coś nas ograniczało, nie? I no, ja jestem tego przykładem, że pomimo tego, że nie udało mi się spełnić mojego marzenia, żeby zostać zawodowym koszykarzem, bo mi się nie udało, to koszykówka jest samym moim życiem, jest moją pasją i pracą, no i spełniam się. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. W twoim przypadku ta energia, to wszyscy wiedzą, co z tobą pracowali, że masz, kurczę, nie wiadomo skąd ją bierzesz, że jesteś cały czas, wiesz, tak pozytywnie naładowany, dużo jest emocji w tobie, ale to będę też poruszał. Później wspomniałeś o koszykówce, chciałeś być zawodowym koszykarzem, no ale jednak gdzieś tam udało ci się gdzieś. Druga liga to był... Jeden sezon w drugiej lidze. W piekarach. W piekarach, ale to też jest ciekawy temat. Ale zanim jeszcze o koszykówkę, jakby o to, jak byłeś zawodnikiem, chciałem zapytać, co u ciebie teraz? No bo twoje życie kręciło się wokół cały czas eventów. Mhm. Czy pandemia cię dopadła? Można tak powiedzieć w tym momencie? Na szczęście nie dopadła w kontekście zdrowotnym. Nigdy byś tu nie przyjechał, gdyby chyba... albo nie tak szybko, gdyby nie to takie zawieszenie tych takich... Nie, myślę, że paradoksalnie szybciej bym przyjechał, gdyby działo się. Okay. Bo byś był tutaj. No bo byłbym cały czas w trasie. No tak, w kontekście zatrzymania tego wszystkiego, no to w jakiś sposób bardzo cierpię. No wiadomo, ekonomicznie, bo nie mogę pracować. Wspomniałeś, prawda? To twoja praca, ale pasja też. Tak. Teoretycznie mogę prowadzić treningi indywidualne. W tym momencie mogę prowadzić dla reprezentantów Polski, zawodowców, tudzież osób pobierających stypendia. Tego jest stosunkowo mało, bo po pierwsze ludzie, którzy do mnie przyjeżdżają z różnych miejsc Polski, no teraz... Ciężko jest zaplanować taki przyjazd, no z tego względu, że te obostrzenia zmieniają się co chwilę. A ja też nie znoszę użerania się z ludźmi, a no, są takie sytuacje, że miejsce, gdzie trenuję, w Orzechu, klub Squash and More, no, są naloty policji, trzeba się tłumaczyć, pokazywać papiery. No dla mnie to jest... No to jest chora sytuacja. To jest chora sytuacja, że no ja chcę służyć ludziom gdzieś tam, czy tak jak mówisz, swoją energią, swoimi umiejętnościami, swoim doświadczeniem, bla, 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 jakkolwiek. No a to wiesz, a czujesz się jak przestępca, nie? No teraz jeszcze plus dochodzi to, że jeszcze, co prawda sezony się kończą, ale jeszcze ci zawodowcy, czy to wszyscy grają, ale na pewno ruch się zacznie zaraz. Pierwszy event masz na majówkę, tak? Dopiero jeżeli to widziałem, co na mediach społecznościowych. Taki. O ile się odbędzie, nie? Robimy taki krótki obóz majowy z Players Camp. Bardzo się cieszę, że Players Camp się odezwał do mnie, bo no ja chcę cały czas działać, chcę robić obozy, natomiast pozostaję jakby wierny sobie w tym, że nie chcę się zajmować organizacją tego, bo uważam, że każdy powinien robić to, czym zajmuje się najlepiej. Ja mam tę świadomość, że jestem dosyć zakręconym gościem i no, nie lubię określenia nie umiem, bardziej stosuję takie za rzadko próbuję, no ale na pewno słabo działam w papierach, w takiej organizacji, że tutaj musi być wszystko uporządkowane. Masz się na czym innym skupić. Tak, i co za tym idzie, cieszę się, że mogę współpracować z takimi ludźmi, którzy biorą na siebie organizację, a ja mogę robić to, co staram się robić najlepiej, to w czym się realizuję. Nie? No dobra, czyli to jak to się odbędzie, bo oczywiście będziesz ty, to będzie dla kogo to... Tam mamy grupę od 10 do 17 lat, 4 dni, 3 noce treningów w takim stylu
klinik koszykarski okay. Kacpa, czyli zaczynamy dzień jeszcze przed śniadaniem rzutóweczką, godzina samej szutwirki, potem jemy śniadanie. No. Niektórzy myślą, że to jest terroryzm, że na czczo się robi pewne rzeczy. Oczywiście każdy może sobie wciągnąć jakiegoś banana na szybko, ale bardzo wierzę w to, że jeśli pierwszą czynnością, którą robisz tego dnia w ogóle jest trening i to jest lekki trening, bo to jest rzutówka, a raczej na niższej intensywności, raczej w koncentracji na technice, to naprawdę jest duża różnica w kontekście wyrabiania tych dobrych nawyków, automatyki tych dobrych nawyków, eliminacji tych złych nawyków, jeśli takowe są. No i potem mamy tam dwa treningi jeszcze oprócz tego koszykarskie dziennie, na wieczór taki team time, codziennie robimy sobie taką godzinkę pogadanki, poruszamy różne inspirujące tematy. Czasami robimy sobie wieczór pomimo. Każdy ma szansę opowiedzieć, co jest jego pomimo i to brzmi tak bardzo prosto. Ja w ogóle wierzę w prostotę, w taki minimalizm, ale takie rzucenie hasła, opowiedz mi o swoim pomimo, naprawdę daje dużo do myślenia. No, przeważnie na obozach to wygląda tak, że wszyscy na koniec płaczą, nie? Nie, no, to tak, ze wzruszenia. Takie, wiesz, jak się otworzysz i posłuchasz, jak ktoś inny, to różne historie wychodzą i zupełnie inaczej na człowieka patrzysz, nie? Dokładnie tak. I to... Bo tu wygląda, że jest taki kozak, a w środku, wiesz. Dokładnie, ja myślę, że każdy człowiek ma gdzieś takie historie, jedni mniej, drudzy bardziej je chowają. No, kwestia zaufania, żeby właśnie, tak jak mówisz, otworzyć się przed grupą, czy przed drugim człowiekiem. Kacpa, no jedziemy. Chciałbym się dowiedzieć, kiedy i jak koszykówka pojawiła się w twoim życiu. Czapka. Historia czapki. Byliśmy w Przemyślu z moimi rodzicami na wakacjach. Moja mama jest z Przemyśla. No i świeciło słońce. I takie duże słońce, a nie miałem czapki. Więc weszliśmy do sklepu, który... Nie chcę skłamać, bo wydaje mi się, że chyba do tej pory funkcjonuje, ale nie jestem pewien. Sklepu takiego, wiesz, to był 90, zdaje się, 94 rok, jeśli mnie pamięć nie myli, czy miałem lat 7. Taki sklep, kapelusze, wiesz, czapki, nakrycia głowy. No i wzięliśmy czapkę taką czarną, podrówę jakąś taką ciężką, z szerszeniem i z napisem... żebym nie skłamał, tam był napis Charlotte, tylko Charlotte. A to klasyka. I, tak, tylko że dlaczego o tym mówię, że no. Nie Charlotte Hornets, bo po tym jak wróciłem do domu, do Krakowa, mój brat był wtedy na wakacjach w Łukęcinie nad morzem i okazało się, mój brat jest 5 lat starszy, okazało się, że Adam kupił sobie na tych wakacjach czapkę Phoenix Suns. No i wracamy do domu i okazuje się, że dwóch gości ma dwie czapki z jakimiś piłkami do kosza. No i zaczęliśmy się interesować tym. On sobie ubzdurał, że Phoenix Suns to będzie jego ulubiona drużyna, ja sobie ubzdurałem, że Charlotte Hornets to będzie moja ulubiona drużyna, ale wtedy myślałem, że to tylko Charlotte. Jak Adam mi powiedział po jakimś czasie, strzelam, miesiącu, że drużyna nazywa się Charlotte Hornets, to ja mu nie wierzyłem. Wiesz, ty, no wtedy źródłem... Ta czapka była tak... Tam było napisane tylko Charlotte. Ja mówię, nie, no ściemnia. Ale szerszeń był, czy nie? Był szerszeń, pamiętam doskonale, nawet mam gdzieś zdjęcia z tą czapką. Potem dostałem taką czapkę, taką wypasioną, z wyszytym, wyhaftowanym na daszku, stary, napisem Hornet z szerszeniem i zgubiłem ją, jak ja potem, rok później na wakacjach byłem w Łukęcinie, zgubiłem ją, Boże, pamiętam, graliśmy w podchody, może ktoś mi zajął, mał, nie wiem. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy. W każdym razie, wiesz, pamiętam, byliśmy te podchody, zajawa i nagle się orientuję, że nie mam czapki, stary, wiesz, świat się skończył dla mnie, nie? Łzy, w ogóle płacz, dramat. A propos tych czapek, panie Adamie, no, zgodzisz się ze mną, że jak znajdziesz jakiegoś żula, to wielu żuli mają takie piękne retro czapki, są mistrzami świata. Kurtki, czapki z logawkami. Oczywiście. Mam takie zdjęcie, bo... Żul musi mieć czapkę Charlotte Hornets. No, albo Chicago, albo Orlando. Musi klasyk. Notabene, ponownie w Przemyślu. Zrobiłem takie zdjęcie panu żulowi, jak lubię mówić, bo naprawdę to są bardzo ciekawe osoby. Bardzo. Uwielbiam, teraz już rzadziej jak jeżdżę samochodem, ale kiedyś jak... ja zrobiłem prawo jazdy dopiero w wieku 28 lat, okay. A no, życie w trasie prowadzę prawie od zawsze, no to czasu na dworcach spędzam mnóstwo, więc tych rozmów z panami żulami było mega dużo i nawet będąc w Filadelfii zaliczyłem taką inspirującą rozmowę z panem żulem, bo wysiadamy
notabene z Karolem Gruszeckim i graczem RHS 6, nie wiem, czy kojarzysz, no myślę, że skojarzyłbyś Rafała Hola. No. W każdym razie przyjechaliśmy z Nowego Jorku do Filadelfii autobusem. Wysiadamy z tego autobusu i tam na dworcu pan Żul mówi: Welcome to Philly, city of brotherly love, yeah, yeah. Wiesz, no dla mnie Filadelfia, no ze względu na tą 76, no, to w ogóle spełnienie marzeń, że mogłem tam być. To był mój pierwszy raz w Stanach, byłem przeszczęśliwy, no to oczywiście musiałem z tym panem Żulem pogadać, nie? Ale jak zwykle poruszyłem 76 z wątków, a nie powiedziałem o tym, co chciałem. W Przemyślu, ja wiem, z 6 lat temu, może 8, nieważne, idę sobie po ulicy i widzę pana Żula, stary, w koszulce Iversona. Ja mówię, wiesz, no, tak. Mam zdjęcie, bo ja mam tak, że no, kocham robić zdjęcia i też traktuję zdjęcia jako taką... taką przypominajkę, w sensie takim wiem, jak głowa jest zawodna w kontekście pamięci, a jak siadam do zdjęć, jakichkolwiek, a robię ich mnóstwo, mam pełne dyski zdjęć, to wiesz, to sobie przypominam, o jacie, ja tam byłem, ja poznałem tego. O, w ogóle przeżyłem to. To jest niesamowite, wiesz? Czasami mam takie... A masz te zdjęcie tego pana Żula? Myślę, że się znajdzie. No to musimy tak, koniecznie go wkleić, bo ja tu się śmieję, no ale oni naprawdę takie klasyki zawsze mieli. Koniecznie. Panie Adamie, mam prośbę. Proszę spisywać te rzeczy. Ja dostarczę wszystkie te materiały, naprawdę, bo... Zdjęcie jest tego, jest Żula. Tego... Pana Żula. Pana Żula. No i co? No i ta czapka to był taki punkt zwrotny, jeśli chodzi o zainteresowanie basketem. No tak, wiadomo, że wtedy to był czas, kiedy najwięcej informacji dowiadywaliśmy się, czy z Magic Basketball, czy z ProBasket gazety, czy z Telegazety, strona 265. Co ciekawe, po latach poznałem człowieka, który wklepywał wyniki. O proszę, kto to był? No i to jest w ogóle mega historia. Nie wiem, czy mówić coś imię i nazwisko. Maciek Kwiatkowski. Kwiatkowskich to dużo, to może tak, coś mówić. Tak, to jest dużo. No, jest taki Maciek Kwiatkowski, który... ja nie chcę skłamać, czym się zajmuje teraz, ale wydaje chyba mi się, tym, bo że... do dzisiaj są te wyniki. Sprawdzałem przedwczoraj, poważnie. Odpaliłem wyniki, jest tabela. Tak, tak, jest 265 strona. Ja, tak, 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 tak. Jakiś czas temu też rzuciłem na to okiem. Wydaje mi się, że w jednym z portali koszykarskich dalej pisze artykuł, ale nie jestem pewien, wiem, że był całkiem nieźle zapowiadającym się raperem. Nie wiem, czy teraz nagrywa, nie widziałem się z nim parę lat, ale kiedy mogłem go poznać u mojego przyjaciela, którego mam nadzieję, który w końcu tutaj usiądzie i nawet specjalnie wziąłem dwie rzeczy, żeby zainspirować Dobrze. Ciebie. Chociaż pewnie już słyszałeś o nim albo poznałeś Rafała Niewiadomskiego, człowieka od koszulek, od jerseyów. No to właśnie u Rafała poznałem Maćka i on tak gdzieś między słowami mi to powiedział, ja wiesz, ja od razu co ty mówisz, stary? Ja zawsze czekałem na ten moment, kiedy, bo one się pojawiały trochę później, nie? One się pojawiały na drugi dzień chyba o 13. Tak. I jakoś tak to było. Pozdrawiamy cię serdecznie, jeżeli to obejrzysz. Dziękujemy. Dziękujemy ci za to. My dzieci twojego dziedzictwa. Jak ty to wklepywałeś w ogóle? To jest ciekawe, nie? Alfabetem Morsa może tam, wiesz. Kurde, no to naprawdę jest. Kacpa, no o tych czapkach, ten odcinek z jerseyami to byłaby petarda, nie? Pokażę ci tylko tak na szybko, bo co wziąłem ze sobą, tak żeby zainteresować ciary, cię. Ciary mam. To jest czempiona jeszcze. To jest tak. To jest koszulka, w której grał Mike Ansley. Wow. Grał. Normalnie to jest Big zdjęta Mike. Z niego. Tu masz, wiesz, no Rafał mógłby o tym opowiadać. Ja dzięki niemu jakąś tam już wiedzę mam, natomiast no to jest pewnie nawet nie 1,76. Popatrz się na jak to jest wyszyte. Rafał ci opowie o wszystkich technikach i tak dalej. Czy on to zabrać, pokazać? Czy to jest... To tak działa, że za każdym razem, jak jestem u Rafała, to jest taka niepisana umowa między nami, że ja jedną pożyczam, no. Drugą oddaję, nie? Że przyjeżdżam z jakąś, którą oddaję, ostatnio wywiozłem tą, pomysł. Dziękuję ci, a następnym razem biorę inną, prawda? Zainspirowałeś mnie już na pewno, Mike Ansley, kurde, rewelacja. To niesamowicie wygląda, popatrzcie, bo to jest koszulka, w tej, co prawda Iverson nie grał, ale ona jest uszyta dokładnie tak, a dla kogoś, kto siedzi w temacie, to jest ogromna różnica, że autentyk i meczówka się różnią. Teraz już tak nie jest, odkąd Nike robi tam, te różnice są
bardzo, bardzo minimalne. Tak dla, na pierwszy rzut oka prawie tych różnic nie ma. Natomiast no, tutaj widać ogromną różnicę. No pewnie jak widziałeś jakieś koszulki Iversona, no jak wyszyte, to jest nie? wyszyte, wiesz, no tutaj każda rzecz jest wyszyta, jak to się błyszczy, no to jest niesamowite. Reeboka. Tak, wtedy Reebok, bo to jest też ciekawe, że różne firmy, nawet Puma robiła stroje. Na przykład jak Vince Carter grał w Pumach, w butach Pumy, no to Toronto Raptors w ogóle miało koszulki Pumy, nie? Ja pamiętam jedna z pierwszych koszulek Rafała w ogóle, Kevina Garneta z Minnesoty, była Pumy. Mam nawet takie zdjęcie, to w ogóle z Rafałem mieliśmy, jak się poznaliśmy, ciekawe historie, bo on chodził w dreadach, ja chodziłem w rowkach jak Iverson i pojechaliśmy kiedyś do Nowej Huty na jakiś turniej koszykówki, nas jakieś dresiury biegały za nami, wiesz, no te wątki, te wasze krakowskie, to też mi jest ciężko zrozumieć, no ale dzieje się. A to jest koszulka, którą Rafał uszył dla mnie, to jest, no, w NBA nie grałem, ale mam jak gracz NBA koszulkę. Uszył? Tak, bo on w tym momencie z ogromną pieczołowitością dla szczegółów szyje koszulki, no... Zaproś Rafała, naprawdę. A to mogę powiedzieć, Rafał, zapraszam cię z tego miejsca, ale trochę koszulek na pewno przywiezie, co? A na pewno, natomiast to jest też taka niepisana umowa między Rafałem a mną, że ja w porozumieniu oczywiście z Kamilą, jego żoną, mam prawo zapraszać różnych ludzi do jego domu, więc ja ciebie zapraszam do Zelowa. Z panem Adamem. Może to jest w ogóle tam nagrać odcinek. Rafał ma boisko, które własnoręcznie pomagałem budować pod domem, więc no ja myślę, panie Adamie, taki... Taki... Piękna ten. No my tu mamy taką od prezesa Jacka Kaszuby, mojego drużyny, czempiona Jordana. To też chyba jakiś tam... To jest replika, bo ona replika, jest jasne, naklejana. Ja nie mówię, że to ma MJ-a, nie? Ale... Tylko replika w kontekście tego, bo replika... W tamtych czasach były repliki... Były, potem przez jakiś czas były swingmeny. To powinno być naszyte, tak? I były, tak. Raczej widzisz. Tak, aczkolwiek, nigdy no to znowu nie. Rafał by się wypowiedział, bo na przykład Rafał ma taką koszulkę z czasów, gdzie Jordan grał i wtedy były takie nylonowe naklejki, to ale ciekawe, to był w ogóle tam 80. któryś rok, potem weszły naszywki. To wiesz, ja tutaj, tak jak mówię, no ja się wypowiadam tylko z tego, co usłyszałem od Rafała. Super, to bardzo ciekawe. A Rafał opowie to bardzo, bardzo, bardzo dokładnie. Kurde, o czym mówiliśmy? O czapkach, na koszulki, kacpa. Czyli co, to było to, no i dobra, no i nagle no i zacząłem, oprócz tych czapki tak, piłka zacząłem, się musiała tak, gdzieś tak, pojawić. Tak, zacząłem grać w koszykówkę, ja byłem takim dzieciakiem, który no ogarnął się do każdej aktywności, tam nawet na jakieś jeden czy dwa treningi piłki nożnej poszedłem, w ping-ponga, wiesz, bieganie, no wszystko, mieliśmy fantastycznych wefistów, może któryś z nich to obejrzy, chociaż w Krakowie byśmy powiedzieli oglądnie. Oglądnie? Mówi się też tam, że idzie na pole? No to my tylko na pole, słuchaj, ja uważam, że wychodzenie na dwór to jest nielegalne, nie? Pizza to jest placek. Też tak czasami mówimy, a trener Paweł Studnicki, który był w ogóle rugbystą, fantastyczny człowiek, trener Marcin Karelus i trenerka Edyta Jaźwiecka, no mieliśmy fantastycznych wefistów i miałem potem szczęście też pracować z nimi, bo ja sobie ubzdurałem, że będę pracował w każdym miejscu, które mnie wychowało, w sensie gdzie się uczyłem. Więc dałem sobie za cel, żeby pracować w szkole, w swojej szkole podstawowej, czy w szkole podstawowej, w której pobierałem pierwsze treningi z Wisły Kraków i pracować też na Wiśle, gdzie no, uczyłem się jako dzieciak. Pracowałeś. Tak. Udało mi się to osiągnąć. Co prawda nie udało mi się pracować w swoim liceum, bo ono zostało przeniesione i tam już chyba nie pracują ci ludzie, którzy mnie uczyli, ale gdyby była taka możliwość, gdyby 31 liceum chciało jakkolwiek współpracować, jestem bardzo otwarty, bo no to było super doświadczenie, że mogłem pracować na przykład w swojej podstawówce, nie? A twój pierwszy trener taki, który się w grupach juniorskich, bo ty byłeś do drugiej, czyli wszystkie te szczeble zawodnicze? Nie, bo ja zacząłem, wiesz, przez te parę pierwszych lat w ogóle grałem tylko na miasteczku. Myśmy mieszkali, moi rodzice mieli mieszkanie służbowe. Ja pierwsze 13 lat swojego życia mieszkałem w akademiku. Co też jest dosyć nietypowe, bo... W Krakowie. Tak, tam jest miasteczko studenckie AGH. Miasteczko, które... Boisko, które możesz zobaczyć na klipie Basketball 2. To jest to. Maseja. Okay, to siedzisz na obręczy. No dokładnie tak. I... tak.
I wbity też jak dokładnie tak. Co prawda to boisko już jest po renowacji, bo tam ono zrobione zostało tak w stylu Orlika. Natomiast tam są dwa boiska betonowe. Wtedy były betonowe, teraz jedno jest betonowe, drugie jest takie orlikowe. No i tam się wychowywałem. W wieku chyba 12 lat czy 11, jakoś tak to było. Mój tata zabrał mnie na trening do szkoły podstawowej nr 113 do trenera Piotra Piecucha. Tam byłem na pierwszym treningu. Tak, no i przez, ja wiem, 2 lata, chyba może 3, grałem w Wiśle. No, nie byłem jakimś wyróżniającym się dzieciakiem, na pewno miałem ogromną pasję, ale no, średnio się odnajdywałem w tej koszykówce klubowej. Największe moje osiągnięcie to dwukrotne wygranie konkursu rzutów osobistych na obozie Wisły i to był szok, bo wiesz, bo gość, który raczej nie wyróżniał się, 2 razy rok po roku wygrałem konkurs rzutów osobistych, a raczej nie byłem shooterem, no. Nie oszukujmy się, raczej byłem tam z piłeczką i przestań tyle kozołować mnie i tak dalej. No i w wieku, mi się wydaje, że to było gdzieś, mniej więcej miałem 14 lat chyba, no już mnie to tak gryzło, że no nie mam takiej radości z tego, jaką mógłbym mieć. No i przestałem trenować w klubie, tam miałem chyba jeszcze jedną próbę powrotu, ale tak już, nie trybiło to. No i grałem cały czas na boisku, po wiele, wiele, wiele godzin, jeszcze w Parku Jordana, no zaczęło się też jeżdżenie po turniejach, jakieś pierwsze wyjazdy. Jest w Krakowie Park Jordana? Park Jordana, tak, no tam... We Wrocławiu nie ma Parku Jordana. Ogródki jordanowskie, tak, były. No, Henryk Jordan, bardzo, bardzo ciekawa postać, inspirująca postać. I w wieku, miałem chyba niecałe 18 lat, wyszła taka sytuacja, że poznałem dziewczynę, która chodziła do liceum w Piekarach. I byłem tam jest w ogóle fantastyczny ośrodek, Radosna Nowina 2000, wybudowany przez księży misjonarzy, internat, basen, notabene tam kiedyś udało się zorganizować klinikę koszykarską Kacpa. No i będąc tam, spędzając z nią czas, z tą Ewą, serdecznie pozdrawiam, wiesz, no graliśmy sobie też w kosza. No i tam były jakieś ziomeczki z tamtej szkoły rzucające sobie do kosza. No i tak od słowa do słowa, że oni tutaj też zakładają drużynę koszykówki. A to byli bardziej, no chłopaki z zajawką na kosza, ale raczej tacy, wiesz, piłkarze, nie? No i okazało się, że jest drużyna juniorów, która zgłasza się do rozgrywek. No i wszystko fajnie, tylko treningi było o 6 rano, nie? No i ja stwierdziłem, że będę jeździł na tą 6 rano. Tylko jeden dziennie i o 6, tak? Wiesz co, nawet to były chyba 3 treningi w tygodniu, jeśli mnie pamięć nie myli. Poniedziałek, wszystkie piątek, o 6? O 6 rano. Kurczę, o 6 rano. Czemu tak? Bo tak była, wiesz, wypełniona hala, a oni tam byli na miejscu, mieszkali w internacie, więc dla nich to było łatwe rozwiązanie, prawda? A ty musiałeś dojechać. Tak, no i ja mieszkając w Krakowie, w klasie maturalnej, no myślę, że to jest dosyć inspirująca historia, bo wiesz, ile meczów wygraliśmy w tamtym sezonie? 0. Przegrywaliśmy mecze różnicą, najmniej to było chyba 19, najwięcej 100. Mhm. Każdy mecz dostaliśmy strasznie w papę. No i lubię tę historię, bo wiesz, no tak czy siak jeździłem na tą 6 rano i to była dla mnie taka duża, duża kuźnia charakteru, nie? Zdarzało mi się zasypiać w tym busiku, no musiałem wstać o 4:30. Ile się, wiesz co, najpierw musiałem dojechać tam na plac inwalidów, tam się przesiąść w Malbusa. Wiesz, taki to jedziesz tym busiorem, nie? Przeważnie byłem jedynym gościem. Po jakimś czasie już ci kierowcy się skapnęli, że trzeba mnie obudzić, bo ja praktycznie notorycznie zasypiałem tam. No i tam dojeżdżałem, no tam się jechało tak z Krakowa, ja wiem, 40 minut, coś takiego, nie? No i w ten sposób zacząłem grać w Piekarach. To był taki czas, że no ja wtedy, wiesz, też wtedy dużo tam świrowałem z jointikami, nie? No, głupoty młodości, więc no, przy całym moim zaangażowaniu w koszykówkę, no to było takie, wiesz, na pół gwizdka, nie? Bo czasu na boisku spędzałem mnóstwo, natomiast no ciężko sobie wyobrazić, że będziesz, kurczę, nie wiadomo jaki progres robił, skoro jesteś gdzieś pomiędzy Team Melanża, Team Sport, nie? Mhm. Tak, no i potem w następnym roku już się udało w ogóle
zorganizować tak, że trener Radek Grzywa, człowiek w ogóle fantastyczny sportowiec, bo on, nie chcę skłamać, ale chyba triatlon trenował, jego siostra chyba na olimpiadzie, coś tak. Nie chcę pomylić, bo moja pamięć czasami jest, wiesz, dziurawa z wiadomych względów. Ale... To trochę tego było chyba. Bardzo ładna pogoda jest we Wrocławiu, dzisiaj naprawdę, ale że Dudka na mundial nie wzięli. No, że nie wzięli. Ale jak ja to mnie fajnie, że o tym mówisz, no bo to też jest taki dla młodzieży znak, że jest pewnym, ile miałeś lat, 18? Tak, no to było tam między 16 a 20. To jest taki moment, życia. Że właśnie się, ja pamiętam, że się wybiera, albo idę na trening, albo na imprezę, albo coś. Trudny moment w życiu, jak widzisz, co koledzy robią i tak, tak dalej, nie? Tak, szczególnie jak nie ma się, no nie ma się jakichś mentorów, a myślę, że to jest też taki brakujący element w polskiej koszykówce, że ludzi grających w basket jest mnóstwo, ale mało osób ma świadomość tego bycia mentorem, nie? Że jestem starszy i mogę dać dobry przykład. I tu nie chodzi o to, bo często jak ja o tym mówię, to ludzie się oburzają. To, a tak, mówisz o dawaniu dobrego przykładu, a tutaj, kurde, rzuciłeś piłką w głowę czy coś, nie? Każdy z nas, wiesz, no każdy z nas jest niedoskonały i no ja chciałbym też, żeby takie rzeczy się nie przydarzały. No ale się czasami dzieją, bo jak puszczają nam nerwy, no jesteśmy ludźmi, nie? Trzeba słuchać starszych i uczyć się na błędach. Nawet co więcej, moim zdaniem, że moim zdaniem nawet dobrze, że takie rzeczy się zdarzają, bo dzięki temu, że popełniamy takie błędy, możemy tym młodym ludziom powiedzieć, stary, no widzisz, no nie jestem z tego dumny, jest mi wstyd, ale no muszę jakoś z tym żyć. Tak to działa, jak popełniasz błędy. No nie? Tak, dlatego warto to takich rzeczy słuchać. To jest jakaś nauka dla ciebie. No i potem już w następnym sezonie, wracając do tych piekar, udało się zorganizować drużynę w trzeciej lidze, udało się zorganizować treningi o normalnej porze. I mnie już pamięć troszkę też zawodzi w tym momencie, ale chyba wtedy w pierwszym sezonie mieliśmy właśnie trenera właśnie Grzywę, który miał ogromną pasję, natomiast no raczej no był bardziej wefistą niż trenerem koszkowym, w ogóle grającym trenerem, więc było wesoło. Fantastyczny człowiek, naprawdę. Potem przez chwilę, chyba już wtedy w pierwszym sezonie, był trener Rafał Knap, też naszym trenerem. No komedie tam były. Trener Knap, fantastyczna osoba. Ja w ogóle, wiesz, pamiętam doskonale jako dzieciak trenera Knapa grającego. Parę lat później naszym trenerem grającym był trener Łukasz Kasperzec. No wiesz, ja pamiętam tych gości, to byli moi idole, jak miałem 7 czy 8 lat i przychodziłem na Wisłę na pierwsze mecze. A to trener Knap mówił, że jest dwóch najlepszych obrońców, Jordan i ja, tak? To jest jego, tak? Tekst. Trener Knap, myślę, że też powinien... Pozdrawiamy, odezwał się ostatnio po odcinku pierwszoligowym, ale to jeszcze nawiążemy później. A tutaj nawiązanie, Knap. Bo trener jest trenerem w Opolu. No i... Był, wyjechał, ale sezon Opole, tego nie wiesz. To tego nie wiem, dobra. Ale jakby tutaj wszystko jest okej, natomiast dokańcza Opole sezon bez trenera Knapa. Okej, dobra, to nie wiedziałem. W każdym razie, no tam był taki temat, że ja lubię odwiedzać ludzi na treningach, gdzieś przyjechać, jeśli mogę komuś służyć pomocą jakkolwiek, to po prostu przyjechać, coś tamten. I nie doszło do tego przez pandemię, ale okazuje się, a trener Knap widzi wszędzie liczbę 23, nie? A ja w ogóle urodziłem się 23, ja jeśli chodzi o numerologię, to w ogóle jestem bardzo Jordanowy, bo urodziłem się 23 września, więc obydwie liczby, z którymi grał Jordan. Śmieję się, że jak ktoś chciałby zapamiętać moje... Tak, no nie jestem do końca... No w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Tak, dlatego mówię, ktoś nie zawsze, wie, no? Zawsze powtarzam, że jeśli chcesz zapamiętać moją datę urodzin, Michael Jordan na olimpiadzie i wszystko wiesz, nie? Ale... trener Knap, wiesz, widzi wszędzie tą 23 i ja gdzieś zupełnym przypadkiem, nie wiem jak to było, czasami wiesz, zgubisz się w internecie, patrzę się, że hala tej Politechnika Opolska, czy jakoś tak, to jest ulica jakaś tam, 76. Ja dzwonię do niego i mówię, trenerze, no chyba se trener żarty robi, nie? On, co się dzieje, to wiesz, afera, nie? Ja mówię, trenerze, no tak nie będziemy się zachowywali, jak, no nie, no jak, nie? Ale co, no mów, Kacpa, mów! Ja mówię, no pod 76 i trener tego nie zauważył, no myślałem, że się lubimy, nie? A on tak, o kurde, zapomniałem. On mówi, no adres jest 76 przez 3. Ja mówię, co? I w ogóle, wiesz, jeszcze przez 3, nie? Ja mówię, no. No i takich sytuacji w moim życiu, no jest sporo. Wiadomo, że no, jak chcesz coś widzieć, to będziesz to widział.
No, ale czasami bardzo daje to do myślenia, bo tak wchodzi w tą gruba metafizyka już. Tak, tak, tak. Może inny odcinek by trzeba było pociągnąć na ten autentycznie temat. Słuchaj, no i co? No i był trener... Knap, tak? Knap. Tak, tak, tak. No i graliśmy w tej trzeciej lidze. Tam, wiadomo, było ciężko, bo to była głównie ekipa złożona z chłopaków z miasteczka. Taki, wiesz, no, melanż skład trochę. No, chłopaki, które ciupią na boisku cały czas, a tu nagle trzeba się słuchać trenera, nie? No, no, by przejaja tam, no, no komedie, wiesz, niektórzy lekko zawieszeni na ławce, mój ziomeczek serdeczny, Przemo, Pachoł, wiesz, tam Pachoł, Pachoł, chodź na zmianę, chodź Przemo na zmianę, a tam, wiesz, się lekko zawiesił, Przemo, Przemo, zmiana, nie, i tam, wiesz, no, cała ławka, Przemo, Przemo, surowa, 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 wiesz, zawieszka wstaje, biegnie, wiesz, no, było wiele śmiesznych historii, które są takimi, wiesz, oczywiście żartami sytuacyjnymi, które my zrozumiemy, jak wiemy, jaki kto miał styl życia, prawda, no. Z czego wynikały pewne zawieszki, no, fantastyczny czas. Wiesz, nieobfity w sukcesy sportowe, bo przeważnie dostawaliśmy po tyłku. I tak się złożyło, że ja tam grałem w sumie ze 4 chyba lata. W międzyczasie jeszcze na jakieś uczelniane rozgrywki, coś tamtego. W międzyczasie już troszeczkę odnajdywałem w sobie ten nie wiem, dar, czy w ogóle, no, może inaczej, chęć, potrzebę w ogóle dzielenia się, bo od zawsze miałem coś takiego, że lubiłem coś robić dla innych, nie? I nawet, jak wiesz, jak robiliśmy jakieś turnieje, nie turnieje, no to też wynikało z tego, że miałem mega potrzebę, chęć i widziałem potrzebę tego, żeby, no, promować tę koszykówkę i starać się jakoś tym dzielić, co trochę nie szło w parze z tym, że na turniejach streetballowych lałem się po mordach z innymi, bo zawsze chciałem bardzo wygrać, nie? Taki byłeś? No tak, no. Z tej strony cię nie znam. Wiesz, nie wiem, czy byłem, czy jestem. Staram się bardzo nad tym pracować. Dirty player. Dirty player, no ale tą energię masz sobie rzeczywiście. I to odkryłeś w pewnym momencie. A był jakiś konkretny moment? Widziałem orła cień. Nie, nie. Okay. Nie było takiego momentu. Czyli taka... Żadnego orła nie było. No, wiesz, no, ale po prostu, grałeś to była naturalna, w końcu, czy nie? Naturalna, tam, tak, naturalna kolej rzeczy, że no, to przyszło po prostu. Nie, tam zaczynałem robić jakieś treningi dla grup młodzieżowych, w międzyczasie zacząłem już robić te wizyty w szkołach. Okay. No i aha, i w międzyczasie w ogóle pojechałem na rok do Poznania, bo tak się okazało, że dziewczyna, z którą byłem, dostała tam kontrakt. No i pojechałem za nią. Rok tam mieszkałem, grałem w trzeciej lidze w Tarnowie Podgórnym. No tak, tu mam zapisane. Mało brakowało, kurczę, i weszlibyśmy do tej drugiej ligi, bo byliśmy już w tym turnieju finałowym, z 4 drużyn 3 wchodziły, no i byliśmy tą czwartą. Okay. Ale też super czas. Zrobiłem wtedy też kurs instruktora koszykówki na AWF-ie w Poznaniu. Wtedy też tak naprawdę chyba pierwszy raz pracowałem z... No wiadomo, że to był akurat Patryk Bajtus, wtedy no nie grał, bo był młodym chłopakiem, który siedział na ławie, ale no był w ekstraklasie i wtedy zaczynałem jakby regularnie z kimś pracować indywidualnie. To też śmieszna historia, bo on grał tam w Poznaniu w... Ja nie wiem, co to było. Basket Poznań. Czy bardziej siedział na ławie, nie? No ale było tak, że myśmy tam przychodzili przed, po treningami, coś tam, wiesz, jakoś pracowali. No i któregoś dnia tam brakowało kogoś do treningu. No i wyszło na to, że tam Patryk mówi, ty przyjdź, bo tutaj trener widział, że tam trenujesz ze mną, to może byś przyszedł, wiesz, no brakuje nam jednego, żeby pograć 5-5. No i przyszedłem, tam, wiesz, no dla mnie podjarka, chłopak z trzeciej ligi ma trenować z ekstraklasą, stary, no naprawdę, no, mega się jarałem. I była tam taka sytuacja, że tam Eddie Miller grał wtedy, tak, który był chyba, może nie świeżo, ale no, był zwycięzcą konkursu sadów, jakoś to tak było. No i już nie pamiętam, czy mu wybrałem piłkę z kozła, czy zrobiłem, nie wiem, szedłem sam na sam skosz, chyba to było tak, że mu wybrałem piłkę z kozła jakimś cudem
i wiedziałem, że on leci za mną, nie? No a... Bloka już chciał dać. Wiadomo, że kurde, gość skacze, tak? No i zrobiłem to, czego sam bardzo często uczę, czyli uważam w ogóle, że tego jest strasznie mało w koszykówce, że gdy wiesz, że ktoś leci w kontrze, leci z tobą, bardzo mało osób się zatrzymuje, w sensie robi naskok na dwa tempa, a naskok na dwa tempa, jeśli zrobisz to dobrze, jeśli zrobisz jeszcze dream shake, to wygląda... Tak, to gość skacze zawsze, bo jest rozpędzony, a co lubię podkreślać, decyzję o dwutakcie, nie mamy jej podjętej do momentu oderwania pierwszego kroku, nie? Postawisz pierwszy krok, to ciągle stawiasz drugi i jeśli nie oderwiesz tej pierwszej nogi, to ciągle nie jest jeszcze dwutak, tylko to może być naskok na dwa tempa, nie? No i zrobiłem to, gość tam skoczył tak, że prawie wydzwonił bęb w obręcz, wiesz, no miałem pełną świadomość, że będzie blokował, no bo jakiś gówniarz mu, wiesz... Ambicjonalnie podszedł. Snowflake mu zabrał mu piłkę, no i udało mi się go tam powiesić i pamiętam jeszcze, że ten rzut oddałem tak, wiesz, tak na zdrowaś Mario to wpadło, takie, wiesz, tak babunia ciężka, nie? Tam pewniaczek zatańczył na obręczy, no ale to moje doświadczenie treningu z drużyną Ekstraklasy tak skończyło się takim fajnym jednym wspomnieniem. Mega, no mega. I tak naprawdę w tym czasie, kiedy myśmy prawie weszli do tej drugiej ligi w Tarnowie Podgórnym, to w Piekarach udało im się zrobić awans. W ogóle z tym też się wiąże fajna historia. Ja przepraszam, że ja tak za każdym razem tak, mówię fajna historia, ja ale mnie to jara, nie? Bo oni grali w Sosnowcu, i tam przyszło dużo kibola, nie? Na mecz. Mnie nie było na tym meczu, ale widziałem to, no, przede wszystkim z opowieści z nami, no i widziałem to też na wideo. I tam była jakaś taka sytuacja, wiesz, ten turniej, gdzie są cztery drużyny, czy tam trzy drużyny, chyba cztery drużyny, i jest mała tabelka, nie? Więc możesz ostatni mecz na przykład przegrać, ale odpowiednią liczbą punktów, tak, żeby wyjść dalej, nie? No i tam była jakaś taka końcówka, że oni by chyba przegrywali trzema, był timeout, czyli to Zagłębia, grali z Zagłębiem, wygrywało, zdaje się, trzema. Może konkretny wynik, wiesz, czy to była liczba 3 czy 4, to nie jest istotne. W każdym razie kibole już tam stoją przy bandach, wiesz, ostatnia akcja był timeout. No i jakimś cudem w ogóle, wiesz, podanie z autu, Michał Szewczyk rzucił za dwa punkty. Jakieś, tam było w ogóle bardzo mało czasu, trafił. No i te dwa punkty sprawiły, że oni to Zagłębie wygrało. Więc no kibol nie rozkmijający za dużo, wiesz, koniec meczu, syrena końcowa, wygrali tam jednym punktem czy coś, to ci wbiegają na boisko, no. A wiesz, radość, a ci zawodnicy mówią, nie, w ogóle, wiesz, no nie udało się, wygraliśmy, ale przegraliśmy, no. Nie, i tutaj chłopaki z Siewaszki się cieszą, a tam kibole, wiesz, no ale jak to, nie, wiesz, żeby pewnie aferę kręcili, nie, że oszukali nas, wiesz, jak to kibol lubi zawsze widzieć podstęp, nie. No i tym sposobem Siemaszka awansowała do drugiej ligi, ja wróciłem do Krakowa i to był ten jedyny sezon, który gdzieś tam grałem w Piekarach. Trenerem naszym był właśnie Łukasz Kasperzec, od którego mega dużo się nauczyłem. Czasem sobie myślę, że może bym mógł się nauczyć jeszcze więcej, gdyby nie był grającym trenerem. Broń Boże, nie jest to pretensja, ale wiem, jak bardzo... wiem, jak on bardzo kocha koszykówkę i teraz z perspektywy czasu widzę to, wiesz, jak go musiało nosić i jak wiele razy musiał stawiać na szali gdzieś tam nasz rozwój, a jednak no, jego ogromne doświadczenie, bo gość, nie, broń Boże, nie wypominając wieku, ale no, on jest chyba notabene 76 rocznik. Mhm. O nie, on jest 77 chyba. Dobra, nieistotne. W każdym razie no, już troszkę tych lat ma, a dalej gra w turniejach, dalej trenuje ludzi indywidualnie, robi fantastyczną robotę, a jest w ogóle, wiesz, nie ma kolan, jest w ogóle po nowotworze. Niesamowita, inspirująca historia. No, wielki człowiek i bardzo dużo mu zawdzięczam, bo dzisiaj w mojej pracy wiele rzeczy jest, które wyniosłem od niego. I potem w ostatnim meczu graliśmy w ogóle jakiś mecz chyba o Pietruszkę, z tego co pamiętam, sezonu zasadniczego, bo była pewność, że będziemy grali w barażach. Pojechaliśmy, jak to wtedy, wiesz, nie było kasy w ogóle, więc pojechaliśmy autami na mecz do Piaseczna chyba. Mhm. I jakoś tak krzywo spadłem, że w ogóle wyglądało to tak, ja też myślałem, że wiesz, że jakiś ACL czy coś.
tak dziwnie kolano mi się wygięło, ale okazało się, że tam tylko w sumie naderwane naczepy mięśniowe, coś tam mięsień to złapał, więc no, okay. Wygląda na to, że dobry trening wtedy robiłem, a wtedy też naprawdę no, bardzo, bardzo, bardzo już nie było przygód z Widem. Tak. I byłem już mocno, mocno skupiony na baskecie. Natomiast to mnie wtedy też nauczyło, że wiesz, ja miałem już chyba 23 lata, jakoś tak. I no, po reakcji jakby klubu, no nie byłem zadowolony z tego, bo byłem pozostawiony sam sobie, też wiesz, nie oczekiwałem nie wiadomo czego, ale może to zabrzmi nieskromnie, ale miałem świadomość tego, że gdyby nie te moje przyjazdy o 6 rano, parę lat wcześniej, to by tej drugiej ligi, no nie wiem, czy by była ta trochę ta żal. No miałem troszkę ale żal. Ale to ludzkie, normalne. Tak, no jasna sprawa. Ale wiesz, ten żal był dla mnie dobry, bo ja już wtedy dosyć dużo robiłem swoich kacpowych rzeczy. I to był fantastyczny moment, żeby sobie powiedzieć, kurde, dobra, albo będę się dalej pałował w tej drugiej lidze, daj Boże, może kiedyś zagram w pierwszej lidze, może kiedyś będę miał farta, żeby jakieś tam... To fajnie, bo szybciej dojrzałeś do decyzji. Tak. A ty jak wspominasz to granie, jaką tam rolę miałeś? Ty na jedynce grałeś tam wtedy? Tak, na jedynce byłem drugą jedynką zmiennikiem Piotrka Fediuka, leworęcznego zawodnika, no. Z fajnym rzutem Fedi. On w chyba 95... Nie, Boże, co ja opowiadam, nie, w 95. Lubię Mańkutów, jak którymś gra, tam, podobają mi się. O, inny styl. No. Teraz trenuję takiego fajnego chłopaka leworęcznego. No. Widzisz, bo ja od razu dawaj. No i Fedi. Fedi był w ogóle mistrzem Polski juniorów tam z któregoś tam roku, chyba pod trenerem Zającem. W każdym razie, no zdarzało się, że tam czasem mnie trener wpuścił na zachętę w pierwszej piątce. Tam dostawałem jakieś minuty, tam zagrałem, wiesz, jakiś nawet mecz, w którym rzuciłem dwie trójki. Wiesz, to dla mnie było strasznie dużo, naprawdę, bo no i ja byłem dzieciakiem takim, który uwielbiał koszykówkę, święcał na to mnóstwo czasu i jak wiesz, trzeba było grać w jakichś turniejach, to się czułem bardzo swobodnie, no ale jak miałem presję trenera nad sobą, no to sobie po prostu z tym nie radziłem i to mnie, jestem bardzo wdzięczny za to, bo to mnie nauczyło, jak też starać się trafić do takich dzieciaków. Rozumiesz ich po prostu. Tak. To też jest fajne, bo ja też lubię, jak sobie teraz z perspektywy czasu pomyślę, różne role pełniłem, jak grałem i zaczynałem w piątce i nie grałem, mm-hmm. I byłem zadaniowcem. I to tak głodny z tego, jak to się mówi? Głodny z tego nie zrozumie. No, na tej zasadzie, nie? Że też byłem w stanie zrozumieć, dzisiaj jestem w stanie zrozumieć tych chłopaków, którzy mają skwaszone miny trochę. Mm-hmm. Dlaczego inaczej się z nimi rozmawia, tak, nie? Tak. Także no widzisz, to ci się przydało, ale wyprzedziłeś chyba trochę czasy stylem gry troszeczkę. Trochę cię blokowały jakby styl gry, to co ty wtedy grałeś. Wiesz, wiadomo, że tam miałem ogromną łatkę i do tej pory pracuję. Streetballowca, tak? No przecież, oczywiście. Na szczęście Kaspa, się to zmienia, nie? Trener Uwalin, z którym będziesz miał okazję pracować. No. Ja nie wiem, czy w sumie kiedykolwiek... Znaczy, mieliśmy do czynienia, bo jak on był trenerem, to ja tam robiłem jakąś... Prowadziłeś... Spikerską robotę w Zielonej Górze. Zresztą myśmy się tak poznali. No. Ale no, nie przypominam sobie, żebyśmy mogli się poznać tak, żeby mógł zobaczyć, co ja w ogóle oferuję swoją osobą, jeśli chodzi o trening. A wiem, że on ma taki fajny pseudonim dla mnie, że tam jeden z zawodników, który do mnie gdzieś tam jeździ na obóz, trenuje u niego i jak zrobi jakiś, wiesz, jakiś tam cokolwiek nieszablonowego, a umówmy się, że no bardzo często jest tak, że no niewiele potrzeba, żeby trener ocenił, że coś jest nieszablonowe, prawda? Ty cirkus, tam u Kacpy, ty cirkus. Tak powiedział? Tak, no, podobno on ma w ogóle pseudonim cirkus, ten chłopak, nie? Tak? I wiesz, no ja jestem cirkus, więc pozdrów trenera Uwalina, mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli sobie na spokojnie. No on też teraz prowadzi grupy młodzieżowe. Tak. Ja myślę, że ta świadomość się ludzi zmienia jednak. Wszystkich gdzieś troszeczkę. Na pewno, wiesz, powoli, ja widzę po sobie, że ja mam, staram się mieć duży luz do tego, kiedy słyszę takie historie, no bo dużo do mnie takich historii dociera, mało kto ma odwagę powiedzieć mi takie rzeczy w twarz, a ja mega doceniam to, jak ktoś ale mi coś takiego powie w twarz. Sam kiedyś ci powiedziałem, że tak była taka opinia, że streetball, mm-hmm. No ale przecież ten streetball dzisiaj jest normalną częścią, ja nie wiem, dlaczego w ogóle można było tak to dzielić. Wiesz, nie? No na pewno jeszcze jest duży taki podział, zresztą nawet, wiesz, teraz trenerzy na koszykówkę 3x3, która no teraz robi się naprawdę poważnie, skoro możesz na Igrzyska Olimpijskie pojechać, polecieć. No i wiesz, no tak, ekipa tak. Trenera Rękiela ma na to dużą szansę.
mega trzymam kciuki i staram się pomagać jak mogę. Wiesz, dlaczego mamy, to jest w ogóle no, klasyczna gadka, polska mentalność, nie? Że moim zdaniem w ogóle w koszykówce ona jest bardzo uwydatniona. Na takiej zasadzie, ja mam wiele takich sytuacji, że gdzieś tam jadę na jakieś gościnne treningi. Mega jestem w ogóle wdzięczny za każdym razem, kiedy ktoś jest otwarty na to, będąc trenerem, że zaprasza gościa z zewnątrz i moim zdaniem to tylko świadczy o jego świadomości wartości swojej, że nie boi się zaprosić kogoś innego. Mi się wydaje, że jeśli ktoś boi się współpracy, to nie do końca zna swoją siebie, wartość. Tak, nie do końca jest pewny siebie. Ale często mam taką rozmowę, siedzę sobie z trenerem, obojętnie grupa młodzieżowa, cokolwiek, i mówię, kurczę, ten jak fajnie to robi, czy ale ma rzut, ale kurde, gibkość, ale balans, to tamto, siamto. I to bez kitu, no 9 na 10 jest taka sytuacja, że odpowiedź nie jest, wiesz, o, fajnie, kurde, miło, że to dostrzegasz, tylko, ale wiesz, on ma słabą głowę, ale on nie ma lewej ręki. Naprawdę? I wiesz, i ja za każdym razem mówię, ej, ale po co się na tym koncentrujemy? Okej, dobra, no ja rozumiem, wiem, że ty znasz go i wiesz, że nie ma tylko tych zalet, ale no po co tak, wiesz, tak koncentrować się na wadach? I mi się wydaje, że właśnie w kontekście streetballa, nie? My zamiast skupić się na tym, że dzieciak, który jest zajawiony tam kozłowaniem, wiesz, ja grając w tej siemaszce, ten pierwszy sezon, który dostawaliśmy tam strasznie w japę. Drużyny, grając przeciwko słabym drużynom, no nie oszukujmy się, traktowały to jako trening. Robiły sobie, ćwiczyli sobie jakieś tam różne systemy obrony, wiadomo, siadali nam chwilę na całym, sobie potrenować, żeby w warunkach meczowych przetrenować to, co robią na treningu, prawda? No ja nie twierdzę, że zawsze mi się to udawało, ale no miałem takie sytuacje, że wiesz, no przeciwko Zonce to sobie Haaland Globetrotter zrobiłem, tak, wiesz, tak, przeciwko pięciu gościom, nie? To trener Knab może to potwierdzić, bo kiedyś nawet to wspominał, jak się, wiesz, wnerwiał, że goście mu, wiesz, drużyna, którą tam chyba Krakowie wtedy trenował, mocno miał tą drużynę juniorów i no nie mieli na to odpowiedzi. Oczywiście no, też robiłem dużo strat w ten sposób, ale popatrz, no można skupić się na kimś, że ktoś jest streetballowcem i tylko klepie i jest beznadziejny i w ogóle nic nie rozumiesz i w kontekście dzieciaka, bo to jest ciągle dzieciak, nie? Tam czy młody człowiek, nieważne, zbić jego pewność siebie albo powiedzieć, stary, na to jest miejsce i czas. I będę cię potrzebował wtedy, że potrzebujemy, żebyś przekazował mi 15 sekund akcji. Ilu chłopaków? Bo potrzebujemy, żeby czas uleciał. I wiesz, jak komuś powiesz coś takiego, jak inaczej bardziej czuje się potrzebna ta osoba. Gość może całą, wiesz, może 36 minut w meczu siedzieć, ale jeśli ty mu powiesz, stary, ja cię nie będę potrzebował być może w tym meczu bardzo. Będą mecze, gdzie będziesz grał 2-3 minuty, ale te 2-3 minuty to będzie dla mnie kluczowe, nie? Jak zupełnie inaczej to działa. Jak wielu chłopaków zrezygnowało przez takie coś. Wiesz, no ja też zrezygnowałem przez to. Nie oszukujmy się. Massey też miał taką łatkę. To gadaliśmy o tym. W sensie, mówię teraz o rezygnacji bardziej w kontekście tego, jak miałem tam te 14 grania, lat. Grania, no grania. A jak miałem, wiesz, już te 23 i zrezygnowałem z grania, to już bardziej było takie świadome, że wiem, że dużo więcej dobrych rzeczy mogę zrobić jako w jakiś sposób, może nie jedyny, ale jeden z niewielu gości, którzy są w formie i chcą trenować indywidualnie z tymi młodymi ludźmi czy z zawodowcami i przez swoją formę mogą ich zainspirować. Bo nie oszukujmy się, jak wiesz, jak jesteś w stanie skopać tyłek zawodowcowi i powiedzieć mu, ty, mordo, wiesz, nie obraź się, ale to ty dostajesz pieniądze za granie, ja dostaję pieniądze za trenowanie, a wiesz, że przegrałeś, nie? I to nie, wiesz, nie chodzi o złośliwość, bo ja też sam grałem z tobą jeden na jeden i ty ze mną wygrałeś, prawda? Natomiast samo to, że nie, ale żarty żartami, ale ja z Maksymem rozmawiałem. Ta gierka niby se gramy, ale ambicjonalnie zawsze. Nie odpuścił. Ale oczywiście, tak samo, że tak. Ale oczywiście, że tak. Bo to, wiesz, ja jakby biorę poprawkę na to, że nade wszystko gdzieś dojrzałem do tego, że jak jestem trenerem, to jestem trenerem i wiem, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby tobie się nie stała krzywda. To jest dla mnie jakby najważniejsze, ale też nie jest tak, że będę się kładł, nie? No kurde, jakbym ze Hanasikiem, ty jakbym mógł se tu przyjechać, bo jej, mordo, kurde, a pamiętasz, że graliśmy? Pamiętasz wynik, ja nie? Czekam na rewanż, kolego, żeby zagramy, nie było. Zagramy. I wiesz, i wtedy jakby już kończąc ten wątek, jak zdecydowałem się, że przestanę grać, no to było dla mnie takie już logiczne, że zamiast być jednym z wielu, to mam szansę no pójść totalnie już w to, co robię i być może utorować jakąś nową ścieżkę, przede wszystkim zrobić więcej dobrego. Bo nie oszukujmy się, ja już wtedy miałem takie momenty, że musiałem wybierać. Albo będę grał w meczu,
albo pojadę zarabiać pieniądze. A tam no ja z grania w koszykówkę, z grania nie zarobiłem grosza. Ani grosza. To mogłeś do Stanów lecieć. Jako ten, a myślałeś, żeby do Stanów polecieć? No wiesz, do tej pory myślę i... No. Dobra, wątek zawodnika zakończony, zostałeś trener... Czyli zawodnik, nie gracz. No dobra, biorę to na klatę. A że zawodzą, tak? Zawodnicy, a gracze grają. Dobra. Ale biorę to z pokorą, ja naprawdę. Ja nie przywiązuję do tego gdzieś tam większej wagi. Zostałeś trenerem, ale indywiduale były cały czas, bo pojawia się też, tak, rocznik 2000 kadetów młodszych, to Wisła Kraków. I byłeś też asystentem w drugiej lidze. To jakoś się zbiegło w czasie? W tym samym czasie to było. Właściwie byłem asystentem w drugiej lidze, asystentem w juniorach i prowadziłem tą grupę z rocznika 2000. Wisła Kraków, tak? Tak, Wisła Kraków, którzy chodzili do klasy sportowej w gimnazjum numer... 73. 76. Oczywiście. Pierwsza licencja, jak dostałem ich, otwieram... plastron taki, wiesz, na zdjęcia tam były licencje, otwieram pierwszą, licencja numer 0763, stary. Nie, to jest... Zero wpływu. Ty powinieneś trenerem Kowalczykiem świętej pamięci, on by cię wziął od razu, wiesz, że on scouting robił albo jak budował zespół, tak, o, ten to jest koziorożec, o, to z Baranem, nie da rad, nie mogą grać razem. Gość, doskonale się, rozumiem. Ale on naprawdę pokazywał, że to ma sens. No, ci ludzie nie mogli razem współpracować. Wiesz, nie miał plus minus, wiesz, jak teraz statystyka, chodzi? Tylko miał horoskop. Wiesz, co chodzi? Jeśli wierzysz w coś... I to jest spójne dla ciebie. Cały świat może w to nie wierzyć. No. Ale jeśli dla ciebie to działa i to daje dzisiaj, efekty. Dzisiaj pełnia. O, to dzisiaj ciężko będzie na przykład. No i to takie, ale to jemu się sprawdzało bardzo często. No i wiesz, jeśli coś działa, to dlaczego nie, nie? I tam pracowałem na Wiśle. Najpierw byłem asystentem właśnie w juniorach i chyba od razu już w drugiej lidze, chyba jakoś tak to było. No i potem wyszła taka sytuacja, że trzeba był jakby wakat, w trakcie sezonu się pojawił na tą drużynę chłopaków z rocznika 2000, więc wziąłem ich. Super czas, kurczę, to było fantastyczne, bo mogłem swoje wizje na żywym organizmie testować, i widzisz, no. że działają. Ja w międzyczasie jeszcze gdzieś tam, wiesz, gdzieś tam w jakimś liceum prowadziłem drużynę szkolną w drugim liceum. Co ciekawe, ten wątek jak z panem prezydentem na kampie u Marcina Gortata, tam wiesz, jakaś szybka gadka z panem prezydentem, a tutaj okazuje się, że on mnie zagaduje, nie? I pyta mnie, a do którego liceum w Krakowie pan chodził, nie? Ja mówię, a wie pan prezydent, ja do takiego słabego. A do którego pan prezydent? No tam, ja do dwójki, nie? A on mówi, a ja byłem trenerem w dwójce. No i stary, rozmowa z abstrahując od, wiesz, jakby poglądów politycznych, bo ja się nie znoszę w to w ogóle ten, ale gadałem z nim tak jak teraz z tobą, nie? Okay. I to było super. To było fajne wspomnienie, że z kimś, no stary, bądź co bądź, jakkolwiek by go nie oceniać, głową państwa, mogłem sobie pogadać jak z ziomeczkiem. No i w tej Wiśle byłem za 2 lata będzie, nie? I skończyła mi się umowa, tam taka dziwna sytuacja wyszła troszkę. No nie przedłużono po prostu ze mną umowy, nie? Jakby nie byli zadowoleni. Bo trener Piecuch to do dziś tam jest, tak, nie? Tak, tak, co tak. Co prawda tak. Chłopaki tam awansowali w poprzednim sezonie, teraz spadli z ligi. Mhm. Czyli dobrze wspominasz ten okres Wiśle. Bardzo dobrze. Wiadomo, że jakby to rozstanie to było niefajne. Dirty. To było trochę takie, wiesz... Można było to załatwić lepiej i wiesz, ja wychodzę z założenia, że jak ludzie chcą się dogadać, to się dogadają, jak nie chcą się dogadać, to się nie dogadają. No nie? Dobra, a ty powiedz mi, jak prowadziłeś te drużyny jako główny trener, bardziej cię kręciło jednak indywiduale, czy prowadzenie takiej grupy, jakby już tak, wiesz? To jest takie, wiesz, takie trochę moje rozdarcie, bo ja bardzo wierzę w to, że trzeba trochę jakby uświadamiać ludzi, jak ważna jest ta praca indywidualna i najbardziej, najmocniej się czuję w tym. I teraz, gdybym w ogóle był taki temat, żeby wziąć drużynę pod siebie, to nie mówię, że na pewno nie, ale no miałbym warunki, że muszę mieć, kurde, asystenta, wiesz, patrzyliby na mnie jak na wariata, że co se gówniarz wymyśla, kurde, wiesz, o co chodzi, że... Bo ja uważam, że niestety w polskiej koszykówce młodzieżowej, nie oszukujmy się, na poziomie profesjonalnym też tak jest, jest mało takich organizacji, które zapewniają takie wsparcie trenerowi głównemu, że trener główny może być trenerem głównym, a nie trenerem głównym i asystentem, no tak, i organizatorem, i menadżerem, i poszukiwaczem
potem sponsorów... To miałeś propozycję z Ekstraklasy? Nie, nie. Dlaczego? Nie, nie. Nie wiesz. To wiesz, to trzeba się ich zapytać. Był jeden telefon ciekawy, nieważne skąd, ale na zasadzie, że słuchaj, bo mamy tutaj ten do przejęcia zwolnił się trener przygotowania motorycznego. Ja mówię, ale ja się tym nie zajmuję. No to też świadczy o tym, jak ludzie, wiesz, nie wiedzą, co ja robię. Nie? No chyba, że jesteś za drogi, ale nie wydaje mi się, bo jak się ludzie chcą, to się dogadają, to jak powiedziałeś. Że nawet już abstrahując od Ekstraklasy, nie ma w ogóle telefonów. Nie ma, może na przestrzeni, ja bym do ciebie zadzwonił, bo tak pierwszy trener to może sobie rano robi, wiesz, zaczyna trening, teraz przejmuje mnie Kacpa, idę półtorej godziny na kawę, bo ci ufam. No tak, no. I pracujesz z nimi, no tak to powinno wyglądać. Wiesz, tylko zabawa polega na tym, że często takie rozmowy jak z tobą teraz prowadzę, wiesz, dlaczego tak nie jest, nie? Bo ja jestem mega otwarty i ja niejednokrotnie pracując z jakimiś klubami z Ekstraklasy na płaszczyźnie gość z mikrofonem, czego nie lubię, bo robię to tylko dlatego, że muszę się utrzymać. A fajnie to robisz. Dziękuję. Natomiast może inaczej, najmniej to lubię ze wszystkich rzeczy, które robię. Może tak. Dobrze. Bo to jest frustrujące, że wiesz, że ja staram się komuś zapewnić dobry czas. Ktoś oczywiście może uważać, że robię to słabo, szanuję. Natomiast to jest wnerwiające, że wiesz, że chcesz ludziom przypomnieć, ej, goście, jesteśmy tu po to, żeby spędzić fajnie czas. Oni siedzą, wiesz. Ej, ale to takie trochę polskie, no musisz wybaczyć. Jest, sam wiesz, że ja się ruszę jak 2-1 zatańczę, trochę ale, nie będzie, ale kolego, troszkę. Ja czekam tutaj, panie Adamie, ja mam nadzieję, że coś tam pod paluszkiem jest, jakiś, wiesz, jakiś... Naciśniesz coś? Kawałeczek z naszej ulubionej, bo Kamil, tak samo jak ja, jesteśmy no, panem wklej polskiej to, muzyki ja uwielbiam ją. Ach, na prezentacji Kacpa mnie wymusił. Tak. Strasznie mnie to zestresowało. Tak samo jak mój pierwszy taniec na ślubie. Wszystko, kościół, to nie. Ale ten pierwszy taniec, jak Magda wymyśliła, to ale nie najgorsza rzecz. No wiesz, w twoim przypadku, gdzie masz wysoko zawieszoną poprzeczkę ze względu na małżonkę, którą bardzo pozdrawiamy, wybitną tancerkę i panią choreograf, no to wiesz, to... Ale ukryła mankamenty, wiesz, rozumiesz. Teraz już mówię, jak uczy... dobry trener. No bardzo, dała plusy, co mało ich było, ale teraz jest taki patent, że na przykład, żeby kroków nie pokazywać, to się dymy puszcza, wiesz, z tego. I pięknie to wygląda na klipie. Wszystko. Nie trzeba, tylko no to dla mnie dobre, bo wiesz, biodra sztywny, kurde, rozumiesz? Kij w dupie. Stiffy. Kurde, a gadaliśmy Stiffy Kamcio, czekaj. No i w tej Wiśle, proszę ja ciebie, tak. No. Szanowni państwo, szanowni widzowie, nie bądźcie na nas źli, my po prostu mamy fajny czas, tutaj sobie gadamy. Tak jest. Gdzie, jeśli ktoś, jeśli przynajmniej jedna osoba, ma dobry czas, to nasza misja została spełniona. No i wiesz, i odpowiadając na twoje pytanie, czy są telefony, nie ma telefonów. Ja myślę, że wynika to z tego, że ciągle mało osób wie tak naprawdę, co ja robię. Bo myślą sobie, że jestem pajacem z mikrofonem. To się dowiedzą po tym odcinku. Może jak ktoś nie wiedział, to może ktoś... Bo to jest środowiska sporo. Daj Boże, no. Ludzi byłoby, to ogląda. Byłoby fajnie. No bo to fajne by było. Zresztą tutaj nie widzicie, siedzi Maksym Papacz, ale dołączy. Ty pracujesz w Górniku Wałbrzych, ale co, dzwonił ktoś do ciebie, czy jeszcze nie? Nie, nikt nie dzwonił. Jeszcze nie. Ale tu wiecie, że mam w studiu dwóch najlepszych indywidualnych trenerów w Polsce? No dobra, już tam wiesz, tak nie no, słuchaj. Pan Adam potwierdził, no. Kurde. Fajne dziękujemy, z pokorą, natomiast idziemy, warto, zaraz robimy trening. No. Warto, z przyjemnością, warto podkreślić, że takich osób zajmujących się pracą indywidualną jak my jest więcej w Polsce. Ja też pytam. Pytałem Maksyma, jeszcze kogoś byś wymienił? Kto taki... Wiesz co, no, nie wiem, kogo wymienił Maksym. Tomek Wakulski. Tak, Tomek Wakulski, Marek Mańkowski. Jest parę tych tak, Marek osób. Marek teraz robi taką rzutową klinikę. On, tak? Znaczy, on generalnie jakby stara się koncentrować na aspekcie rzutowym, natomiast w ogóle pracuje indywidualnie. Nie? Jest trochę tych osób, coraz więcej. Myślę, że na pewno też jest trochę osób, które działają inkoguto, nie? Gdzieś tam się nie pokazują z różnych względów. Ja się cieszę z tego, że w ogóle pokazujemy, że coś takiego jest potrzebne, nie? I najważniejsze, trzeba, że możemy trzeba, współpracować, bo, nie? Kurde, to jest mega. Ja mówiłem, ja byłem z samoukiem, bardziej podpatrywałem, kurde, to mówiłem Maksymowi, że trener mi kazał, wtedy na jedynce jeszcze grałem w Śląsku, Johna Stocktona oglądać w domu. No kto chciał Johna Stocktona oglądać w domu, nie? Wszyscy chcieli Jordana wiadomo oglądać. I myśmy się sami uczyli, wychodzili rano na dwór, a teraz młodzież ma możliwość korzystać jeszcze z takich, że ktoś pokaże coś i tak dalej. Wiesz, to też jest ważne raz to, co mówisz o stricte technice, że jeżeli ktoś się koncentruje na technice i zajmuje się stricte tym, no to nie oszukujmy się, w tym będzie naprawdę wchodził dużo głębiej. Ja mam pełną świadomość tego, że gdybym miał dzisiaj zostać trenerem głównym drużyny, to ja bym nade wszystko nie chciał tego robić, dlatego, że wiem, że mam mnóstwo braków taktycznych, bo
gdzieś tam, wiadomo, obserwuję to, co się dzieje, ale nie jaram się tym, wiesz, nie mam wypisanych nie wiadomo ilu zagrywek, co na pewno trenerzy główni mają, nie? Którzy wymyślają swoje zagrywki i tak dalej, i tak dalej. Ja bardziej się skupiam na tym, żeby rozłożyć każdy możliwy ruch na czynniki pierwsze po to, żeby wiedzieć, jak go nauczyć. Co za tym idzie? Jeśli wiem, jak go nauczyć, to też wytłumaczyć młodemu człowiekowi, po co on jest. Bo to nie jest tak, że ty, Kacpa mnie nauczył jakiegoś zwodu, czy coach Maksym mnie nauczył zwodu, czy Hanasiwo mi pokazał ten zwód i ja mam go robić zawsze. Nie, on jest po to, żeby w odpowiednim momencie podjąć taką decyzję, nie? Przeważnie względem zachowania obrońcy. I oprócz techniki, którą uczymy, to myślę, że to jest mega ważne, że my staramy się też no, kulturę pracy i kulturę trochę życia też, nie? Bo to jest fajne, że znam Maksyma i wiem, jaką ma mentalność. Małopolską. Chociaż to ja jestem z Małopolski. I wiesz, i to jest super, że my na przykład bardzo często, wiesz, gdzieś tam gadamy ze sobą, wspieramy się i ja wiem, że możemy mieć nawet inne zdanie, ale to nie jest problem, żebyśmy pogadali o tym w szacunku. I ja chcę mieć... chcę starać się wysyłać taki sygnał do ludzi, że kurde, no możemy się różnić, możemy nie wierzyć w to, co ty uczysz, ja mogę nie wierzyć w to, co ty uczysz, ty możesz nie wierzyć w to, co ja uczę, ale my powinniśmy się szanować po to, żeby dawać ten przykład dzieciakom, nie? Co więcej, wiesz, bardzo często jest tak, że no, wychodzimy na boisko, ja teraz też dlatego już nie gram w ogóle, gdzieś tam sobie zagram w jakimś turnieju, dlatego, że jak gram, no to wkładam w to całe serce, są emocje i czasami robię jakieś głupoty, więc chcę tego unikać. Słuchajcie, wszystko no ku chwale koszykówki, żebyśmy, kurczę, wyprodukowali w takim wielkim kraju chłopaków, co będą iść do NBA. Oczywiście, no, to jest... ale do czego dążę, bo to masz kompletną rację. I teraz mówiąc o tych... Wiesz, bardzo często jest tak, że ludzie koncentrują się, mówiliśmy o tym, koncentrują się na złych rzeczach, które ktoś tam robi. Albo ten w 94 to, albo ten w 2007 mi powiedział to. Kurde, kto z nas nie popełnia błędów? Do cholery jasne. Wiesz, to jest naprawdę, to tak jak jeżdżę po szkołach i pokazuję przykład z ogniem, nie? Tam nauczycielki się łapią za głowę, jak nie są na całym spotkaniu i widzą wyrwane z kontekstu, że stoi chłop z piłką i podpala piłkę, a dzieci Możemy robią... Możemy to zrobić super. Teraz? A no, w aucie... Nie, bo się czujki. Nie, to by się nie włączyło, bo ja mam to obcykane, tylko nie mam tego. Nie mam się tego. Ale dlaczego to robię? Bo robię Ty to nie po to... Fajek? Robię to po to, żeby przypomnieć dzieciakom i też dorosłym, z którymi pracuję, że tak samo jak ogień ma wady i zalety, tak samo my mamy. Jeśli my o ogniu będziemy mówili, ej, ogień jest zły, bo można się poparzyć, i nie będziemy chcieli mieć nic wspólnego z ogniem, no to, kurde, nie będę mógł zapalić świeczki na torcie swojej córki, bo ogień jest zły. I tak samo jak ja będę myślał, Maksym jest głupi, bo robi to samo, co ja, czyli jest moją konkurencją. to wiesz, no to będę dużo tracił z tego, co mogę od niego dostać i co mogę... Idziesz po faję? Z czym mogę się wymienić. A kiedy poczułeś zainteresowanie tak swoją osobą rzeczywiście no, na tej płaszczyźnie, bo też przejdziemy do tych... kampów Marcina Gortata, bo to jest taka piękna rzecz, którą on robi. Kiedy poczułeś, że rzeczywiście, o kurde, to jest zarąbiste, bo też za to dostaję pieniądze. I rzeczywiście, że to jest już moja praca, to nie jest tylko dodatek. Myślę, że to jest ważne, że ja nigdy nie rozgraniczałem tego, że to jest praca, czy nie jest praca. Jak nawet nie dostawałem ani grosza i nawet czasami jak dzisiaj robię jakieś rzeczy, które chcę zrobić, bo chcę je zrobić i nie dostaję za nie pieniędzy, to... No, ja nie robię tego inaczej. No tak, ale Radziu Chyrzy mówi, że rachunki trzeba zapłacić. Amen. Żeby tylko na rachunki starczyło. No i ja mam takie samo podejście. Nie? I wiadomo, że są, szczególnie teraz przez koronawirusa, jest mega hardcore, nie oszukujmy się. Bardzo dowiedziałem się, jak funkcjonuje wiele ciekawych instytucji w tym kraju. ale właśnie przez to, że wiesz, moje szczęście, moja radość nie jest uzależniona od posiadania, tylko od spełnienia, ze względu na to, że robię to, co kocham, no to też bufor bezpieczeństwa w mojej głowie dotyczący tego, czy wiesz, czy jest źle, czy nie jest źle, jest zupełnie gdzie indziej przesunięty. I odpowiadając na twoje pytanie, ja jak robiłem pierwsze jakieś turnieje koszykówki, gramy First Streetball Challenge, tam to był 2006 rok, zrobiliśmy pierwszy, to już się tym mega jarałem, dokładając do tego. Mhm. Prawda? Jeżdżąc po Polsce przez parę pierwszych lat, dokładałem do tego i ja już czułem, że to ma sens. Oczywiście
no raczej moi rodzice tego nie rozumieli, dlatego kazali mi iść na studia, jedne i drugie, które rzuciłem, jedne i drugie, i nie skończyłem studiów, co nie zmienia faktu, że dzisiaj prowadzę szkolenia dla nauczycieli, dla trenerów, czasami dla ludzi z biznesu, i raczej nie mówię to po to, moją intencją nie jest tutaj się chwalić, że parcie, jaki jestem kozak, kurde, nie musiałem kończyć studiów, bardziej chodzi mi o to, że można do niejako tego samego dojść różnymi drogami, nie? Można pójść drogą studiów i ona jest jak najbardziej dobra. Można pójść drogą trochę bardziej praktyki, która też jest dobra. Być może nie będzie dla każdego ta sama droga będzie dobra, jasne, bo ludzie są różni. Ale trzeba po prostu starać się robić, działać bardziej praktycznie niż teoretycznie, nie? Zadałem tak to pytanie też Maksymowi Papaczowi. Twoje ulubione ćwiczonko z piłką? O kurczę. Miałem to samo. Ja wiem, że to jest takie... Wiesz co, uwielbiam... ale mam wiesz, 76 różnych, wiem, wiesz o co chodzi? Lubię bardzo... To możesz trzy. Bardzo lubię wszelkie wariacje na temat wykończeń podkoszowych. Okay. Bo jak kiedyś zrobiłem sobie listę wykończeń podkoszowych, to przy 54 się zatrzymałem i wiem, że to nie jest wyczerpane. Nie? Naprawdę? Tak, no bo wiesz, popatrz ale się. W praktyce, kurczę, to prawy haczyk, jak ktoś umie lewą, to lewy, flouterek jakiś. Okay, no to teraz popatrz na to w ten sposób. Proste ćwiczenie, nie? Daję ci fantastyczna rozgrzewka. Patrz, daję ci tylko początek i zakończenie. W sensie daje ci sposób ruszenia, którędy musisz przenieść piłkę, czy górą, czy dołem, zależnie od tego, gdzie ja mam ręce, czyli podejmujesz decyzję, masz już wkładanie decyzyjności w to. Masz ruszyć na przykład prawa ręka, lewa noga, skrzyżnie. Potem masz też ruszenie jednoimiennie. Nie? Ja już spokojnie! Mariusz, dopiero zaczynamy, nie? Ale potem patrz, masz wykończenie. Masz wykończenie w pierwszym kroku, masz wykończenie po naskoku, masz wykończenie. Okay. Oczywiście, ale to wiesz, footwork to jest jedna rzecz, a jeśli mówią o samej ręce, stary, no to przecież masz po prostu layup, możesz layup zrobić tak, możesz rzucić tak, możesz rzucić rzut łyżką, jedną ręką nie dochwytując, wiesz, w pierwszym kroku, mówisz haczyk, nie? No ale masz haczyk po bumpie, masz wykończenie ver, czyli wydłużenie, masz... Stary, masz rewersy. Ile masz rewersów? Masz rewers przodem, masz rewers tyłem, masz rewers z nogi jednoimiennej, masz ze skrzyżnej, masz up and under, wiesz, w powietrzu. Tego jest mnóstwo. Masz up and under przodem, masz up and under tyłem, masz eurostep, masz eurostep, masz jugostep, który teraz jest krokami, masz stary cross step, dwutakt z krokiem skrzyżnym. Czyli jedno wykończenia pod koszem w 76 teraz, wariantów. Tak, tylko teraz zabawa polega na tym, że robienie tego, wiesz, żeby tylko robić 76 wariantów nie jest celem. Nam raczej chodzi o to, żeby dać 2, 3, 4, które są counterami dla siebie, czyli są przeciwieństwami. W ogóle wyraz counter moim zdaniem jest bardzo, bardzo, bardzo istotny w pracy uświadamiania indywidualnego, że jeżeli jesteś dobry, mówiąc najprościej, no twoim counterem do wjazdu będzie co? Będzie rzut. Tak naprawdę jeśli masz i wjazd i rzut, no to ciężko jest zatrzymać takiego zawodnika. Jak jeszcze gość ma wizję boiska i w trakcie może podać, w trakcie może się zatrzymać, robić pull-upa też. No ciężko jest zatrzymać indywidualnie takiego zawodnika bez podwajania. No prawda? Dobra, no to jak już przychodzą do ciebie dzieciaki, no to wiadomo, że nie zryjesz im beretu na nagle 76 wariantów. Bo to, 82. Nie? No 82. To jak dobierasz do nich? Musisz ich poobserwować troszkę. Oni ci wysyłają filmy wcześniej, jak grają, oglądasz ich mecze? Czasami jest tak, bo bardzo często przyjeżdżają do mnie gdzieś z daleka, więc przysyłają coś i wtedy tam sobie obczajamy. Natomiast kluczem jest, wiesz, zobaczenie w ogóle, jak dzieciak słucha. Dla mnie to jest najważniejsze. Zresztą z dorosłym jest dokładnie to samo. Dokładnie to samo, bo dla jednej osoby, ja na to mówię, inteligencja mięśniowa. Wystarczy, wiesz, raz pokazać, gość powtarza natychmiast, nie? Dla drugiej osoby musisz trafić ze sposobem wytłumaczenia, nie? I moim zdaniem kluczem w pracy indywidualnej jest też dostosowanie, może inaczej, niestosowanie tych samych środków dla wszystkich, nie? Jeśli ktoś jest szybki, będziemy go inaczej próbowali ułożyć w tych wykończeniach, nie? Jeśli ktoś bazuje na dobrym rzucie z dystansu, będziemy pracowali inaczej. Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby mieć pomysł na tego zawodnika. No tak. I tu pojawia się mega ważna rzecz, bo
ja mogę zrobić wszystko, ale ciągle, jeśli będę, i to jest to, z czym bardzo często niestety się borykamy, jeśli będziemy w opozycji z trenerem drużynowym... Tak, tak, to jest, nic mu to nie da, co sensu, robią. Tak. On się będzie rozwijał, ale no, będzie to bardzo ograniczone. I w świecie idealnym. Mówimy już o ludziach, którzy gdzieś już regularnie grają. Dlatego tak. Im szybciej przyjdzie się, tym lepiej. To jest jedna rzecz, ale mówię tutaj, wiesz, o współpracy trener drużynowy. Klubowy, ja wiem. Wiesz, jeśli trener drużynowi mówi, stary, ty, on dostaje tam średnio sześć razy w meczu piłkę, kurde, na prawym 45, weź mu, daj trzy rozwiązania, które będzie to miał. Chłopie, to naprawdę... Inaczej, nie? Inna bajka, a ty ćwiczysz drive'y, mój, chciałbym, nie penetruje, a gość będzie w kornerze stał pół sezonu i zatrzyma rzut. Otóż to, więc wiesz, tutaj obserwowanie gry, obserwowanie wideo jest mega ważne, no bo jak gość stoi w kornerze, to jest coś... Albo trzeba sobie do perfekcji doprowadzić, stanie w kornerze. Ale wiesz, przy staniu w kornerze o tym się ciągle zapomina, bo gracze, jak łamią zagrywkę, są rypani często, co zrozumiałe. Natomiast, czemu? Są? No, widzisz, no ja też jestem zdania, że trzeba w tym mieć wyważenie, umiejętne, ale to nie jest nasza robota w tym momencie. Stanie w kornerze daje mnóstwo, ale to mnóstwo szans na backdoor. Mnóstwo. I z Michałem Sitnikiem też pracujesz, nie? Przez chwilę miałem okazję z nim pracować, bardzo się cieszę, że przyszedł do ciebie, bo ma po prostu bliżej, nie? Ale no, o to chodzi. I wiesz, i pierwsze, co zrobiliśmy akurat z Michałem, teraz wiesz, widzimy, ile, robi robotę, ale pierwsza rzecz, którą w ogóle z nim robiłem na płaszczyźnie wideo, wiem, że masz tam stać i to nie jest to, że ja ci teraz każę robić coś innego niż trener ci każe, bo to w ogóle to jest dla mnie też istotne, żeby zawodnik zrozumiał, że ja nie każę ci czegoś innego, co trener, nie? Ale myślę, że jeśli nauczysz się obserwować, kiedy twój obrońca, stojąc w pomocy, obraca głowę i wyczujesz ten moment, lecisz. Będziesz miał punkty za darmo, nie? I obserwując teraz, co robi, no... Nie chcę, wiesz, wiem, jak to nie, brzmi. Rozwija się, ja mówię o nim. Tutaj ordery proszę tutaj przypinać. No nie o to chodzi. Po prostu, wiesz, to jest jeden przykład, nie? I jeśli znajdziemy coś takiego w grze każdego zawodnika, poświęcimy na to czas i znajdziemy takie małe rzeczy, a w idealnym świecie, jeśli moglibyśmy to zrobić we współpracy z trenerem głównym, najlepiej. Ile czasu potrzebuje ktoś popracować, żeby to wprowadził w mecz? Bo wiesz, to, że tak jak ty ze mną próbowałeś mi zrobić, wytłumaczyć ten krok zerowy, wiesz, że ni cholery, ja tego nie wprowadzę, nie ma szans, no musiałbym to chyba pół roku rębać. Ile, po jakim czasie widzisz efekty? Tak jak mówisz, no dla ciebie to mogłoby być pół roku, dla kogoś innego to będzie tydzień. Wszystko zależy od tego, raz, jak gość, jaką ma łatwość w zmianie nawyków, bo nie oszukujmy się, że koszykówka to jest gra nawyków, na meczu nie myślisz, na meczu automat. Robisz to, co jest nauczone, czego jest nauczone twoje ciało, no a dwa, jak często to robisz, nie? I wiesz, jedni to kumają po czasami masz wrażenie, że kumają to po jednym treningu, co oczywiście nie jest prawdą, bo w meczu wyjdzie co innego, ale po stosunkowo krótkim czasie, no z innymi się trochę dłużej pałujesz, nie? Więc no, wtedy znowu kluczowe jest to, żeby wytłumaczyć takiemu młodemu zawodnikowi i dorosłemu też, że gościu, to, że ty sobie przyjdziesz do mnie, czy do innego trenera, to jest super, tylko że kluczem jest to, co robisz samemu. To czy ty tą wiedzę, dlatego też każdy z moich zawodników prowadzi zeszyt i mają, no wiesz, tak jak ty prowadzisz zeszyt, ja mówię im, bądźcie jak Kamil, nie? Be like Cam. I wiesz, i zapisują sobie to, nie że stricte o ćwiczenie, tylko na co zwracać uwagę i jak się tego nauczyć, żeby mogli to robić samemu, nie oszukujmy się, że automatycznie wyrabiasz przez powtarzanie, nie? Jak myśmy kiedyś kosza grali? Nikt takich rzeczy, kurczę, no, bardziej chyba może nie było telefonów, pamięć taka była... Wiesz co... Patrzyłeś na... No nie to wiem. Jest tak jak, jest na przykład rolowania, nie? Że często przeciwnicy tego typu nowinek, nazwijmy to... Myślę, jest rolowaniu oczywiście... na wałkach, czy rolowaniu Tak. No terapii na punktach spustowych, okay, no, tego dobra. Typu rzeczach, nie? Wiesz... Ja rozumiem tych, którzy nie lubią nowości, mówią, 20 lat temu graliśmy i to było, albo ktoś, wiesz, tam mówi, w trampkach graliśmy i było dobrze. Oczywiście, co nie zmienia faktu, że jeżeli to może sprawić, że będziesz troszeczkę lepszy, to dlaczego tego nie robić? Co jest różnicą pomiędzy zawodnikami z polskiej ekstraklasy, a zawodnikami z NBA? No to, że oni przede wszystkim w NBA... poświęcają więcej czasu, bez dwóch zdań. Oczywiście mają na to więcej pieniędzy, bla, 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 bla i milion innych powodów, bla, 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 ale są otoczeni specjalistami z każdej wąskiej dziedziny.
jeśli jest jeden pacjent, który coś tam słyszał o rozciąganiu, coś tam słyszał o rolowaniu, coś tam słyszał o treningu indywidualnym i coś tam wie z taktyki, a masz drugiego pacjenta, który ma wokół siebie eksperta od rolowania, eksperta od pracy siłowej, eksperta od pracy indywidualnej, eksperta od taktyki obronnej i eksperta od taktyki z ataku. Co więcej, tych ekspertów masz trzech. Albo, stary, w Filadelfii mojej ukochanej jest sześciu gości od pracy indywidualnej. To nie są asystenci. Sześciu następnych masz asystentów. I to nie jest cały sztab. Wiesz, no nieźle, nieźle. A porównując to, jest Maksym, który, no, jestem mega zadowolony i dumny z niego, że trener Grudniewski mu zaufał. Super. Natomiast no jest... Prawie w Polsce nie ma osoby zatrudnionej na tym stanowisku, się... wiesz, bo to jest osobna kwestia, że robisz indywidualnie, ale asystent raczej to się kojarzy, że ma zrobić wideo. Wszystko, tak. Z Kacprem przed sezonem też mówiłem. I koniec, że, nie? I Max, pamiętaj, że bardzo mi kibicowałeś, ja pamiętam, że przed podjęciem decyzji, że tak się tutaj, ale no Kacper mówi, pamiętaj, że żebyś nie stracił tej opcji pracy indywidualnej. Tak, tak, nie stracił tylko wideo. No o to chodzi, bo to mi się kojarzy, że asystent wideo, atmosferka, tam zapytać u chłopaków, co słychać, tam powiedzieć pierwszemu trenerowi, ale to jest też taka rola asystenta, ale generalnie oczywiście. To wideo się kojarzy, że to jest taki chrzest bojowy asystenta, że to wideo musisz zrobić. I nie oszukujmy się teraz, że pierwszą wymówką, którą większość klubu powie, ale nie ma na to pieniędzy. Oczywiście. No szczerze, mam troszeczkę inną wizję, z tego względu, że są pieniądze na ściąganie zawodników i płacenie nawet nie im, nie? Bo im to jedno, ale za licencję kolejnego zagranicznego zawodnika jest, wiesz, już nie mówmy o kwotach. W tym roku ale chyba nie wiem, czy rekordy jakieś wypadły. Stare kluby płacą po 30 koła za licencję, jakaś taka była, historia, czy nawet nie więcej, nie? I wiesz, i mówienie, że nie ma na rozwój pieniędzy, a nie oszukujmy się, że co jest bolączką? Bolączką jest to, że my chcemy, i to każdy z nas to ma, chce mieć efekt natychmiast, tu i teraz. No tak. A w sporcie, szczególnie w sporcie zespołowym, nie oszukujmy się. Chyba zapomnieliśmy o szkoleniu troszeczkę, nie? I dlatego tak, musisz zainwestować nie tylko pieniądze, ale i przede wszystkim czas. Panie Adamie, nadzieja jest w was, że to się będzie zmieniało w tych rocznikach właśnie tych, co teraz właśnie, nie wiem, no ja kończę, wy zaczynacie tą pracę, to jest szansa tych pokolenie Jordana, że wychowamy kogoś, co? Do NBA, i może, wiesz, to jest wysiłek naprawdę, uważam, jest takie powiedzenie, nie wiem, czy afrykańskie chyba, it takes a village to raise a children, coś takiego. I naprawdę bardzo w to wierzę, że wiesz, my możemy chcieć, ty, pan Adam, każdy z nas robi robotę, ale jeśli będziemy, wiesz, pojedynczo, to ciągle będzie takie bardzo krótkodystansowe. Jeśli będziemy sobie pomagali, i bardzo wierzę w to, że w ogóle w kontekście polskiej koszykówki, my wcale nie jesteśmy małym środowiskiem. My jesteśmy bardzo rywalizującym na siłę środowiskiem. Jednak, tak czujesz to. Bo ja jako zawodnik to jeszcze tego nie czuję, ale wy już jak na pewno macie inne. Tam, gdzie inne nie ma potrzeby tej rywalizacji i tam, gdzie można sobie, ciągle rywalizując nawet na poziomie sportowym, ale na poziomie takim człowieczym, po prostu pomóc i nie przeszkadzać. O, nie przeszkadzać, no to tam niepotrzebnie szukamy jakichś wad. Ta koszykówka jest piękna, naprawdę. I myślę, że to w Polsce dużo jest zainteresowań, tylko troszeczkę tak zapomniana, można powiedzieć, nie? Ja nie twierdzę, że jest zapomniana. Naprawdę. Może medialnie widzę, jakby zaniedbana. O, dobre słowo. Zaniedbana. Już jak pan Adam odpowie. Dobre słowo, dzięki panie Adamie. Zaniedbana, ale no wszyscy są dobrze dlatego. No zobaczymy, no jakim to. No co? Nie, chciałem tylko powiedzieć, że wnioskuję o premię dla pana Adama. No może coś tam się załatwi, zobaczymy. A propos tych ćwiczeń, tam mówiliśmy o różnych wariantach i tak dalej, ale. I ostatnio tak spodobało mi się, co pewnie też na pewno to robiliście, ale Wade z synem tam trenował i tam 5, 4, 3, 2, że się kończy akcja. I to mi się podoba, że gadaliśmy, kurde, czacha dymi, gadaliśmy, że w sytuacjach stresowych, jak się czas kończy, robisz jakieś automatyczne rzeczy. Tak jest. Żeby takie wprowadzać właśnie moim młodym rycerzom, mój 5, 4, 3, 2, 1, żeby presję czasu. Masz mieć jeden, dwa jakieś zwody czy zagrywki, że to wykorzystasz. Tak, w końcówce. Bo wtedy, kiedy jest stres, no twoje ciało zawsze idzie do nawyków, które masz wytrenowane. No, to ja prawo podleję. Teraz to już nie, bo już im starszy, to dalej od kosza, nie? To klasyka chyba jest, nie? Jest tak trochę, że zawodnicy kobiet też od kosza. Oczywiście, że tak, no, że wiesz, no
im jesteś starszy, tym mniej będziesz fizycznie grał, no bo oszczędzasz to ciało, jasne, nie? Jesteś też mądrzejszy, no wiadomo, że dużo więcej bazujesz na czytaniu gry. Z jednej nogi wolę dlatego. To jest coś pięknego. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, to notabene chyba mówiłeś, że trener Chyży cię do tego namówił. Tak. Żeby walić z jednej nogi. Pamiętasz nawet, jak analizowaliśmy to, bo nagrywaliśmy nasze jeden na jeden i jak ja się jarałem tym, że ty mnie zaskoczyłeś tym, że rzuciłeś z drugiej nogi. Że... Ja nawet nie wiedziałem, co się stało. Dokładnie, nie? A ja wiesz, a ja to jakby dla mnie to było, kurde, w ogóle nie pomyślałem o tym, nie? I zacząłem od razu też to trenować, nie? Ale to przez to, no nie umówmy, ja jestem, wiesz, grubo szybki, mało krępy, niewywrotny. Przez ten brak atletyzmu, jak to brzmi. No brak w ogóle, wiesz, no ani nie skakałem, ani szybko. Ja musiałem w jakiś sposób zdobywać znaleźć punkty. Oczywiście. No i znowu wracamy, wracamy do punktu wyjścia, sam, czyli do tego, żeby koncentrować się na zaletach, no. A nie na wadach. No i da się, no kurde. Wszyscy mówią, ale mu dam teraz bloka, nie? A tu lecisz, Karina, gdzie lecisz? O czym chciałem powiedzieć, trochę autoreklamy. Ale ja popieram, brać go do kadry jeszcze. Nie, już nie. Albo 3x3 chociaż, no poczekaj, zadzwonię do Rudek. Nie dałbym rady, wiesz, że kurde, podziwiam tych chłopaków. Poszedłem sobie na gierkę taką, jak oni grają. Intensywność inna. Jaka jest intensywność. Mm. I tu wychodzi też skill, bo trzeba umieć grać jeden na jeden. No jest dużo mniej okazji do schowania się w kornerze, nie? No. Trzeba... Na pika nie ma chyba czasu za bardzo. Są szybkie piki, są szybkie, takie bardzo... Krótkie, tak, krótkie, dokładnie. Hiszpańskich tak. Dużo jest? 3x3? Że tam... Hiszpańskie. Się śmieję, bo... Jak to się nazywa? Wiesz co, bo... Nie, broń Boże, nie o to mi chodzi, tylko bardzo często jest tak właśnie, jak rozmawiam z ludźmi z naszej społeczności koszykarskiej, że właśnie jest dużo takich określeń właśnie, że coś jest serbskie, że coś jest hiszpańskie, a ja ciągle czekam, kiedy powiemy, że coś jest polskie. Myślę, że Kamil coś zaraz wymyśli tutaj. Oprócz rękawiczki. No ktoś by musiał... Dlaczego w ogóle, Kamila, dzisiaj jadąc tutaj na to wpadłem, dlaczego do ciebie nigdy nie przygnęła ksywa Gary? Rękawica? No. Nie, bo w ogóle wszyscy myśleli wiele, że ja sobie tak dla żartów to zakładam. Ja ogólnie jestem, że tak powiem, lekko upośledzony. No, mam tę świadomość. Goście mi wycięli nerw promieniowy, a Kamil sobie tam rękawice gra. Nie gra, bo kiedyś... Trochę lepiej grałem. No, ale ja myślę, że ciągle za mało się o tym mówi i to jest twoje pomimo. To jest moje pomimo, że gram z jedną ręką tak naprawdę. Jedną rękę. W logu jest co? No co? Nie, no wiadomo. Prosta sprawa. Natomiast, kurde, do czego ja chciałem... Bo Kamil się teraz skapnął, że to jest logo. A to logo jest. On myślał, że wiesz, że żółwik jest, że to chodzi o koronawirusa. Tak, bo to też wyprzedziłem czasy. Pomimo. O czym gadaliśmy? O tych o koszykówce. Będzie kiedyś coś polskiego? Nie wiem, no myślę, że jak jakiś... Teraz zawodnik coś, nie wiem, osiągnie, bo drużyna, że coś nowego wprowadzi. Nie wiem, z jednej nogi zacznie jakiś młody chłopak rzucać zagrywki. I to jest Polska. Ja bardziej mówię to po to, bo ja to nie chodzi o to, że my musimy coś znaleźć z takiego. Bardziej chodzi mi o to, że my ciągle się... Hiszpanii. Jakiś trener musiał w Hiszpanii to wymyślić. I pół Europy to gra. To jest bardziej właśnie, moim zdaniem, to jest ciągle właśnie to myślenie, że my myślimy, że Serbowie to super, że Hiszpanie to super, a nam jednak ciągle coś brakuje. Kurde, oni robią to super, bez dwóch zdań. Tylko, że nam naprawdę też... Jeszcze raz? Jugostep, tak. Teraz to są kroki, bo przepis się tam 3 lata temu zmienił. Moim zdaniem w ogóle tutaj. Jugostep. To jest naskok na tą samą nogę. Jak robisz kozioł na lewej nodze, na przykład zaczynasz dwutakt od lewej nogi i teraz to są kroki. Moim zdaniem, to oczywiście no, nie mogę się kłócić z przepisami, bo taki jest przepis, koniec, kropka. Natomiast to jest dużo trudniejsze technicznie i moim zdaniem wyszkolenie zawodnika techniczne teraz jest karane. No jest dużo takich kwestii w ten... Marzę o tym, to może kiedyś się uda, że z panem sędzią Zamojskim będziemy mogli sobie usiąść nawet... Czy poza kamerami, to mnie istotne, ale Kaspa, ja lubię, jak sędziowie mają otwarte głowy i są, wiesz, no chcą rozmawiać po prostu. Dużo oglądasz koszykówki, NBA, pierwsza liga, PLK? Nie powiedziałbym, że dużo. Oglądam... To, co mnie albo interesuje w tym kontekście, że tam gra ten zawodnik, którego chcę obejrzeć, żeby wiedzieć, nad czym z nim pracować, albo coś mnie emocjonuje. Nie? Czyli na przykład jest Filadelfia i się jaram tym, że... Wiesz, jak Marcin grał, to bardzo dużo oglądałem, nie? No bo to było dla mnie niesamowite przeżycie, że mogę widzieć gościa, którego znam. To no, jedno z takich najbardziej niesamowitych w ogóle przeżyć moich w życiu ever, to było jak byłem na pierwszym meczu swoim NBA w życiu w Waszyngtonie i jest timeout i wiesz, Marcin zbiega na timeout i wiesz, i wynajduje mnie z drukiem i wiesz, tam kiwną głową, wiesz. No, nie da się tego w ogóle
No nie da się tego opisać, nie? Że jeden z tych, idoli, bo wiesz, no każdy dla mnie gracz NBA, dla mnie jak ktoś zagrał kurde pół meczu w NBA, albo w ogóle pracował z NBA, to jest coś niesamowitego, nie? Mnie to wnerwia strasznie, jak się umniejsza na przykład Czarkowi Trybańskiemu. Cholernie mnie to irytuje. Jak się umniejsza Maćkowi Lampę czy Marcinowi Gortatowi. Nie doceniamy tego. No, teraz, tym sobie robimy krzywdę, że nie doceniamy. Myślę, że powinniśmy docenić, bo tego już nie ma i brakuje. Właśnie, tylko teraz jest woda po kisielu, wiesz. Wtedy, kiedy była szansa na przykład głosować na Marcina w meczu gwiazd i tutaj gdybym nie pracował z Marcinem, zachowałbym się tak samo. Moim zdaniem nie, mam gościa, kurde, mamy szansę i tam naprawdę niewiele brakowało. I wystarczyło, wiesz, no... Szkoda. Robić coś, a myśmy byli Januszami, którzy mówią, o, on się nie nadaje, kurde, wiesz. No tak jest niestety. Tak samo ci, co LeBrona nie lubią, docenią, jak odejdzie. O Jezus. No dobra, ale robisz takie filmiki, jakby, w których analizujesz, nie wiem, styl gry albo... Mhm. Z coachem, tam jest coach, z Piotrkiem Rękiewiczem, nie? Tak, no. To na czym to polega? Skąd to pomysł na takie coś? To było przez chwilkę z portalem Gwiazdy Basketu. Może wrócimy do tego, może nie, jeszcze nie wiadomo. Może zacznę robić to samemu, zobaczymy. W każdym razie no, oni wyszli z takim pomysłem. Czasami oni podrzucali konkretnego gracza, czasami ja na coś wpadałem. No i wiesz, no i oglądałem sobie wtedy takiego pacjenta. Starałem się zwracać uwagę przede wszystkim na zalety, bo ja nie, wiesz, naprawdę nie czuję się w roli, żeby mówić, że ktoś z NBA słabo robi to. Wiesz, no jak to brzmi w ogóle, że ja, Mosiek, wiesz, który grał nigdzie, będę mówił, że ktoś z NBA nie umie robić tego. Ja, jeśli jest potrzeba, ktoś chce ze mną pracować, to oczywiście siadam nad tym i musimy sobie to zdefiniować, ale jeśli ja mam kogoś krytykować, no nie czuję się w takiej roli i irytuje mnie, jak ludzie, którzy nie osiągnęli jednej tysięcznej tego, co taka osoba, mówią z taką łatwością, że a, on to tego nie umie. Zwłaszcza w internecie. Nie? Jasne, każdy ma prawo do tego, żeby oceniać, ale myślę, że powinniśmy troszeczkę ostrożniej poruszać tego typu tematy. Od kiedy współpracujesz z Fundacją MG13? Od 2010 roku, no to teraz byłby 12 rok, daj Boże, jak będą kampy. Pierwszy raz swój pamiętasz? Oczywiście, w Olsztynie na... Śmieszna historia, bo wiesz, czasami ludzie się pytają, mówię 76, śmieszna historia, sorry guys. Przepraszam. No bo mi się chce siku, zaraz pauza. Bo ja byłem w 2009 roku z takim moim, można powiedzieć, podopiecznym Piotrkiem Piwońskim na kampie Marcina Gortata i widziałem, że Marcin robi tam wszystko. W sensie prowadzi trening, gada z mediami, w ogóle miał szarą koszulkę. A taka podpowiedź, jak robisz event sportowy, to nigdy nie bierz szarych koszulek, bo na szarych koszulach paszka się paszka i wszystko widać, nie? Więc to nie jest dobry kolor pod eventy sportowe. Ale czuć pracę, jak Sławomir mówi. Ale tam było tak czuć, wiesz. Tak? Sweat. No i wiesz, i tak napisałem maila potem do fundacji, że w sumie już wtedy trochę pracowałem z mikrofonem, że mogę pomóc, nie? No i po roku, co ciekawe, ten chłopak, z którym byłem, po roku w ogóle jak z nim jeździłem po Polsce, on tam konkursy freestyle wygrywał, po roku znając mnie i wiedząc, jaką ja mam fazę w głowie, powiedział mi, a ja zapomniałem powiedzieć, bo ja mieszkam pod 76, nie? True story. Ty, póki był przerwę siku. Ci zakręcisz na pilocie piłką? Kacper ma fajny taki bajer. Patrzcie, co się dzieje. Kurczę, patrz. No kręcę. A mam zmienić program jeszcze? A na majku można, panie Adamie? Możemy? To się nie uda raczej. Zakręcić. Nie, bo jest za... Za miłki. Tak. Za mało kantowy. Aha, tak, no dobra, tak. To już się przyłożymy ten. No to iść! Kurde, ty masz. Jakby wypadła, tak? Ale byłaby afera, co? Co? Jakby wypadła, ale on patrz, nawet nie mrugnął. Widziałeś jakiegoś, to jest jednak Kobi. Widziałeś tak świętej pamięci Kobi, kurde, piłka tu, a zero. To jest jednak to doświadczenie. Jak nie, że widać było na górze. Ej, co mówiłeś? No i słuchaj, napisałem maila do fundacji, no i zacząłem pracować z fundacją. Zaprosili mnie do tego w sumie, żebym gadał do mikrofonu. A wtedy gościem fundacji był zawodnik NBA Marty Conlon. W ogóle nikt nie wiedział na początku, jak on przyleciał, no bo to wiesz, to był jakiś tam zadaniowiec. Nikt nie wiedział, jak on ma nazwisko.
No i a ja go musiałem zapowiedzieć, nie? Bogu dzięki, na tej hali w Olsztynie tam było słabe nagłośnienie. No i wiesz, pytaliśmy się wszystkich dookoła, pytaliśmy się go, ja też się go zapytałem, no ale wiesz, on jak redneck man, kurde, mówię, no trzeba jakoś gościa zapowiedzieć. No i wszyscy żartowaliśmy, że on jest kondom, nie? Ale no jakoś go tam Marion, oklaski Marty Condon. I Marty tak naprawdę był gościem, oczywiście Marcin też, natomiast który powiedział, stary, ty kurde, no umiesz robić różne rzeczy z piłką, a już wtedy jakoś tam coś pracowałem z dzieciakami, ty tutaj będziesz trenerem też, nie? I to wyszło tak mega, mega, mega naturalnie, jakby z każdym rokiem moja rola, zaufanie Marcina też rosło i no i dzisiaj jest tak, jak jest. No to są, te kampy są piękne, bo tam też łzy się pojawiają, że ten chłopczyk, który wygrał ostatni raz, to wiesz, to wycisnął łzy. Nawet u Marcina wiesz, Gortata wycisnął wiesz, łzy. Wiesz, tak, takich, to jest coś, co wszyscy widzą, bo wtedy są kamery skupione na jednym miejscu, ale... Często się to zdarza? No, bardzo często. Jest tu nie tylko przy kampie na wózkach, ale często są takie momenty, wiesz, że ten dzieciak, no po prostu... Ja często widzę, patrząc na te dzieci, widzę siebie, wiesz, widzę dzieciaka, który bardzo chce, czasami mu się nie udaje, ale przede wszystkim bardzo chce i to mnie wzrusza, to mnie chwyta za serce, no. A jestem, wiesz, mi niewiele trzeba, żeby tam się łezka zakręciła. Wiem, ale to jest naprawdę piękna sprawa, bo no tego nie, mało tego. No Marcin, fajnie, że to robi, szkoda, że już go nie ma i oby to trwało jak najdłużej, ale to też... pozwoliło ci zobaczyć Amerykę, Stany Zjednoczone, bez NBA, jak to się nie, mówi w ogóle... w żargu, inside, outside, nie? Zobaczyłeś. Ale powiedział jak... to dokładnie jak pan to Wojtek, dokładnie to powiedziałeś jak pan Wojtek Michałowicz. Inside, outside zobaczyłeś, bo oprócz tego, że powiedziałeś, byłeś na meczu, miałeś możliwość podpatrywania treningów, trenerów, tak? Była taka możliwość? To jest też ciekawe, bo stricte na treningu przy Marcinie, w NBA nie byłem nigdy. Czemu? Ale wiesz co, tak wyszło. Nawet... A, myślałem, że zakaz jest, że nie może nigdy. Nie wiem. Tak, nie było takiej opcji nigdy. Wiesz, a ja też nie lubię być taki roszczeniowy, że Marcin weź mnie na trening, bo myślę, że gdyby była taka możliwość, to Marcin by sam wyszedł z taką inicjatywą, bo on jest taki, że po prostu chce pomóc, nie? Ale miałem okazję oglądać trening w ogóle z innej mańki, będąc w Londynie na meczu Filadelfii. Bo dzięki współpracy ze Spaldingiem, z Adelką, którą pozdrawiamy, Adela zaprosiła mnie na takie... Sports.pl można sobie kupić. Tak jest. Zaprosiła mnie na taką konferencję dotyczącą programu Junior NBA. No i tam się okazało, że był jeden z trenerów, który był wcześniej w Polsce na kampie. Bardzo fajna notabene konferencja. I ja mówię mu, słuchaj, jak jest tutaj coś, bo jestem tutaj przez 2 dni, w czym mogę pomóc, to daj znać. On mówi, no jest, ale to trzeba by być jutro o 7 rano na hali. Ja mówię, jestem jutro o 7 rano na hali, nie? No i w ten sposób miałem okazję być trenerem tam przed meczem Filadelfii na parkiecie NBA i zostałem sobie po tym, poszedłem do kibelka się przebrać, nie? I patrzę, wychodzę, wiesz, z toalety, patrzę się tutaj, ty, Embiid, nie? Simons, nie? Co tu się dzieje, nie? No, fajne to było. To było mega, mega. Trochę może sobie pluję w brodę, że wiesz, że wtedy nie byłem takim totalnym Januszem bezczelnym, że nie poszedłem tam i ty chodzisz zdjęcie, wiesz. Nawet nie chodzi o zdjęcie, ale o samo pogadanie w ogóle z ludźmi ze staffu czy coś. Aczkolwiek tak jak znam łaskawość najwyższego, jeszcze to coś to... czuję, że... No a kogo lubisz oglądać? Może jeszcze kiedyś. Kogo lubisz teraz grę oglądać? Drużyny i zawodnika? Masz jakiegoś, którego sprawia ci przyjemność oglądanie? Lubię Stefa bardzo. Lubię jego bezczelność i pewność siebie, bo wiem, wiesz, podglądam ich treningi indywidualne. Kojarzę zresztą, pojechałem do Berlina na konferencję trenerską. Byliśmy tam z Wojtkiem Zeidlerem, na której był trener indywidualny Karego, ale... No, nie doleciał. I finalnie go nie było, nie? To taki siwy... To jest gość Frazier, który pracuje w Golden State, on ale... jest tam, tak. Tak, a jest drugi gość, z którego on korzysta od lat jakby w off-season i też współpracują. On działa w Accelerate Basketball. A jak to jest właśnie? Czy taki Stephen Curry to bardziej on wymyśla coś
i ten trener mu to nakręca, czy to trener przychodzi i słuchaj, zróbmy to. Wiesz, to jest symbioza, nie? Jak masz takiego gościa na takim poziomie jak Curry, no to jego świadomość koszykarska jest też bardzo duża, natomiast no, ci goście są od tego, żeby też dostrzec coś, czego on nie widzi, bo nie oszukujmy się, że jak robisz coś cały czas, no to twoja odporność na zauważanie nowych rzeczy się zmniejsza. No tak. Natomiast jeśli ktoś potrafi spojrzeć na to z boku, może spojrzeć na to z boku, no to dużo łatwiej jest, nie? Oni bardzo dużo stosują, ja też staram się tego stosować, takiego overloadingu, czyli przebodźcowania mózgu, no bo jeśli jesteś w stanie wykonać jakąś czynność w dużym utrudnieniu, no to potem jak tego dużego utrudnienia nie będzie, to będzie to dla ciebie dużo, dużo, dużo łatwiejsze. Z tym trzeba uważać, bo czasami jest tak, że jeśli robisz tylko overloading, a nie wkładasz tego w stricte sytuację meczową, podjęcia decyzji w kontakcie i z żywym zawodnikiem, no to czasami może być takie, że kurde, po co ja to robię, nie? Czasami trenerzy, wiesz, po co te piłeczki tenisowe, po co te lampki tutaj jakieś, kurde, jakieś aplikacje, ty. Wiesz... A tak naprawdę to wszystko ma swój cel, ma swój konkretny cel. No ale ja wam mówię, bo ja się też wychowałem w takiej mentalności, a co to jest? I jednak im ta świadomość trzeba zmieniać, trzeba iść do przodu z duchem czasu. Wychodzę z założenia, słuchaj, ja wielokrotnie sam łapię się na tym, że coś, czego uczyłem 6 czy 4 czy ileś lat temu, teraz uczę zupełnie inaczej i myślę, że to jest najlepsze, co możesz zrobić dla zawodnika. Powiedz mu, stary, wtedy cię uczyłem źle. No dobra, a co, mój błąd, co jest ponadczasowe? Trafianie do kosza. No. Wiesz, to jest tak jak poprawna technika rzutu. Poprawna jest wtedy, jak piłka wpadnie do kosza, nie? I bardzo często jest tak, że wrzucam tam jakiś filmik, nie wiem, właśnie o technice. No i tam, wiesz, tu komentarze, o, bo tutaj nie trzeba tak, nie trzeba tak. Wiesz... I ja, zresztą tego ludzie nie dostrzegają, bo ja mówię za każdym razem, że to pomoże, natomiast nie jest to jedyny sposób. Wiesz, też nauczyłem się tego, że czasami ktoś ma, kurde, taki rzut, gdzie ten łokieć wbrew fizyce. No. Weronika Hip. Na przykład, wiesz, ona rzuca oburącz. Marcin Kortat rzucał oburącz. Nie mówię komu. No, ja aż tak nie. Z nad głowy, no to puścisz pana dam w klej. Masz, wiesz, obydwie ręce. No ale syczało z 5-6, dlatego wszystko. Dlatego o tym mówię, że skoro wpada, no to po co to zmieniać? No, to fajnie. Wiesz, i tu nie o to chodzi, żeby mówić, że skoro ja czy ktokolwiek inny mówi, że trzeba... Kiedyś na przykład mówiłem, że trzeba mieć nogi na prosto, nie? I bardziej wierzyłem w to, żeby piłka była troszeczkę bardziej po stronie ręki rzucającej, bo wtedy jest łatwiej włożyć łokieć pod. I to jest, w tym jest bardzo dużo racji, bo jakby w kontekście fizyki, koszykówka to jest, tak jak każdy inny sport, to jest bardzo dużo matematyki i fizyki, to jest najbardziej logiczne, bo rzucisz tak prosto. Tylko, że złapałem się na tym, że bardzo ciężko jest ze względu na urodę budowy ciała, na specyfikę budowy ciała. Niektórzy mają taką urodę, o, może tak, że zrobią tak, a niektórzy nie. Niektórzy mają naturalnie ten łokieć. I wtedy, jak łokieć ci odchodzi, to bardzo logiczne jest to, żeby przekrzywić te nogi, nie? I też się musiałem tego, wiesz, na tysiącach powtórzeń nauczyć. Dzisiaj sam lekko przekręcam nogi, bo widzę, że to jest łatwiejsze. Natomiast nie uważam, że jeżeli ktoś rzuca na prosto, to jest dobrze, nie? Mam jedną taką zawodniczkę, która rzuca centralnie na prosto, fantastycznie trafia, ale rzuca właśnie centralnie stąd, nie? Natomiast więcej osób będzie miało tendencję rzucania bardziej ze środka głowy niż centralnie z boku. To nie jest źle, dobrze. To jest to, co działa. Co działa dla ciebie. Wiem, że masz wielu, wielu podopiecznych. Maksym tak troszeczkę wybrnął od tego pytania, ale dużo, dużo zawodników, zawodniczek wypuściłeś gdzieś tam. Ja nie mówię, że to się nie mówi, że to jest mój sukces, ale rzeczywiście, że byli u ciebie, trenowali, nie wiem, są w Stanach, czy grają w lidze. Chciałbyś kogoś o kimś wspomnieć, czy wolałbyś tego nie robić? A wiesz, dlaczego Maksym wybrnął? Bo no, ma świadomość tego, że ludzie potraktują to jako chełpienie się, a to kompletnie nie jest naszą intencją. No dobra. Tak no mi się wydaje, tak? Kciuk w górę, w dół. Nie chciałem na przykład wspominać o zbyt młodych dzieciach, żeby nie pompować. Tak, kolana. Tak. Myślę, że nasza praca polega na tym, żeby cichutko dokładać i żeby znać swoje miejsce, bo wiesz, to jest łatwe, gdy ktoś rzuca tam trzy dychy.
Patrzcie. Mały nie? wychowanek. A tutaj zabawa polega na tym, i to znowu wspomnę. No dobra, no to jedno nazwisko wspomnę. Dobra, już dwa zaraz będą. No jest Weronika Hip, jest już Martynka tak starszych, Radzicka. No. Dziewczyny, które są w Stanach, obydwie dostały stypendia, z czego jestem kosmicznie dumny. Dziewczyny więcej, to już zauważyliśmy, że dziewczyn chyba więcej. Myślę, tam. Że dlatego, że dziewczyny mają taki większy... Nie mają problemu z tym, wiesz, facet zawsze będzie miał większe ego i jak to, że ja potrzebuję pomocy, ja potrzebuję jakiejś korepetycji? Ja wiążę to z tym, nie? Że proszenie o pomoc to już jest naprawdę bardzo dużo. To z każdym problemem, zwróć uwagę na jakiekolwiek problemy psychologiczne, jak duża część terapii to jest zrozumienie, że masz problem i poproszenie o pomoc, nie? Natomiast wracając do tych osób, fajnie, bo przykład Weroniki Hip. Coś, co ona powiedziała mi, jak już była tam w Stanach, powiedziała taką fajną rzecz, którą usłyszała w szatni, że na nią wszyscy mówią tam V, że V, ona jeszcze była w high school, teraz już jest na uczelni, ale to było jeszcze w high school, powiedziała tak jej trenerka, że V, my cię kochamy nie tylko wtedy, jak rzucasz 30, my cię kochamy dlatego, że jesteś częścią tej drużyny, jesteś super człowiekiem, nie? I ja myślę, że to jest też nasza misja, żeby tłumaczyć, ej, jak będziesz miał spieprzony mecz, ja dalej jestem dla ciebie i dalej cię kocham i dalej zależy mi na tobie, tak, nie? Tak, te relacje interpersonalne są bardzo ważne. W ogóle świadomość tego, żeby nie bać się komuś powiedzieć, że cię kocham, nie? To jest w ogóle, nie? Ale jak nie czujesz, to nie mówisz. Ile razy, Kamil, usłyszałeś od swojego trenera, że trener cię kocha? No, ja inne rzeczy słyszałem. Ale ich lubię dalej. Po czasie tych, co nawet coś tam, tak ich wszystkich lubię teraz. Wiesz, to jest w naszej kulturze, to jest zupełnie dziwne, nie? Że jak w ogóle komuś można coś takiego powiedzieć. Często ludzie w naszej szerokości geograficznej przez całe życie od mamy albo od taty nie usłyszą czegoś takiego. A moim zdaniem... potrzebujemy bardziej akceptować siebie. Potrzebujemy więcej jako ludzie w ogóle siebie, że ja akceptuję siebie ze swoimi wadami, wiem, że nie jestem doskonały, ale siebie kocham i koniec, kropka. Będę pracował nad wadami, ale z tym całym anturażem będę się kochał. Co za tym idzie, łatwiej mi jest zaakceptować innych. I powiedzieć im, że ej, jesteś wartościowy, czy ci wychodzi, czy nie. Pytanie takie też, o których wielu trenerów gdzieś tam mi potwierdziło, że tak jest, że dużym problemem wśród młodych zawodników są rodzice. Jest tak troszkę? No jest. No to dlaczego? Myślę, że z jednej strony wynika to ze względu na to, że nasi czy ich rodzice wychowywali się w czasach, kiedy było wszystkiego dużo mniej. I dzisiaj, chcąc teoretycznie dobrze, robią ogromną krzywdę dzieciom, bo wszystko podstawiają pod nos. Ja sam, będąc młodym rodzicem, moja córka ma 5 lat, strasznie staram się zwracać na to uwagę, z różnym skutkiem, raz mi to lepiej, raz gorzej wychodzi. Natomiast my wszyscy uczymy się bycia rodzicem. Nawet jak ktoś ma 3 dzieci czy 5, to też dalej się jednak ciągle uczy tego bycia rodzicem, tak mi się wydaje. No i chcą zapewnić jak najwięcej, ale oduczają samodzielności. To jest trochę problem. Często są tak bardzo kochają i tak bardzo widzą to swoje dziecko idealne, że zakrzywiają po prostu obiektywną opinię. No nie widzą tego, że dziecko uprawia sport zespołowy i takich dzieci jest oprócz jednego jeszcze 11 w drużynie, a trener no musi jakoś podzielić ten czas gry. No jest wiele takich historii, no zresztą wiesz, moja praca, myślę, że Maksym to samo powie, to często są po prostu też długie rozmowy, raz, że z zawodnikiem, to oczywiście, poza treningiem, ale z rodzicami też, to jest, śmieje się, wychowywanie rodziców. Ja Maksymowi też mówiłem, że bywało też tak, że jak nie rzuciłem 10 punktów, to mówiłem, że rzuciłem te 10 punktów. W domu? Tak, w domu. Okay. Jakby to ojciec nie robił jakiejś tam super chorej presji, ale zawsze to było tak, gdzieś to tam... No to jest bardzo... Z drugiej strony powiem ci, że mnie to też troszeczkę nakręcało w drugą stronę, nie? Że ja za każdym razem chciałem udowodnić, wrócić na chatę, a rzuciłem. Bo oczywiście, że nie na wszystkich działają te same metody, co zresztą powiedzieliśmy wcześniej, że nie wszyscy tak samo grają, tak samo nie na wszystkich działają te same metody. Na jednego, wiesz, jak poznajesz człowieka, na jednego nahukasz i będzie to działało. No w Polsce trenerzy myślą, że na wszystkich to działa. Ale wiadomo, że uogólniam teraz. A ktoś, jeśli będzie przesadzał i tylko chwalił, też będzie
też będzie to miało ograniczony efekt, bardzo ograniczony efekt, bo są tacy, którym musisz powiedzieć, nie masz psychy, nie zrobisz tego, no, kurde, nie trafisz mi trójki. Się tak otwieramy, to ja na przykład, no rodzice tam wojowali w domu często, mm-hmm. awantury, dużo krzyków było, jak trener na mnie, już później byłem starszy, krzyczał na mnie. Nie robiło to na ciebie wrażenia? Nie, to nawet nie, ale agresję we mnie. Aha, okay. W drugą stronę, już miałem wybuchnę, nie? Mm-hmm, tylko, że ta mm-hmm. motywacja do gry w kosze mnie nakrycała, że wiesz, jednak koszykówkę bardziej kochałem niż to, co on robił i to było takie, że chodzi mi o to, że nie wiemy, co ludzie w domu mają i możemy skrzywdzić kogoś bardzo otóż mocno. Otóż to, nie? I teraz poznanie tego backgroundu, poznanie tego, z czego wychodzi dana osoba, no jest kluczowe. Dlatego też mówię właśnie, że wiesz, że rozmawianie z rodzicami często daje bardzo dużo. Mam tę świadomość, że w pracy indywidualnej mamy ten komfort, że mamy jednego gościa, nie? Ale no to jest coś, do czego gdzieś tam trzeba dążyć w idealnym świecie. Co cię denerwuje? Podejściu, nie wiem, młodych, starych. Coś ci przeszkadza? Szukanie dziury w całym. Okay. Szukanie dziury w całym. Chuja koncentracja. Koncentracja na tym, co. Wytniesz to. No. Koncentracja na niedoskonałościach zamiast koncentracja na tym, co wychodzi. Robienie pretensji. O, to mnie strasznie wnerwia. Wiesz, jak zawodnik nie trafia do kosza, to on sam jest zły na siebie. A jak jeszcze trener mówi, po co rzucasz? Tego chyba coraz już mniej jest. No, tak mi się wydaje, jak patrzę, obserwuję. Jest mniej na pewno, ale tego, czego mi brakuje, to że my trenerzy bardzo mało trenujemy swoich reakcji, a powinniśmy to robić. Tak? Tak. A to ciekawe. A jak to się powinno robić? Stary. A ustawiasz sobie kamerę na przykład tylko, żeby nagrywała ciebie na meczu. Ale abstrahując od tego, pomijając fakt w ogóle. Pomijając fakt, że z lustro, nie? Body language. Trzeba gdzieś przejść tą, wiesz, barierę w głowie. Strasznie fajnie się gada, czas leci. Ale tu tak. Ale już muszę iść, to sobie zostaniesz. Żelazko wyłączone zostawiłem. Kurde, szkolenia robisz, kliniki, Kacpa Challenge. Coś jeszcze możesz o tym opowiedzieć? Kliniki, a Kacpa Challenge to się wiąże razem? Czy to jest są dwie różne rzeczy. Kliniki to są obozy koszkarskie, to tak sobie to nazywamy, no. Klinika koszkarska, a Kacpa Challenge to jest formuła rywalizacji bezkontaktowej w sporcie kontaktowym i formuła rywalizacji indywidualnej w sporcie zespołowym. Czyli wymyśliłem challenge, wiesz dlaczego? Czemu? Bo sam robiąc streetbole przez wiele lat i grając w tych streetbolach, lałem ludzi po mordach albo ktoś lał mnie po mordzie i było mi wstyd. No ale co, gościu ci wie, rendłana zrobił, go wpysialałeś od razu, czy co? Może przemilczmy ten fakt, bo to nie ma, wiesz, nie ma powodu do bycia dumnym, nie? No wiesz, no bywałem agresywny, nie? Ale i do czego dążę? Dlaczego to opowiadam? Bo wiedziałem, że chcąc promować koszykówkę przez tą agresję wynikającą z kontaktowości, no robię coś odwrotnego, bo robię sobie siarę i było mi zawsze potem strasznie głupio, nie? Mhm. I myślałem, jak pokazać koszykówkę w sposób rywalizacji, ale taki, żeby wyciąć motyw rzucania mięsem i bicia się. No i udało się wymyślić Kacpa Challenge. No jestem z tego mega dumny, bo tak jak patrzyłem, to ja nie widziałem, a szukałem gdzieś na świecie czegoś takiego. To weź opowiedz jakiś przykład takiego. No nie, masz 10 stacji, nie? No. Zależnie, czasami jest 8, nieważne. Dostosowujemy się do eventu, nie? No i na każdej stacji masz jedno zadanie, które możesz wykonywać w sposób taki, że przyjdzie ci babcia 56 lat albo 63, bo takich mamy uczestników czasami. Mamy dzieci 8-letnio i ludzi dorosłych. I które ta babcia czy ten pan dziadek będzie wykonywała z radością, żeby po prostu w jakiś sposób zaliczyć te stacje. Oczywiście dostanie tyle punktów, bo tu chodzi, to jest rywalizacja, więc za każde powtórzenie dostajesz punkty, a przyjdzie ci zawodowiec i będzie wykonywał tę samą rzecz, ale w sposób utrudniony. Dajmy na to. Masz kozłowanie z piłką tenisową, nie? No i najprostsza rzecz jest taka, że tam kozłujesz i tylko sobie zmieniasz z ręki do ręki, nie? No i to jest na tyle łatwe, że to nawet małe dziecko w sumie zrobi, więc za 5 takich powtórzeń dopiero masz jeden punkt. No ale jak zrobisz na przykład kozłujesz, podrzucisz, zrobisz pod nogą za plecami i złapiesz piłkę i dalej będziesz kozłował, no to za jedno takie już masz 5 punktów. Kumasz. Więc zawodowiec będzie się dobrze bawił i względnie totalny amator. Kiedyś, bo challenge do tej pory chyba udało nam się zrobić 17
jako tako, ale udało się też zrobić chyba przeszło 20 pod nazwą Szkolny Basket ze Stowarzyszeniem Tref Pomorze, z Trefem Sopot, mówiąc najprościej. Tylko po prostu miało to inną nazwę, bo musiało. Nie? I tam często byli gracze Trefla, nie? Właściwie za każdym razem. Super w ogóle współpraca z Treflem, jestem z tego bardzo zadowolony. I na jednej stacji był dzisiaj już trener, a wtedy jeszcze zawodnik, gracz. Stefan. I oczywiście, ale Stefan, trener Marcin Stefański, ma, wiesz, fajnie, bo ma duży dystans, no daliśmy go na, wiesz, na piłkę tenisową, a on oczywiście z radością to przyjął i no, komedia była, jak, wiesz, kosz uwagi z piłką tenisową, ale dla niego to też była zabawa i to jest super, że miał ten dystans, wiesz, bo wiele osób by poszło w drugą stronę, że, wiesz, naobrażałoby, że to wszystko jest bez sensu i w ogóle nie miałoby z tego zabawy, nie? No i masz takie różne stacje, na każdej masz punkty zdobywasz, no i zwycięzca staramy się zawsze zrobić takie bogate nagrody, żeby to było spokojne. Zaraz mamy konkurs, ale też to jest taki punkt programu Muza na Basket. Robimy playlistę taką basketową. Piosenka, która cię nakręca. Nie wiem, przed treningiem, przed meczem, przed gierką. Kurde, strasznie dużo tego jest. Dawaj, jeden tytuł. Jeden tytuł. Wiesz co, ostatnio strasznie katuję. No. Może nie tyle, co stricte na basket, ale mnie w ogóle nakręca. Jest taki program na YouTubie, Carpool Karaoke. Z Jamesem Cordenem, to jest taki... Musi być na Spotify'u ta piosenka. Kurde, ale ta piosenka jest na Spotify'u, bo on zaprasza różnych artystów. Okay. I tam uwielbiam sobie puścić taki z Kanye Westem odcinek, jak oni są w samolocie, bo generalnie Carpool Karaoke polega na tym, że artysta siedzi obok i on śpiewa z nim piosenki jakieś różne w aucie. Polecam ci, bo to jest fantastyczne. No. I w ogóle chciałbym tak bardzo zerżnąć ten patent i nawet myślałem, żeby dzisiaj nagrać z tobą. Kurde, mol, siadamy do fury, jedziesz, dawaj. Ale, a Kanye West ze względu na to przez pewien czas, teraz już chyba nie, ale koncertował z takim chórem kościelnym, to wpakowali ich do samolotu. I chór gospel stary, no to jest coś fantastycznego, daje mi to mega energię i no ciary. Tak? Ale to polecałbyś na dwór puścić? Na beton? Na to dwór jest jakiś... nie, ale na polu tak. Dobra, czy na jak na polu tak, to dobrze. O, kiedy ostatni raz do kosza rzucałeś? No już dzisiaj. Ja w końcu jesteśmy? Do tej piosenki, bo ja już dupiałem. Już tak było. Jesteśmy? To nazwa tej piosenki. No, kurde, tam jest... Dobra, no to jak jeden kawałek... No. To ci powiem, jak skończę rzucać, muszę pomyśleć. No dawaj. Jestem? Dawaj, na stojąco. Mogę na stojaka? No nie, musisz. A, muszę, kurde. Pięć prawą, pięć lewą. Ten. A mogę tak trzymać i wykończyć jak sekcję? Chcesz, możesz... Mogę. Słuchaj, no przecież... Bum. Ale trafiłem w tą czerwoną piłkę. Pierwsza obręcz. 0-2. A weź mi coś mów, jak to rzucać. Trzy. Co? Przymierz, kurde. Przymierz, traf coś. Nogi niżej, trenerze. Dobrze. Palce, kciuk szeroko. Patrz. Aj, kurde, ale dobrze leciało. Tyle, to punkt powinno być. 4. 5, lewa. Bum. Już koniec, ty. Bum. Pójdzie na zero, pójdzie całkiem na zero. Uwierz siebie, czas. Ej, ale czas. To wiesz, jak nie doleciało, jak nie doleciało. Czas. Ej, weź. Trenerze Maksym. Przesuń to, chłopie. Nie, fajnie jest, ja się cieszę. Take a deep breath. Ja lubię być nieudacznikiem. Jezus, grandma prawie wpadła. Ostatni? Jezus, aż mi kurde rękawiczki zabrakło teraz. Zero. Pięć. Co jest? Mam zero. Zero pięć? Tak. Czekaj, bo... Masz, co się dzieje? Może o tabelę. Kaspa zawsze siada na obręczy. Ja nigdy nie usiadłem, w sobie siedzę. Poczekaj, ale czy ja tak... też twarz? To moja. Kamila. Tylko ty byłem mówię, trochę chudszy i młodszy. To jest młody Hasan? Jezus Maria, zawsze chciałem tak usiąść jak ty na obręczy. Jest. Aaaa! Misio! Zaliczone powinny. Nic. Tak jest. Ale jestem przeszczęśliwy, bo już jest 13. No pobiłeś rekord. Kim ale... jesteś? Jesteś zwycięzcą! Ale to ale się nie, wydaje smart, prostsze, nie? To się wydaje prostsze. Jak ja też jak oglądałem, mówię nie, niemożliwe. Ty, ale nie są, daj, no muszę chociaż raz trafić, już poza konkursem. Ale to jest naprawdę... To może po poczekaj. Oleja pan. 2 godziny później. Ale jaja, daj mi to, no przecież nie wyjadę stąd. Wiesz, że 3 niecelne z rzędu to już rozrzutnik gówna jest? Shitty dispenser, jak młodzi rzucają, rozrzutnik gówna się załączył. Powiem ci, że jestem bardzo zadowolony. Jestem naprawdę zadowolony, że ale mam zero, bo ostatnie... mam nad czym pracować. Kiedyś mi się, nie wiem, kto mi to powiedział, ale zawsze przed
zejście, nie wiem, z treningu, czy skończyć, oczywiście. Musi być celny rzut. Jak widzę, że młody jakiś nie trafia, od razu wracaj tam. Albo, o, bardzo słusznie. Albo ostatni rzut, nie wiem, przed tym konkursem z połowy. Aha. Weź dwutaktem to skończ chociaż. Nie, tak, biegnie tak, z połowy i wraca, nie, do zbióreczki. Kacpa, przyjedziesz jeszcze na jakiś odcinek, bo naprawdę jest o czym mówić. Będę miał do ciebie prośbę, żebyś na pytania na Facebooku odpowiedział sam, tak jak zrobił to Maksym, ale zadam ci z Insta pytanka. Mhm. Także uwaga, Magic Airball, skąd masz tyle energii? Wiesz co, no jestem osobą wierzącą i staram się gdzieś tam rozwijać swoją relację z Bogiem. Natomiast przeważnie jest tak, że jak ludzie słyszą o wierze, to mają w głowie Kościół, Kościół, Kościół. Ja jestem raczej mało religijną osobą. Nie? Więc wiara jest dla mnie ważna, ale nie w taki sposób, w jaki kulturowo tutaj jesteśmy nauczeni. Okay. Więc no, myślę, że dużo zawdzięczam po prostu Bogu. Piotr 181972. Czy trzeba umyć stopy? Nie wiem, o co chodzi. Wiesz, co chodzi? Trzeba. Chodzi o to, że ostatnio robiliśmy taki basket test dla Fundacji Moniki Pyrek. No i tam były różne odpowiedzi. Mhm. Trzeba było wybrać. No i chodziło o to, jakie mają być stopy tam w jakimś tam układzie. No nie chcę jakby mówić całego pytania, no ale jedną z odpowiedzi było umyte. No i trzeba umyć stopy. Piotr Kieplin, jak można cały czas się uśmiechać? No, ja nie uśmiecham się cały czas. Ja mam mnóstwo momentów, kiedy jestem zamulony, smutny. Staram się uśmiechać jak najczęściej, bo chcę być szczęśliwy, bo decyduję się na bycie szczęśliwym. I mam mnóstwo trudnych momentów w życiu, mam mnóstwo jakichś tam porażek, jakichś tam problemów, tylko staram się na nich nie koncentrować. Okay. A też staram się tak bardziej przeżywać smutek na swoje sposoby, wtedy, kiedy wiem, że nikogo nie będę obarczał swoim smutkiem, albo będę obarczał te osoby, które wiem, że... Czy nie jesteś wampirem energetycznym? No staram się bardzo być dawcą, niż, wiesz, tylko wysysaczem, nie? Natalia Wiktoria Danych. Czy chciałbyś prowadzić drużynę w rozgrywkach? Jeśli tak, to jaką? Dzieci, młodzież, dziewczyny, chłopcy? Myślę, że... Mówiłeś już. Na ten moment lepiej będzie, jak zostanę przy pracy indywidualnej. Nie wykluczam tego, aczkolwiek wtedy chciałbym mieć ten komfort, co pewnie jest w ogóle marzeniem, być może trudnym do zrealizowania, ale mieć ten komfort, żeby dobrać sobie taki sztab, że będę wiedział, że będę mógł się zająć tylko tym. Okay. Bo jedną tylko rzecz jeszcze o tym powiem, bo na przykład, wiesz, jako gość od pracy indywidualnej prowadzę szkolenia Przepis na drużynę, dotyczącą tego, jak budować relacje w drużynie i jak w ogóle rytuały drużynowe, tego typu rzeczy. Jestem bardzo dumny z tego szkolenia, bo jeszcze przed COVID-em wielu nauczycieli i trenerów, nie tylko z koszykówki, bo również z innych grup, innych sportów drużynowych wzięło z nim udział i po prostu byli zadowoleni. I mam na to swoje sprawdzone patenty. Natomiast wiem, że teraz jestem tak skoncentrowany na pracy indywidualnej, że chyba po prostu dużo lepiej to zrobię. No ale wiesz, wiążąc się z jakimś klubem, nie wiem, czy tak by było, ale musiałbyś się prawdopodobnie tylko z tym klubem, no jakby, no jesteś... No właśnie, wiesz, zależy na jakbyś jakiej... się dogadał, nie? Otóż to, bo na przykład jako osoba pracująca indywidualnie z zawodnikami, moim zdaniem to jest kwestia otwarta, że oczywiście kwestia dogadania się, nie? Bo ja, tak jak kiedyś ktoś miał do mnie pretensje, że tam pracuję z jakimś innym klubem, ja mówię... No ale gościu, to zapłać mi za wyłączność. No właśnie, na wyłączność, no to rzeczywiście off-season to rozumiem, ale tak to za wyłączność trzeba zapłacić. Nie? Ludzie lubią sobie przywłaszczać innych. Jedziemy dalej. Camors Customs. Jak oceniasz jakość szkolenia młodzieży w Polsce? Jest coraz lepsza, natomiast mamy nad czym pracować. 16 Szymon. Co sądzisz o Jeremim Sochanie i czy ma szansę w NBA na grę w pierwszej piątce jakiejś drużyny? Oj, to... Wiesz, najpierw, żeby dostał się do NBA, po pierwsze, no wiąże z nim ogromne nadzieje, ale też z Igorem Iliczem Juniorem, który razem z nim gra w Ulm, z którym miałem okazję pracować indywidualnie, jesteśmy w jakimś tam kontakcie, super, obydwoje, no widać, że kurde, jarają się basketem, to mnie strasznie cieszy, bo jest wielu takich, wiesz, w koszykówce wyrobników, którzy...
stosunkowo młodym wieku już traktują tylko jako pracę, a w nich widzę... Pasję. W nich widzę pasję. Wiesz, być może widzę tylko to, co powinienem widzieć, bo czasami tak jest, aczkolwiek widzę w nich pasję. No, Igora miałem okazję poznać osobiście i widziałem w nim pasję i to mnie mega cieszy. Bardzo, bardzo trzymam za nich kciuki i uważam, że jeden i drugi mogą zajść wysoko, bo mają super etykę pracy. A jest trochę tak, że jednak... do tego NBA to trafiali zawodnicy, chociaż Czarek Trybański popraw mnie, ale że za granicą jednak gdzieś tam się kształcili jako zawodnicy. Maciek był za granicą. Czarek, jeśli mnie pamięć nie myli. Skąd on ruszył? Marcin z Niemiec. Tak. No Marcin z Niemiec, z Kolonii, tak. Ale Czarek, jeśli mnie pamięć nie myli, to z Polski. Z Polski, nie? No Czarek, chyba tak, nie? Chyba jedyny, bo Maciek, wiesz... No bo Jeremy co? Też, no... Niemcy, Maciek Lampę, teraz mówię o Maciu Lampę, żeby, no. No, bo mamy trzech Polaków, prawda? Mieliśmy trzech Polaków, no to Maciek Lampę ze Szwecji, a Czarek chyba rzeczywiście, jak mnie pamięć nie myli, z Polski. Polski, no, no to rzeczywiście jest taki wyjątek. Mm-hmm. No ale Jeremy też wychowany bardziej poza granicami naszego. Oby to się zmieniło. Jedziemy dalej. Kuba Baran 11. Zapytaj Kacpra, czy pamięta pewnego chłopaka, który filozofował. Pozdrawiam. Pamiętam tysiące takich chłopaków. A co jest coś, właśnie, bo to jest takie pewnie, jest coś denerwującego w tych filozofujących chłopakach, jakiś tekst taki masz, który... Wiesz co, ja nade wszystko widzę w nich siebie, bo ja też byłem młody i myślałem, że dużo wiem, nie? A teraz jestem troszkę starszy i wiem, jak wiele nie wiem. Czyli słuchać młodzieży. Tak, że nade wszystko, wiesz, no staram się przede wszystkim nie skreślisz takiego dzieciaka, tylko właśnie skoncentrować się na tym, że też ma jaja, żeby filozofować. Wiesz, o co chodzi? No bo to trzeba odwagi. Czasami to jest, wiesz, to wynika z braku wychowania, z braku świadomości i tak dalej, ale w tym wszystkim też jest jakiś charakter, a nie oszukujmy się, że w sporcie sukcesy przede wszystkim odnoszą charakterni goście, no, i gościówy. No tak, tak. Mag23. Ulubiony żużlowiec jest taki? O kurczę. Jest ich paru, bo ja się trochę na żużlu wychowałem, wiesz, mój tata jest wielkim fanem żużla, mój brat jest wielkim fanem żużla, w ogóle ostatnio fajna historia, Ryan Tangate w tym momencie jest moim ulubionym żużlowcem, bo go poznałem i mega, jest fantastycznym człowiekiem, w ogóle Wigilia albo pierwszy dzień świąt, mój tata jako wielki fan żużla, Ryan coś rzucił tam na Instastory, i ja mu wysłałem, bo mój tata, wiesz, jest posiadaczem karnetu unitarnów, no, mieszkając w Krakowie, jeździ na mecze, teraz wiadomo, przez COVID, nie? I wysłałem mu zdjęcie taty z tym. I Roan dzwoni na wideo, nie? I mówi, ojciec, gadaj, nie? I mój tata w takim szoku, wiesz, że gość... To jest super, no ja wiem, jak... Co dla mnie znaczy, nawet teraz, jak jestem dorosłym gościem, mam 33 lata jeszcze i poznaję ludzi, którzy mi imponują za każdym razem, chociaż już jestem w jakiś sposób do tego przyzwyczajony, to za każdym razem się tym jaram, to wiem, co to dla mojego taty znaczyło i no, super. To pozdrawiamy. Tadeo, tak jest. Grabowski Roland, czy byłbyś w stanie połączyć siły z Arturem Packiem i stworzyć wielki projekt koszykarski? Ja jestem mega otwarty, bardzo chętnie. Nawet ciekawe jest to, że Andrzej Urban, który pracuje tam z Arturem jako asystent trenera Milicicza, jak... wychodziłem z pracy w szkole 113, to jakby zaproponowałem dyrekcji, bo tak się mi życie ułożyło, że już jakby logistycznie nie mogłem tamten, więc zaproponowałem właśnie Andrzeja Urbana i on przez jakiś czas tam przejął tę pracę. Byłoby super. Byłoby super. Uważam Artura za fantastycznego specjalistę w kontekście pracy nad przygotowaniem fizycznym, motorycznym, nad zapobieganiem kontuzji. Nad czym często ludzie myślą, że ja się zajmuję tym, a ja się tym nie zajmuję. Raczej właśnie odsyłam do specjalistów i niejednokrotnie polecałem Artura jako wybitnego specjalistę. Grabowski Roland, ta sama osoba. Kolejny gracz KNBA Studio Hanasa. Co to jest KNBA? KNBA to jest liga amatorska w Krakowie, której notabene Adam Silverem ligi jest Adam Lachowicz, czyli mój brat. Tak? Tak. Tam jest, wiesz, no mnóstwo takich zawodników ale grasz ciekawych. Tam, czy nie? Już wiele lat. Wiesz, że teraz nie mieszkam w Krakowie, nie? Przede wszystkim. No tak. Roland jest w ogóle świetny gość. Roland Grabowski, naprawdę chłopak z super szybkim pierwszym krokiem, z dobrym koziołkiem. Potrafi dać z góry. No, Roland kawał ale gracza. Ale dał 50 zł, że zostaniesz liderem kamilowskiego konkursu. I poszło! Poszło! Pyta też Bychawski, czy versus Kasperzec.
Jeden na jeden z coachem Kasperem. Bychawski versus Kasperzec, nie mam pojęcia. Aha, Bychawski. Chodzi o trenera Wojtka Bychawskiego i trenera Łukasza Kasperca. No jeśli mam pośród tych dwóch wybrać, to zdecydowanie trener Kasperzec. Z całym szacunkiem dla trenera Bychawskiego. Piotrek Rękiel pyta, kiedy przeprowadzka nad morze? Nie on jeden. Ciągle czekam na konkretną propozycję. Magic Herbal pyta, co robisz podczas pandemii, jak wszystko zamknięte? Staram się szukać rozwiązań. Co robić? Okej. Okay. Trenować jak najwięcej na świeżym powietrzu, uciekając przed policją. Czy to będzie namawianie do rebelii, tak? Myślę, że dużo daje z takich rzeczy, do których nie potrzeba hali. Też analiza wideo, nie? To jest taka rzecz, której wiadomo, że w pewnym momencie już osiągasz sufit w tym wszystkim, ale warto. A Borowski, czy trenerzy młodzieżowi w Polsce ich praca jest szanowana? Myślę, że jest zdecydowanie niedoceniana. Bardzo niedoceniana. Nie widzi się tego, że to nie są osoby, które tylko i wyłącznie uczą koszkówki. To są osoby, które wychowują młodych ludzi. Oprócz tego muszą, tak jak już mówiłem wcześniej, być menadżerami drużyn, muszą szukać sponsorów. No i niestety za bardzo niegodziwe pieniądze i wnerwia mnie to strasznie. Arkadiusz Dziedzic. Budzi to frustrację tych osób, a chociażby, nawet tak może egoistycznie powiem, ale o sobie, jeśli teraz jest młody człowiek grający w drużynie u trenera, który jest sfrustrowany tym, że nie zarabia tyle, może inaczej, jego praca nie jest doceniona, no to zawsze trudniej będzie się dogadać z mojej perspektywy trenera indywidualnego z trenerem, który jest sfrustrowany, a z trenerem, który jest po prostu doceniony. Arkadiusz Dziedzic pyta, czy idziesz jak? To chyba do Sitka nawiązanie. Idę jak król. PSTROP 23. Pytanie z typu ostrych. Czy jest konflikt między Michałem? A Marcelem Ponitką? Na pewno nie ma. Bo Michała nie ma. Czyli tak to utniemy, nie? A Mateuszem? A Marcelem? O co tam chodzi? No ostatnio poszli ostro na mecz. Wiesz o co chodzi? To jest ich sprawa. I moim zdaniem... Ja wiem, że ludzie uwielbiają takie historie i emocjonalnie. Uwielbiają, no to jest ich. Sami sobie wyjaśnią. Otóż to. Wyjaśniają na boisku teraz ostatnio, ale to powiem ci, kurde. Z Marcelem w ogóle miałem okazję kiedyś pracować, jak był jeszcze małym chłopakiem. Potem troszkę mieliśmy okazję pracować przy okazji kampu Marcina Gortata i zawsze, no tak jak ty, przed kampami też trenowaliśmy. Super gość. Bardzo, bardzo go podziwiam. Pamiętam, 16 lat przyszedł na trening tam do Zielonej Góry, to wyglądał jak kurde, senior, wiesz, taki przygotowani wszyscy, no. Nie? Natomiast z Mateuszem kiedyś tylko tam ze dwa razy cześć, nigdy okay. Nie miałem okazji jakiejś nawiązać bliższej relacji. Satonator 24, Kacpa Byku, pamiętaj, powoli mijaj Kalisz. Jak wspominasz mecz gwiazd w Kaliszu? Przeczytaj to szybko. Kacpa Byku, pamiętaj, powoli mijaj Kalisz. Powoli mijaj Kalisz. Powoli mi? Złapałeś mnie! To jest twój żart? No nie, no to jest, wiesz, stare hasełko. A to jest nie? Tulis Manore jeszcze. Krakre mija i mos mija a ja nostre. O, to widzisz, to czegoś się nauczę. Bardzo się cieszę. A jak wspominam? Fantastycznie wspominam, bo jeszcze ten mecz gwiazd. Launa Mur. Ale który mur? No, Launa, ten tam z tyłu, za stadionem. Oblany stadion. Mecz gwiazd w Kaliszu wspominam fantastycznie. Notabene streetball w Kaliszu to był pierwszy streetball, który poprowadziłem poza Krakowem, bo wtedy już miałem gdzieś tam parę turniejów i to było takie fajne, przełomowe. O, odpowiadając na twoje wcześniejsze pytanie, to było fajne, przełomowe, bo to było pierwszy raz, gdzie mnie gdzieś zaproszono poza Kraków i mi parę złotych za to zapłacono. Natomiast ten mecz gwiazd w Kaliszu był o tyle fajny, że zaproszono do konkursu wsadów zwycięzcę konkursu amatorów, Łukasza Biednego, który wygrał konkurs sadów. Tutaj ten wątek dunkerski to w ogóle jest na osobny odcinek, bo wspominałem, jak byłeś w toalecie, bo nie wiem, czy wiecie, Launamour. Ale on Launamour w trakcie tego nagrania. To był chyba francuski koszykarz, Launamour, czy holenderski. Serio? No, Launamour. Miałem okazję, mega zaszczyt pracować z takimi gośćmi jak na przykład Kadur Ziani, legenda wsadu. W ogóle to jest niesamowite, że człowiek, którego podziwiałem, wiesz, w internecie, pewnego dnia stanął w drzwiach mojego domu i mieszkał u mnie
na chacie 2 tygodnie. Gość, który do tej pory ma rekord Guinnessa, jeśli chodzi o wyskok, 156 centymetrów, nie? Ale też miałem okazję pracować z Guyem Dupuy, gościem, który teraz nadal jest jednym z najlepszych dunkerów na świecie, pomijając fakt, że Lipek i Grabo są w topie topów. No i mogę się szczycić takim faktem, że bo fotografia też jest moją pasją i uwielbiam robić zdjęcia, to jest taka moja poboczna pasja, że prawdopodobnie jestem jedynym człowiekiem na świecie, który wykonał fotografię Guya Dupuy, czyli legendy wsadów. No polecam, jak nie kojarzysz, to polecam, bo to jest gość, który jako pierwszy na świecie przeskoczył auto, przekładając piłkę pod nogą. Zrobił to w Polsce w 2011 roku w Gdyni. Zobaczymy. A ja jestem prawdopodobnie jedynym człowiekiem na świecie, który wykonał zdjęcie Guya Dupuy z Ryśkiem Peją. Na imprezie gdzieś, czy co? Tak, byliśmy na 40 urodzinach Ryszarda. No takich wątków raperskich też jest trochę w moim życiu. No nie, no mnóstwo, ja bym to pociągnął. Przyjedziesz jeszcze raz. Z przyjemnością. Jeszcze mamy kilka pytań. Klaudia Niedźwiecka pyta, jak myślisz, czemu trenerzy w PLK lub PLK nawet nie chcą współpracować z tobą? Ja wiem, że męczą trzeba cię. Trzeba ich zapytać, no. Trzeba ich zapytać. Dobra. Ja myślę, z mojej perspektywy, mi się wydaje, że do końca nie wiedzą, czym ja się zajmuję po prostu. Okay. Karol Śliwa. Czy Michael Jordan jest szczęśliwy? Kacpa będzie wiedział, o co chodzi. Myślę, że jest bardzo szczęśliwy, jak Karol zadaje mu pytanie w taki sposób, jak zadał mu wtedy. Pięknie. Co dumny byłem, że Polak zadał pytanie. Ja bym nie był w stanie bardzo po polsku zadać pytania. Bardzo. Karol w ogóle fantastyczny człowiek. Niesamowicie inspirujący człowiek i nie wiem, czy się poznaliście kiedyś? Rozmawiałem z nim właśnie, nawet chciałem go zaprosić na taką rozmówkę. Właśnie po tym, jak no bo to go też tak, no, on, ja go tak, no, nie znałem aż tak bardzo, ale to, no, wiadomo, poszło szeroko. No i chciałem właśnie z nim o tym porozmawiać, także pozdrawiam go, może się kiedyś uda. No, fantastyczny gość, naprawdę, tu go posłać, koniecznie. Jejku, MJ, ale kiedyś mama Michaela Jordana promowała książkę, tak była we Wrocławiu, tak pamiętam. Tak było. Seba Basket, co sądzisz na temat ostatniej gównoburzy po słowach Marcina Gortata o nagrodzie dla Lewego? Bo Marcin gdzieś tam się odnosił tak, do tego. Tak, no odnosił się, wiesz, w ogóle nie czuję się w... Nienawidzę krytykować ludzi. Nienawidzę. Moim zdaniem, że w ogóle bez sensu jest poruszać takie wątki. Jeśli Marcin by, czego oczywiście nie robi, ale gdyby zadzwonił do mnie przed wrzuceniem tego tweeta czy czegoś i powiedział, ty jak myślisz, wrzucać czy nie wrzucać, to bym powiedział... Jak chcesz rzucić, to troszkę lepiej ubierz to w słowa. Natomiast no, mnie to wnerwia, że się właśnie robi takie gównoburze z rzeczy bezsensownych i szuka się, tak dobiera się trochę taką tezę. Jego też wyciągają, wiesz, tak, parę słów oczywiście, podkręcają. No, a Marcin wie, że Marcin czasami lubi coś powiedzieć w taki sposób bardzo prosto z mostu, wiadomo, i jest to czasem źle odbierane. No tak jak na przykład... ale nie będę tego mówił. A to jest, wiesz, no... Panie Adamie, ile rozmawiamy? 7 godzin, 24 minuty. To będzie rekord? 2:20. No panie! Plus Rady Chyrzy 3 godziny, potem powiedzą, ale długi odcinek. Kurde, te pytania poprosiłbym, jakbyś mógł z szacunku dla tych ludzi odpisać im. Spotkamy się jeszcze raz na pewno. Z przyjemnością ogromną. Nie wiem, czy coś chciałem cię jeszcze zapytać. Dziękuję ci bardzo, że przyjechałeś. Co będziesz dzisiaj robił jeszcze? To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. No, we Wrocławiu. Co wiesz, we Wrocławiu robisz? No, spotkam moich przyjaciół. Zróbcie szybko na Insta live'a, że robicie trening na tym, na dworze. I policja znowu z wojskiem przyjadł, ty. No ja też, no, jestem. Fajnie, jestem. Dziękuję ci bardzo za przybycie. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I co? I koniec, nie? Panie Adamie, szlus. Szlus.